Herbert George Wells, wehikuł czasu, rozdział pierwszy. Podróżnik w czasie, tak bowiem wypada go nazwać, wyjaśniał nam oto pewien niezwykły problem. Jego szare, lśniące oczy błyszczały, a twarz, blada, zazwyczaj ożywiła się jasnym rumieńcem. Ogień na kominku palił się jasno, a łagodne światło srebrnych lamp w kształcie linii odbijało się w perełkach napoju musującego w szklankach. Fotele wykonane według projektu gospodarza, miast stanowić po prostu wygodne siedzenie, obejmowały nas i tuliły. Panowała tu atmosfera poobiedniego błogostanu, kiedy to myśli biegną z pewnym wdziękiem, wolne od więzów ścisłości. Tak też biegły i jego myśli w ciągu wykładu, którego kolejne punkty podkreślał niejako cienkim, wskazującym palcem, podczas gdyśmy siedzieli i niezwykle podziwiali jego gorące przejęcie się tym, jakieśmy sądzili, nowym paradoksem i niezwykłe bogactwo jego umysłu. Zważcie dobrze, mówił. Zmuszony bowiem będę przeciwstawić się pewnym powszechnie uznanym pojęciom. Geometria, na przykład, której uczyliście się w szkołach, jest oparta na błędnym założeniu. Czy nie jest to zagadnienie zbyt poważne, abyśmy się tutaj nim zajmowali? zapytał rudowłosy Filbi, człowiek wygadany, co się zowie. Ani myślę żądać od was, byście przyjmowali cokolwiek bez dowodów. Wkrótce zgodzicie się ze mną przynajmniej o tyle, o ile jest mi to potrzebne. Wiedzcie z pewnością, że linia matematyczna, linia o wymiarach zero, nie istnieje w rzeczywistości. Uczyliście się przecież tego. Nie istnieje płaszczyzna matematyczna. Są to pojęcia abstrakcyjne. Wszystko to prawda, rzekł psycholog. Nie istnieje także realnie sześcian o wymiarach długości, szerokości i grubości, czyli wysokości. Z tym się już nie zgodzę, powiedział Filbi. Wszak bryła może istnieć. Wszystkie ciała materialne. Takie jest powszechne mniemanie, ale poczekaj chwilkę. Czy może istnieć sześcian momentalny? Nie rozumiem, rzekł Filbi. Czy może istnieć sześcian, który nie trwałby ani jednej chwili? Filby zamyślił się. Oczywiście, ciągnął dalej podróżnik w czasie. Każde materialne ciało rozciągać się musi w czterech kierunkach i posiadać długość, szerokość, grubość i trwanie. Jednakże przyrodzona nieudolność naszego ciała, którą Wam zaraz wyjaśnię, skłania nas do przeoczenia tego faktu. W rzeczywistości istnieją cztery wymiary, trzy, które nazywamy trzema płaszczyznami przestrzeni i czwarty czas. Istnieje jednak tendencja do stawiania nieuzasadnionej granicy pomiędzy trzema poprzednimi wymiarami, a ostatnim, ponieważ tak się dzieje, że nasza świadomość biegnie z przerwami w jednym kierunku, po linii tego właśnie ostatniego wymiaru, od początku do końca naszego życia. Jak to? Odezwał się pewien bardzo młody człowiek, usiłując rozpaczliwie zapalić nad lampą cygaro. Jest to najzupełniej jasne. Otóż jest to szczególnie zadziwiające, że się tak powszechnie lekceważy ten fakt ciągnął dalej podróżnik z odcieniem lekkiej wesołości. Oto według mnie istota czwartego wymiaru, natomiast wielu ludzi prawi o czwartym wymiarze, nie wiedząc, co to znaczy, a tymczasem jest to tylko odmienny sposób patrzenia na czas. Nie ma bowiem żadnej różnicy pomiędzy czasem a którymkolwiek z trzech wymiarów przestrzeni, oprócz tej, że nasza świadomość dąży po linii tego właśnie czwartego wymiaru. Sporo jednak głupców błędnie sobie to pojęcie tłumaczy. Słyszeliście wszyscy, co oni wygadują o czwartym wymiarze? Ja nie słyszałem, rzekł burmistrz z prowincji. Rzecz ma się po prostu tak. Przestrzeń, jak utrzymują nasi matematycy, ma jakoby trzy wymiary, które można by nazwać długością, szerokością i grubością. I daje się to zawsze określić stosunkiem do trzech płaszczyzn, z których każda leży pod kątem prostym do pozostałych. Lecz pewni zajmujący się filozofią ludzie zapytali dlaczego tylko trzy wymiary, dlaczego nie jeden jeszcze kierunek pod kątem prostym do trzech pozostałych? I starali się nawet stworzyć geometrię czterowymiarową. Przed miesiącem profesor Szymon Newcomb miał o tym wykład w Nowojorskim Towarzystwie Matematycznym. Wiecie, jak na płaskiej przestrzeni, która ma tylko dwa wymiary, przedstawiamy rysunek bryły trójwymiarowej. Otóż niektórzy sądzą, że za pomocą modeli trójwymiarowych będą mogli analogicznie przedstawić ciała czterowymiarowe, jeżeli tylko o władną perspektywą przedmiotu. — Czy pojmujecie? — Tak sądzę — mruknął burmistrz z prowincji i zmarszczywszy brwi pogrążył się w zamyśleniu, poruszając wargami, jak gdyby wymawiał tajemnicze słowa. — Tak zdaje mi się, że teraz już rozumiem — powiedział po niejakim czasie z twarzą najwyraźniej wypogodzoną — no dobrze. Nie przypominam sobie, czy mówiłem już wam, że przez pewien czas zajmowałem się geometrią czterowymiarową. Niektóre z moich wyników są zadziwiające. Weźmy na przykład portret tego samego człowieka w ósmym roku życia, w piętnastym, w siedemnastym, w trzydziestym trzecim i tak dalej. Wszystko to są jakby przekroje, jakby trójwymiarowe wyobrażenia istoty czterowymiarowej, która jest tworem stałym i niezmiennym. Uczeni mówił dalej podróżnik, po namyśle potrzebnym dla lepszego sprecyzowania przedmiotu. Wiedzą dobrze, że czas jest tylko rodzajem przestrzeni. Oto znany powszechny wykres, zapis pogody, krzywa, którą pokazuje, ma wskazać wahania barometru. Wczoraj rtęć stała wysoko, w ciągu nocy opadła, dziś z rana podniosła się znowu i podnosi się nadal aż do obecnej chwili. Z pewnością rtęć nie kreśli tej krzywej w żadnym z wymiarów przestrzeni znanych powszechnie, natomiast kreśli niewątpliwie taką krzywą, która, jak możemy wnioskować, przebiega wzdłuż wymiaru czasu. Jeśli jednak, odezwał się lekarz, patrząc uporczywie na płonące węgle, czas jest rzeczywiście czwartym wymiarem przestrzeni, to dlaczego jest i był uważany za coś zupełnie odrębnego i dlaczego nie możemy się poruszać w czasie tak, jak się poruszamy w każdym innym wymiarze przestrzeni? Podróżnik w czasie uśmiechnął się. Czy jest pan tak bardzo pewien, że możemy swobodnie poruszać się w przestrzeni? Możemy poruszać się dowolnie na prawo i lewo, w tył i w przód i tak jak ludzie poruszali się zawsze. Przypuszczam, że mamy swobodę ruchów w dwóch wymiarach. Ale jak poruszać się w górę i w dół? Tu krępuje nas ciążenie. Nie zupełnie, rzekł lekarz. Mamy przecież balony. Ale przed wynalezieniem balonów. Jeżeli pominiemy wymagające wysiłku podskoki oraz nierówności gruntu, człowiek nie mógł swobodnie poruszać się w kierunku pionowym. Zawsze jednak mógł poruszać się cokolwiek w górę i w dół, rzekł lekarz. Łatwiej, daleko łatwiej w dół niż w górę. Ale nie jest pan w stanie poruszać się w czasie, wyjść z chwili obecnej. I tu właśnie pan się myli, kochany panie. Cały świat ma mylne wyobrażenie pod tym względem. Ustawicznie uciekamy od chwili bieżącej. Nasz byt umysłowy, który jest niematerialny nie ma wymiarów, porusza się w wymiarze czasu z jednostajną szybkością, od kolebki do grobu, zupełnie tak, jakbyśmy nieustannie schodzili w dół, rozpocząwszy nasze istnienie na wysokości pięćdziesięciu mil nad ziemią. Największa jednak trudność w tym, przerwał psycholog, że mogąc się poruszać w każdym kierunku przestrzeni, nie jest Pan w stanie poruszać się w czasie. To jest właśnie sedno mego wielkiego odkrycia. Nie ma pan jednak racji, mówiąc, że nie możemy poruszać się w czasie. Jeżeli na przykład żywo przypominam sobie jakiś wypadek, to wracam myślą do chwili, w której się wydarzył. Staję się wówczas nieobecny, robię na chwilę skok wstecz. Nie możemy zapewne zatrzymać się w czasie na dłużej. Podobnie jak człowiek dziki lub zwierzę nie może się utrzymać w wysokości sześciu stóp nad ziemią, ale człowiek cywilizowany stoi pod tym względem wyżej od dzikiego. Wbrew sile ciążenia może wznieść się w górę balonem, Dlaczegoż więc nie miałby mieć nadziei, że zdoła wreszcie zatrzymać się i przyspieszyć swój bieg w czasie, lub nawet zawracać i puszczać się w inną drogę? O, co do tego, zaczął Filbi. To już jest. Dlaczego nie? Przerwał mu podróżnik w czasie. Sprzeciwia się to rozumowi, rzekł Filbi. Jakiemu rozumowi? zagadnął podróżnik. Argumentami możesz pan dowieść nawet, że czarne jest białe i odwrotnie. Rzekł Philby. Lecz przekonać mnie pan nie zdołasz. Być może, rzekł podróżnik. Zaczynacie już jednak spostrzegać teraz cel moich dociekań w geometrii czterowymiarowej? Od dawna już witał mi pomysł machiny. Do podróżowania w czasie? wykrzyknął bardzo młody człowiek. Tak, do odbywania podróży w każdym kierunku czasu i przestrzeni, w jakim tylko jadący udać się zechce. Philby zaczął się śmiać. Robiłem już eksperymenty, rzekł podróżnik. O, jakżeby się taka machina przydała historykowi, zauważył psycholog. Nie jeden mógłby cofnąć się daleko w przeszłość i sprawdzić powszechnie przyjętą historię bitwy pod Hastings. Czy nie sądzisz, że zwróciłbyś na siebie uwagę? Rzekł lekarz. Nasi przodkowie niezbyt chętnie tolerowali anachronizmy. Można by się uczyć Greki z ust samego Homera lub Platona, zauważył bardzo młody człowiek. I bez wątpienia zatrzymano by cię przy pierwszym egzaminie, bo przecież uczeni niemieccy tak udoskonalili już Grekę. W każdym razie na tej drodze jest przyszłość, powiedział bardzo młody człowiek. Dobra myśl, można by oddać kapitały na procent i puścić się na złamanie karku. Na poszukiwanie społeczeństwa, zauważyłem, zbudowanego na zasadach komunistycznych. Co za szalone dziwactwa, zaczął psycholog. I mnie się tak zdawało. To też postanowiłem nikomu nic nie mówić, zanim nie sprawdzę za pomocą doświadczenia, podchwyciłem, więc istotnie zamierzasz próbować tego? Eksperyment! krzyknął Filbik, któremu zaczęło się już mącić w głowie. W każdym razie obejrzymy ten eksperyment, powiedział psycholog, chociaż to i tak wszystko są bzdury. Podróżnik w czasie uśmiechnął się do nas. Z uśmiechem też włożył ręce do kieszeni spodni i wyszedł z z pokoju. Słyszeliśmy, jak człapią jego pantofle w długim korytarzu, który prowadził do laboratorium. Psycholog spojrzał na obecnych. Ciekaw jestem, co też zmajstrował. Jakąś kuglarską sztuczkę, lub coś podobnego, rzekł lekarz. A Filby zaczął opowiadać o magiku, którego widział w Burslem, lecz nim skończył wstęp do opowieści, podróżnik w czasie wrócił i nic nie wyszło z anegdoty Filbiego. Podróżnik w czasie trzymał w ręku połyskujący przedmiot. Był to mechanizm metalowy, niewiele większy od małego zegarka, wykonany bardzo misternie, z kości słoniowej i jakiejś przezroczystej, krystalicznej substancji. Zmuszony teraz będę opowiadać jasno i zwięźle o tym, co nastąpiło, zanim podróżnik nie udzieli swych wyjaśnień, gdyż wszystko to było doprawdy niewiarygodne. Podróżnik wziął jeden ze znajdujących się w pokoju ośmiokątnych stolików i umieścił go blisko ognia, oparłszy obie jego nogi na dywanie przed kominkiem. Na stoliku postawił mechanizm, przyznął krzesło i usiadł. Na stole oprócz machiny stała tylko niewielka lampa za bażurem. Jasne jej światło oświecało przyrząd. W pokoju paliło się jeszcze nadto około dwunastu świec. Z tych dwie w brązowych lichtarzach na kominku, inne zaś w srebrnych kandelabrach, tak iż światło było rzęsiste. Siedziałem w niskim fotelu, jak najbliżej ognia i wysunąłem się teraz naprzód, aby znaleźć się pomiędzy kominkiem a podróżnikiem w czasie. Za nim siedział Filbi, patrząc mu przez ramię. Lekarz i burmistrz z prowincji zajęli miejsca z prawej strony, psycholog z lewej. Bardzo młody człowiek stał za psychologiem. Wszyscy uważaliśmy bacznie. Wydawało się, że w tych warunkach niemożliwa jest jakakolwiek sztuczka, choćby najsubtelniej obmyślona i wykonana najzręczniej. Podróżnik w czasie popatrzył kolejno na nas i na mechanizm. No i cóż? Spytał psycholog. Ten mały przyrząd, rzekł podróżnik w czasie, opierając łokcie na stoliku i umyjąc aparat w ręce. Jest tylko modelem, pomysłem do machiny podróżowania w czasie. Widzicie, że wygląda dość dziwacznie. Ten drążek, wskazał palcem daną część, ma dziwnie migoczącą powierzchnię, jak coś, co nie ma bytu realnego. Tu znowu jest biała, niewielka dźwignia, tam druga. Lekarz podniósł się z krzesła i spojrzał na przedmiot. Jak to ślicznie wykonane! zawołał. Zabrało mi to dwa lata pracy. Odparł podróżnik w czasie, a gdy wszyscy poszliśmy za przykładem lekarza, mówił dalej. Teraz chciałbym, abyście pojęli jasno, że gdy naciśniemy te dźwignie, machina zostaje wprawiona w ruch postępujący w przyszłość. Dźwignia druga nadaje ruch w kierunku odwrotnym. Siodełko stanowi siedzenie podróżnika w czasie. Teraz nacisnę sprężynę i maszyna pójdzie naprzód. Zniknie, przeniesie się w przyszłość i stanie się niewidzialna. Patrzcie uważnie na przyrząd. Patrzcie również na stolik. Zapewniam was, że tu nie ma żadnych sztuczek. Nie mam ochoty pozbywać się tego modelu, a potem uchodzić za szarlatana. Przez chwilę panowało milczenie. Zdawało się, że psycholog chciałby mi coś powiedzieć, lecz zmienił zamiar. Podróżnik w czasie wyciągnął palec w kierunku dźwigni. Nie, rzekł, daj rękę. I zwracając się do psychologa, wziął jego rękę w swoją i kazał mu wystawić wskazujący palec. I tak to psycholog sam puścił machinę w nieskończoną podróż. Ujrzeliśmy wszyscy obrót dźwigni. Uczuliśmy powiew wiatru, a płomień lampy buchnął w górę. Na kominku zgasła świeca, a niewielka machina zaczęła nagle wirować. Stała się niewyraźna, jak zjawa, jak wir połyskującego z lekka brązu i kości słoniowej, aż wreszcie przepadła. Znikła. Na stole nie było nic prócz lampy. Wszyscy o nie mieli na chwilę. Filby pierwszy uznał się za zwyciężonego. Psycholog, ochłonąwszy ze zdumienia, spojrzał nagle pod stół. Wówczas podróżnik w czasie roześmiał się wesoło. — No i cóż? — zapytał, powtarzając słowa psychologa. Następnie podniósł się, podszedł do pudełka z tytoniem na kominku i odwrócony tyłem zaczął nabijać fajkę. Patrzyliśmy w osłupieniu jedni na drugich. — Słuchaj — rzekł lekarz — czy mówisz serio? Czy naprawdę sądzisz, że maszyna rozpoczęła już podróż w czasie? Z pewnością odpowiedział podróżnik, nachylając się dla zapalania fajki. Następnie odwrócił się i spojrzał w twarz psychologowi. Psycholog, dla okazania, że się nie czuje wcale wytrącony z równowagi, szukał ratunków cygarzy i miał już je zapalić, ale zapomniał je przedtem obciąć. Co więcej, mam dużą machinę na ukończeniu tam, wskazał w stronę laboratorium. Gdy ją złożę w całość, sądzę, że będę mógł już odbyć podróż sam we własnej osobie. Sądzisz pan, że machina powędrowała w przyszłość? Spytał Filsby. W przyszłość lub przeszłość. Nie wiem na pewno, w jakim kierunku. Po chwili psycholog wpadł na nowy pomysł. Musiała powędrować w przeszłość, jeżeli w ogóle dokądkolwiek poszła, rzekł. Dlaczego? zagadnął podróżnik w czasie. Gdyż przypuszczam, nie poruszała się w przestrzeni, bo jeśli powędrowała w przyszłość, to byłaby jeszcze tutaj, gdyż musiałaby przejść chwilę obecną. Jednak, rzekłem, gdyby pomknęła w przeszłość, musiałaby być widoczna wtedy, gdy po raz pierwszy weszliśmy do tego pokoju i w ostatni czwartek, gdyśmy tu byli i jeszcze wcześniej. Poważne zarzuty, zauważył obiektywnie burmistrz z prowincji, zwracając się do podróżnika w czasie. Ależ nie, odparł podróżnik, a następnie, zwróciwszy się do psychologa, dodał. Niech pan się zastanowi. Pan bowiem może to objaśnić, gdyż jest to zjawisko leżące poniżej progu spostrzeżenia. Zjawisko nie najzupełniej jasne, nieprawdaż? Jest to istotne, objaśnił psycholog. Kwestia prosta w psychologii. Powinienem było tym pomyśleć. To wystarcza i znakomicie podtrzymuje paradoks. Nie możemy widzieć, nie możemy dostrzec machiny, zarówno jak nie możemy zauważyć sprychy kręcącego się koła lub pocisku przebiegającego powietrze. Jeżeli machina ta przebiega czas pięćdziesiąt lub sto razy szybciej niż my, jeżeli w naszą sekundę przebywa minutę, to wrażenie, jakie może wywołać, będzie z pewnością jedną pięćdziesiątą lub jedną setną tego, jakie by wywołała, gdyby nie przebiegała czasu. Czy to jasne? Przesunął ręką w miejscu, gdzie przedtem stała machina. Czy pojmujecie? zapytał, uśmiechając się. Siedzieliśmy może minutę patrząc na pusty stół, po czym podróżnik zapytał nas: Co o tym wszystkim myślimy? Łatwo uwierzyć w to wieczorem powiedział lekarz ale poczekajmy do rana. Poczekajmy na trzeźwy osąd po ręku. A czy nie zachcielibyście obejrzeć machiny czasu? zapytał podróżnik. Następnie, wziąwszy do rąk lampę, poprowadził nas długim, ciemnym korytarzem do swego laboratorium. Żywo przypominam sobie drżące światło. Zarys jego niezwykłej, dużej głowy, tańczące na ścianach cienie. Pamiętam, jak szliśmy za nim, zakłopotani, pełni nieufności. Jak w laboratorium usłyszeliśmy w powiększeniu ten sam mechanizm wehikułu czasu, który rozwiał się nam był w oczach. Jedne części wykonane zostały z niklu, inne z kości słoniowej, inne znowu niezawodnie wyciosane z górskiego kryształu. Machina była już prawie gotowa. Tylko kryształowe pałeczki leżały jeszcze niewykończone na ławce obok kilku rysunków. Wziąłem jedną z nich do rąk, aby lepiej się przyjrzeć. Zdawało mi się, że był to kwarc. Słuchaj, rzekł lekarz, czy to wszystko jest na serio. Czy też jest to jedynie sztuczka, podobna do tej z duchem, którą nam pokazałeś w czasie świąt Bożego Narodzenia? Na tym wehikule, rzekł podróżnik, podnosząc do góry lampę, zamierzam przebyć czas. Rozumiecie? Nigdy w życiu nie mówiłem bardziej poważnie. Nikt z nas nie wiedział, co o tym myśleć. Poprzez ramię lekarza pochwyciłem spojrzenie Filbiego, który mrugnął na mnie znacząco. Rozdział drugi. Sądzę, że nikt z nas wówczas nie wierzył w zupełności w machinę podróżnika. Zbyt przekornym był on bowiem człowiekiem, by można było mu wierzyć. Nigdy się go nie było pewnym, a pod pozorami szczerej otwartości czuło się zawsze niewielki dystans i pewną ukrytą skłonność do kpin. Gdyby na przykład Filby pokazał nam model i objaśnił rzecz słowami podróżnika, okazalibyśmy mniej sceptycyzmu. Z łatwością bowiem zdołalibyśmy przeniknąć jego pobudki. Nawet prosty rzeźnik byłby w stanie zrozumieć Filbiego. Natomiast w naturze podróżnika dostrzegliśmy coś więcej niż objawy dziwactwa i dlatego nie dowierzaliśmy mu. Rzeczy, które zapewniłyby sławę mniej zdolnemu człowiekowi, w jego ręku wydawały się sztuczkami. Zbyt łatwe osiągnięcia nie wzbudzają bowiem ufności. Ludzie poważni, którzy i jego też brali poważnie, nigdy nie byli zupełnie pewni jego postępowania, zdając sobie o do pewnego stopnia sprawę, że obdarzenie go swym zaufaniem byłoby niczym innym jak przeozdobieniem pokoju dziecinnego misternią porcelaną chińską. Nie sądzę przeto, żeby którykolwiek z nas przez ten tydzień od ostatniego czwartku bardzo się w rozmowach zajmował podróżą po czasu. Jakkolwiek wielu z nas bez wątpienia nurtowało myśl o niezwykłych jej właściwościach, o pozornej realności tego pomysłu i trudności urzeczywistnienia go w praktyce, o ciekawej możliwości anachromizmu i o szczególnym zamieszaniu, jakie by ów wynalazek wywołał. Co się tyczy mej osoby, ciekawiła mnie przede wszystkim sztuczka z modelem. Pamiętam, że rozprawiałem o tym z lekarzem, którego w piątek spotkałem w Muzeum Linneusza. Powiedział mi, że w Tybindze widział już coś takiego i przywiązywał dużą wagę do faktu zgaszenia świecy. Nie umiał jednakże objaśnić, w jaki sposób zrobiony był ten figielek. W następny czwartek znowu udałem się na ulicę Richmond. Sądzę, że byłem jednym ze stałych gości podróżnika w czasie. Przybywszy dość późno, zostałem już cztery czy pięć osób zgromadzonych w salonie. Lekarz stał pod kominkiem, trzymając w jednej ręce jakiś papier w drugiej zegarek. Obejrzałem się koła, szukając podróżnika. Jest w pół do ósmej, powiedział lekarz. Sądzę, że możemy już zasiąść do obiadu. A gdzie on? zapytałem o gospodarza. Tak, pan dopiero teraz przyszedł. Dziwna rzecz, doprawdy. Coś go nieoczekiwanie zatrzymało. W tej oto kartce prosi mnie, aby zasiąść do obiadu o siódmej, jeżeli nie wróci. Mówimy, że wytłumaczy wszystko po powrocie. W istocie nie warto sobie psuć obiadu, rzekł redaktor znanego dziennika, to też doktor pociągnął za dzwonek. Oprócz psychologa, doktora i mnie, nikt z obecnych nie uczestniczył w poprzednim obiedzie. Z nowych gości był Blank, wyżej wspomniany redaktor, pewien dziennikarz i jeszcze jeden gość jakiś spokojny, nieśmiały, nieznany mi brodacz, który o ile mi się zdaje, ani razu nie otworzył ust w ciągu wieczora. Przy obiedzie czyniono różne przypuszczenia co do nieobecności gospodarza, ja zaś pół żartem podsunąłem myśl podróży po krainie czasu. Redaktor poprosił o wyjaśnienia. Psycholog zaczął bezbarwnie opowiadać o dowcipnym paradoksie i szturce, której byliśmy świadkami przed tygodniem. Był już w środku opowieści, gdy drzwi korytarza otworzyły się z wolna, bez skrzypnięcia. Siedziałem na wprost i pierwszy zauważyłem, że ktoś wchodzi. Ach, zawołałem: Nareszcie. Drzwi otworzyły się szerzej i podróżnik w czasie stanął przed nami. Wydałem okrzyk zdumienia. Na miłość Boską! Człowiecze, co się z tobą stało? krzyknął lekarz, który go z kolei zobaczył, a reszta siedzących przy stole także zwróciła się ku drzwiom. Podróżnik w czasie przedstawiał widok niezwykły. Surdut jego był zakurzony, brudny, wzdłuż rękawów powalony czymś zielonym. Włosy w nieładzie wydawały się przyprószone siwizną, nie wiadomo, czy od pyłu, czy też wskutek rzeczywistej zmiany koloru. Blady był jak widmo. Na podbródku miał z ciemną szramę na wpół zabliźnioną, wyraz twarzy błędny, jakby zmęczony długotrwałym cierpieniem. Zawahał się na progu, zdaje się oślepiony światłem, po czym wszedł do środka, kulejąc najwidoczniej z powodu okaleczonych nóg. W milczeniu spoglądaliśmy nań, czekając co powie. Nie wyrzekł ani słowa. Zbliżył się jedynie z trudnością do stołu i wskazał na wino. Redaktor napełnił kieliszek szampanem i przysunął mu go. Podróżnik wychylił i widocznie zrobiło mu to dobrze, bo rozejrzał się dookoła stołu, a na twarzy zajaśniał mu cień dawniejszego jego uśmiechu. Gdzieżeś był na Boga, człowiecze? zapytał doktor. Zdawało się, że podróżnik w czasie nie słyszał tych słów. Nie przeszkadzajcie sobie, rzekł niepewnym głosem, nic mi nie jest. Zatrzymał się, znowu podsunął kieliszek i znowu wychylił go duszkiem. Teraz już dobrze, powiedział. Oczy mu zaświeciły silniej, a lekki rumieniec ukazał się na policzkach. Wzrok jego ślizgał się po nas z wyrazem niewytłumaczonego zadowolenia, a następnie powędrował po ciepłym i wykwintnym pokoju. Pójdę, przemówił znowu, jakby ciągle dobierając słowa, umyć się i ubrać. Wrócę i opowiem wam. Zostawcie dla mnie kawałek tej braniny. Dosłownie umieram z głodu. Spostrzegłszy nagle redaktora, który był rzadkim gościem, uprzejmie go przywitał. Redaktor chciał go o coś zapytać. Odpowiem za chwilę, rzekł podróżnik. Czuję się nieco śmieszny, będę gotów za minutę. Postawił kieliszek i skierował się ku drzwiom. Znowu zauważyłem, że utyka i powłóczy nogami po podłodze. Uniosłszy się trochę z miejsca, przyjrzałem się jego nogom, gdy wychodził. Odkrywały je jedynie podarte i pokrwawione skarpetki. Wreszcie drzwi zamknęły się za wychodzącym. Z początku chciałem iść za nim, ale przypomniałem sobie, jak nie lubi, żeby się nim zajmować. Przez chwilę mój umysł pracował nad zagadką. Później usłyszałem, jak redaktor powiedział. Dziwne zachowanie się znakomitego uczonego. Według zwyczaju swego, bowiem myślą nagłówkami artykułów. Słowa te ściągnęły na powrót moją uwagę na oświetlony stół. Co to znaczy? rzekł dziennikarz. Czyżby on za matorstwo zajmował się włóczęgostwem, nic nie rozumiem. Mój wzrok spotkał się z oczami psychologa i wyczytałem w nich własne tłumaczenie zagadki. Pomyślałem o tym, z jaką trudnością nasz podróżnik musiał się gramolić na schody. Nie sądzę, żeby ktoś więcej jeszcze prócz mnie zauważył, że kuleje. Pierwszym, który ochłonął ze zdziwienia, był lekarz. Zadzwonił, by przeniesiono dodatkowe nakrycie, gdyż podróżnik nie lubił, aby podczas obiadu służba znajdowała się w pokoju. W tej chwili redaktor z namaszczeniem powrócił do jedzenia, a za jego przykładem poszedł i milczący gość. Obiad się kończył. Przez chwilę rozmowa składała się z wykrzykników i małych przerw niemego podziwu, a redaktor usychał z ciekawości. Czy nasz przyjaciel nie zwiększa czasem swych dochodów zamiataniem ulic? pytał zaciekawiony. A może ulega napadom jak nabuchodonozor? Jestem pewny, że to sprawa wehikułu czasu. Rzekłem i podjąłem opowiadanie psychologa od miejsca, w którym był je przerwał. Nowi goście wyrażali jawne niedowierzanie. Redaktor wystąpił z zarzutami. Czymże właściwie jest owo podróżowanie w czasie? Mówił. Czy człowiek może tak się zakurzyć, zanurzywszy się w paradoksie? Czy to możliwe? Następnie, jakby oswojony z ową ideą, zapytał. Czy w przyszłości nie ma szczotek do czyszczenia ubrania? Dziennikarz również nie chciał wierzyć za żadną cenę i przyłączył się do redaktora w łatwym zresztą zadaniu ośmieszenia całej sprawy. Obaj byli dziennikarzami w nowym stylu, ludźmi młodymi, bardzo wesołymi i nieuznającymi autorytetów. Nasz specjalny korespondent, którego wysłaliśmy w przyszłość tydzień donosi, powiedział dziennikarz, a raczej wykrzyknął z humorem, gdy podróżnik już powracał do jadalni. I wszedł on istotnie. Był ubrany w zwykły wieczorowy garnitur i nic prócz błędnego wzroku nie przypominało zmiany, która mnie od razu w nim uderzyła. Powiedz czy to prawda, rzekł redaktor wesoło. Co mówią o tobie, iż podróżowałeś w środek przyszłego tygodnia. Jeżeli łaska, opowiedz nam o wszystko o najbliższych zamierzeniach rządu. Jakie chcesz honorarium? Podróżnik w czasie zasiadł na swoim miejscu, nie mówiąc ani słowa. Podług dawnego zwyczaju uśmiechał się spokojnie. Gdzie moja baranina? zapytał. Jaka to przyjemność zagłębić widelec w mięsie? Mów! krzyknął redaktor. Pal diabli gadanie rzekł podróżnik. Muszę coś zjeść. Ani słowa nie powiem, dopóki do mych tętnic nie dostanie się trochę peptonu. Dziękuję. A teraz soli. Słówko rzekłem. Czy podróżowałeś w czasie? Tak. Odparł podróżnik, mając usta pełne pieczeni i skinął przy tym głową. Dam szylinga za wiersz opowiadania, rzekł redaktor. Podróżnik w czasie posunął swój kieliszek w stronę milczącego gościa i trącił go końcem palca. W odpowiedzi na to, milczący gość, ciągle wpatrzony w jego twarz, poruszył się gwałtownie i nalał mu wina. Reszta obiadu przeszła wśród ogólnego milczenia. Co do mnie, wiele pytań zawisło mi na ustach i muszę powiedzieć, że to samo było z innymi. Dziennikarz usiłował przerwać ogólne skrępowanie, opowiadając zabawne anegdoty. Podróżnik całą uwagę skupił na obiedzie i okazywał apetyt godny włóczęgi. Lekarz ćmił papierosa i spod brwi spoglądał na gospodarza. Milczący gość wydawał się bardziej jeszcze niezdarny niż zazwyczaj. Pił szampana w prawidłowych odstępach czasu z wynikającym ze zdenerwowania zdecydowaniem. Wreszcie podróżnik odsunął talerz i rozejrzał się wokoło. Proszę mi wybaczyć, powiedział. Niemal umarłem z głodu. Przeżyłem bardzo dziwne chwile. Wyciągnął rękę po cygaro, obciął jej i zapalił. Przejdźmy jednak do palarni. Zbyt to długa historia, by ją opowiadać wśród nakrycia jadalni. Nacisnąwszy po drodze dzwonek, poprowadził nas do sąsiedniego pokoju. Co mówiłeś o machinie Blankowi, Daszowi i Hosemu? spytał mnie, sadowiąc się w bujaku. Ależ cała ta sprawa to przecież żart! zawołał redaktor. Nie będę się dziś wdawał w dowodzenia, nie mam zamiaru prawić wam bajek, lecz nie mogę też i wytaczać dowodów. Pragnę tylko, ciągnął dalej, opowiedzieć wam, co mi się wydarzyło, jeżeli zechcecie posłuchać, lecz nie przerywajcie mi. Muszę wam to opowiedzieć. Wiem, że źle na tym wyjdę. Większa część z tego, co powiem, wyda się wam kłamstwem, ale niech i tak będzie. Jest to przecież prawda, każde słowo, wszystko co do słowa. Byłem w laboratorium jeszcze otwartej, a od tego czasu przeżyłem osiem dni takich, takich jakich dotąd nie przeżyła żadna istota ludzka. Jestem diabelnie znużony, lecz na pewno nie zasnę, dopóki nie opowiem Wam wszystkiego. Wtedy dopiero pójdę do łóżka. Ale nie przerywajcie, zgoda. Zgoda, rzekł redaktor, a pozostali powtórzyli chórem. Zgoda. Wówczas podróżnik w czasie zaczął opowiadać swe przygody. Z początku siedział w fotelu i mówił jak człowiek zmęczony, potem się ożywił. Spisując te oto całą historię, czuję, że zbyt marny jest pióro i atrament i zbyt wielka ma nieudolność, bym mógł opowieść jego oddać w całej pełni. Przypuszczam jednak, że przeczytacie z uwagą. Szkoda tylko, iż nie możecie widzieć bladej, szczerej twarzy mówcy w jasnym świetle małej lampy. I nie możecie słyszeć jego głosu. Nie będziecie mieli też pojęcia o wyrazie jego twarzy, odbijającej koleje przygód. Większość słuchaczy pogrążona była w cieniu, bo nie zapalono świec, i tylko twarz dziennikarza i nogi milczącego gościa, od kolan do stóp, znajdowały się w oświetleniu. Z początku spoglądaliśmy na siebie. Po pewnym czasie przestaliśmy patrzeć jeden na drugiego i wpatrywaliśmy się już tylko w twarz podróżnika przybyłego z krainy czasu. Rozdział trzeci. W ubiegły czwartek mówiłem niektórym z was o zasadzie, na jakiej zbudowałem wehikuł czasu. Pokazałem w swej pracowni machinę jeszcze wówczas niewykończoną. Stoi ona tam na powrót, trochę zniszczona w podróży. Jeden z prętów z kości słoniowej pękł jeden drążek brązowy się wygiął, lecz pozostałe części są w dość dobrym stanie. Spodziewałem się, że skończę ją w piątek, lecz tego właśnie dnia, gdym już prawie kończył śniadanie, spostrzegłem, że jeden pręt niklowy jest ocale za krótki i musiałem to naprawić. Machina była więc gotowa dopiero dziś rano. Dopiero więc dzisiaj o dziesiątej pierwszy wehikuł czasu rozpoczął swą czynność. Obejrzałem go po raz ostatni. Jeszcze raz sprawdziłem wszystkie śruby. Wpuściłem jedną kroplę więcej oliwy na kwarcowy czop i zasiadłem na siodełku. Przypuszczam, że samobójca, który przykłada pistolet do czaszki, doznaje takiego uczucia, jakiego ja doznałem wówczas, wyruszając w podróż po krainie czasu. Jedną ręką ująłem dźwignię, wprowadzając przyrząd w ruch, drugą ręką zaś hamulec. Nacisnąłem pierwszą dźwignię i niemal natychmiast hamulec. W tejże chwili doznałem takiego wrażenia, jak gdybym się wywracał. Uczucie padania dręczyło mnie niby zmora nocna. Rozejrzałem się dokoła. Zobaczyłem tę samą, co przedtem pracownię. Cóż więc się stało? Przez chwilę podejrzewałem, że łudzą mnie własne zmysły. Później spojrzałem na zegarek. Przed chwilą była może minuta po dziesiątej. Teraz już prawie po wpół do czwartej. Odetknąłem, zacisnąłem zęby, ująłem obrącz dźwignię ruchową i szybko ruszyłem. Laboratorium ogarniał coraz głębszy mrok. Pani Łoczet, widocznie nie spostrzegłszy mnie, przeszła przez pokój ku drzwiom ogrodu. Przypuszczałem, że potrzebowała około minuty na przebycie tej przestrzeni, lecz mnie wydawało się, że przeleciała przez pokój jak rakieta. Przesunąłem dźwignię do ostatniej podziałki. Zapadła noc, jakby ktoś zgasił lampę. Upłynęła chwila, a po chwili znowu nagle zaczął się dzień. Mrok stopniowo wypełniał pracownię. I przemknęła następna czarna noc, później znowu dzień, znowu noc i dzień i tak dalej, w coraz to mniejszych odstępach czasu. Uszy moje napełniały się szmerem jakiegoś wiru a na umysł spadła dziwna, ciężka pomroka. Nie wiem, czy zdołam wyrazić należycie szczególne wrażenie z podróży w czasie. Wrażenie bardzo nieprzyjemne. Czułem się jak człowiek wyrzucony z pracy i spadający głową w dół. Gdym przyspieszył bieg, noc następowała za dniem niczym ruchy czarnego skrzydła. Niewyraźny, mroczny obraz laboratorium niknął mi z oczu i na powrót widziałem słońce, które biegło szybko po sklepieniu niebios, przeskakiwało je w ciągu minuty, a każda minuta oznaczała dzień. Zdawało mi się, że laboratorium gdzieś już przepadło, a ja dostałem się na otwartą przestrzeń. Odnosiłem wrażenie, że wznoszę się na stopniach w górę, ale poruszałem się zbyt szybko, bym mógł zdać sobie sprawę z jakiegokolwiek ruchu wokół mnie. Najpowolniejszy ślimak, jaki pełzał kiedykolwiek, dla mnie przebiegał jeszcze zbyt szybko. Zmieniające się kolejno ciemności i światła były niezmiernie uciążliwe dla oczu. W chwilach ciemności widziałem księżyc mknący szybko od pierwszej kwadry do pełni i spostrzegłem słabe migotanie gwiazd krążących po niebie. Teraz, przy ciągle wzrastającej szybkości, drgania dnia i nocy zlały się w jednostajną szarość. Sklepione niebo miało kolor błękitu o cudnej głębokości, oświetlanego wspaniale poranną jakby zorzą. Żarzące się światło wyglądało jak ognista smuga. Jeden łuk świetlany w przestrzeni, a księżyc zmienił się we wstęgę falującego światła. Nie widziałem już gwiazd. Widziałem tylko tu i ówdzie wirujące jasne koła na błękicie. Krajobraz był mglisty i niejasny. Znajdowałem się ciągle jeszcze na wstoku wzgórza, na którym stoi obecnie nasz dom. Przede mną wznosił się szary, ciemny szczyt. Widziałem drzewa wyrastające i znikające jako pary, to zielone, to szare. Rosły, puszczały konary i rozpadały się. Widziałem wyrastające olbrzymie budowle, piękne jak gdyby za mgłą i znikające jak we śnie. Zdawało mi się, że cała powierzchnia Ziemi zmienia się, topnieje i zlewa w mych oczach. Małe wskazówki na tarczach zegarowych, które pokazywały szybkość lotu, krążyły coraz szybciej i szybciej. Zauważyłem teraz, że słoneczna wstęga przesuwa się ciągle to w górę, to w dół, od jednego punktu przesilenia do drugiego w ciągu kilkudziesięciu sekund, jeszcze prędzej, coraz prędzej i zatem więcej niż rok przebiegam w jednej minucie. Co minuta biały śnieg zasypywał świat i znowu znikał, ustępując miejsca jasnej i tak samo szybko przebiegającej zieloności wiosny. Nieprzyjemne wrażenie towarzyszące początkowi podróży mniej dawało się we znaki i w końcu ustąpiło miejsca historycznemu podnieceniu. Spostrzegłem, iż machina chwieje się niezgrabnie, ale przyczyny tego nie umiałem sobie wytłumaczyć. Umysł mój był za nadto wstrząśnięty, aby się skupić, rzuciłem się więc w przyszłość jak ogarnięty szałem. Z początku nie przyszło mi na myśl zatrzymać się. Nie myślałem zgoła o niczym. Doznawałem tylko ciągle nowych wrażeń. Nieoczekiwanie jednak wzbudziły się we mnie nowe uczucia, pewna ciekawość, a następnie strach, które wreszcie owładnęły mną zupełnie. Co za dziwny rozwój ludzkości. Jakiż niesłychany postęp w naszej ledwie zapoczątkowanej cywilizacji może się z czasem dokonać. Myślałem, wpatrując się bliżej w ten ciemny, mknący świat, który sunął i falował przed moimi oczyma. Widziałem, jak wyrasta dookoła mnie ogromna i wspaniała architektura dająca nieskończenie wyższe wrażenie potęgi niż wszystkie budowle naszych czasów. A jednak na pozór budowane z blasku tylko i mgły. Widziałem, jak na pochyłości wzgórza rozkrzewia się o wiele bogatsza zieloność, nic z zbójności swej nie tracąc w zimowej porze. Ziemia wydawała mi się piękniejsza nawet poprzez jakby mgłę oszołomienia. Zapragnąłem wreszcie zatrzymać się. Szczególnym niebezpieczeństwem grozić mogło to że w przestrzeni zajmowanej przeze mnie lub przez machinę mogła się znaleźć jakaś materialna substancja. Dopóki podróżowałem w czasie z wielką szybkością, nie miało to znaczenia. Byłem, że się tak wyrażę, bezcielesny. Przeciskałem się jak para przez odległość dzielącą cząsteczki materii. Lecz przy zatrzymaniu się groziło mi niebezpieczeństwo uwięźnięcia w przestworzu. pochwycenia każdej mojej drobiny przez materię spotkaną na mojej drodze. Moje atomy mogłyby wejść w tak bliski kontakt z atomami przeszkody, iż w rezultacie dokonałaby się głęboka przemiana chemiczna. Być może nawet daleko sięgający wybuch, który by i mnie, i mój aparat wyrzucił przez wszystkie możliwe wymiary aż do dziedziny tego, co nazywamy nieznanym. Możliwość czegoś podobnego ustawicznie przychodziła mi na myśl, gdy budowałem machinę, lecz wówczas przyjmowałem to pogodnie, jako nie dające się pominąć ryzyko. Jedno z tych, na jakie człowiek zawsze musi się odważyć. Teraz, gdy niebezpieczeństwo było rzeczą nieuniknioną, nie widziałem go w tak różowym świetle. W istocie, szczególnie dziwne położenie, w jakim się znalazłem, dręczące brzęczenie i podskakiwanie machiny, a nade wszystko uczucie długiego spadania w przestrzeń wyczerpało zupełnie moje nerwy. Powiedziałem sobie, że nigdy już chyba nie będę mógł się zatrzymać, i w nagłym porywie złości postanowiłem zatrzymać się natychmiast. Jak niecierpliwy obłąkaniec, szarpnąłem gwałtownie hamulet. W jednej chwili machina zatrzasnęła się, a ja poleciałem w przestwór głową naprzód. W moich uszach rozległ się huk piorunu. Byłem przez chwilę ogłuszony. Dokoła mnie szumiał bez litości grat. Ja zaś siedziałem w miękkiej trawie przed wywróconą machiną. Wszystko wydawało mi się szare, lecz zauważyłem, że ustał szum w moich uszach. Rozejrzałem się, byłem jak mi się zdaje w ogrodzie. Na małym trawniku otoczonym krzewami rododendronów i zauważyłem, że ich fioletowe i ponsowe kwiaty sypały się jak deszcz pod ciosami gradu. Spadający i odskakujący grad otaczał machiny jakby mgłą, a nad przepaścią rozpościerał się niczym dym. W jednej chwili przemokłem do nitki. Piękna gościnność! zawołałem. okazana człowiekowi, który podróżował nieprzeliczone lata, żeby się tu dostać. Wówczas zdałem sobie sprawę, jakim szaleństwem było wystawienie siebie na zmoknięcie. Stałem i rozglądałem się dookoła. Poprzez ciemny strumień wody majaczył niewyraźnie olbrzymi jakiś kształt na tle rododendronów. Była to postać wykuta z białego kamienia. Nic innego zresztą na świecie całym nie widziałem. Wrażenia trudno mi opisać. Gdy smugi gradu ściemniały, zobaczyłem wyraźniej ową białą figurę. Była ogromnej wielkości, bo do jej ramion sięgały górne gałęzie srebrnej brzozy. Marmurowy posąg miał kształt jakby skrzydlatego sfinksa. Skrzydła jednak nie były osadzone pionowo po bokach, lecz rozportarte do lotu. Piedestał, jak mi się zdawało, z brązu, pokrywała gruba warstwa śniedzi. Oblicze zwrócone były ku mnie. Niewidzące oczy zdawały się mnie bacznie śledzić, a na ustach igrał lekki uśmiech. Twarz silnie zmieniona przez wpływy atmosferyczne miała nieprzyjemny, chorobliwy wygląd. Stałem tak patrząc na olbrzyma przez czas pewien pół minuty, a może pół godziny. Doznałem złudzenia, jakby olbrzym przesuwał się i odsuwał, zależnie od tego, czy padał gęstszy czy rzadszy grad. W końcu oderwałem na chwilę od niego oczy i zauważyłem, że zasłona gradowa nabiera przejrzystości. Niebo się rozjaśnia, a słońce zaczyna się przebijać przez chmury. Znów spojrzałem na kurczący się biały kształt i nagle stanęło przede mną jasno, okropne zuchwalstwo mojej podróży. Co będzie? myślałem. Co ujrzę, gdy mglista zasłona zniknie już zupełnie? Czego już ludzie nie przeżyli? Co będzie, jeżeli okrucieństwo stało się powszechną namiętnością? Co będzie, jeżeli w ciągu tego czasu rasa zatraciła swe człowieczeństwo i wyrodziła się w coś nieludzkiego, wyzutego z uczuć, a niebywale potężnego? Może ujrzę dzikie zwierzę z dawnego świata, tylko jeszcze straszniejsze i budzące od razu przez swe podobieństwo do człowieka wstrętnego stwora, którego należałoby zabić bez wakania? Rozróżniałem już teraz inne wielkie kształty, olbrzymie budynki z krętymi balkonami i smukłymi kolumnami. Obok nich porosłe lasem zbocza wysuwały się, jakby pełzły ku mnie. Burza ustawała. Ogarnął mnie paniczny strach. W szale wskoczyłem do wehikułu czasu i starałem się szybko doprowadzić go do porządku. Podczas tej czynności promienie słońca przedarły się przez nawałnicę. Szara zasłona z deszczu rozwiała się jak powłóczysta szata ducha. Nade mną na ciemnym błękicie letniego nieba niewielkie resztki burych chmur kłębiły się, znikając powoli. Wokoło stały jasno i wyraźnie olbrzymie budynki błyszczące od wody deszczowej, upstrzone białoziarnami tu i udzieleżącego kubkami gradu, który jeszcze nie zdołał stopnieć. Czułem się bezbronny pośród tego dziwnego świata. Czułem niejako jako to, co może odczuwać ptak w czystym przestworzu, który wie, że nad nim krąży soku i ma się na nie rzucić. Lęk mój przemieniał się w szał. Wstrzymałem oddech. Zacisnąłem zęby i znowu pięścią i kolanami nacisnąłem dźwignię. Poddała się rozpaczliwemu wysiłkowi i obróciła, odurzając mnie silnie w podbródek. Stałem cały drżący, z jedną ręką na stole, a drugą na kierownicy, gotów wzbić się na nowo. Wraz z możliwością szybkiego odwrotu wróciła mi także odwaga. Patrzyłem teraz z większą ciekawością, a mniejszą trwogą na ów świat dalekiej przyszłości. W okrągłym otworze, umieszczonym wysoko w murze najbliższego domu, ujrzałem grupę osób ubranych w kosztowne, jedwabiste szaty. Zobaczywszy mnie, zwróciły ku mnie swe twarze. Wtedy usłyszałem zbliżające się głosy. W zaroślach obok Białego sfinksa okazały się ramiona i głowy biegnących ludzi, a jeden z nich pojawił się na ścieżce wiodącej prosto na trawnik, gdzie stałem wraz z machiną. Był mały, wątły, na cztery może stopy wysoki, odziany w pąsową tunikę przepasaną skórzanym pasem. Na nogach miał sandały czy trzewiki nie mogłem dobrze rozpoznać, łydki obnażone aż do kolan i szedł z gołą głową. Dostrzegłszy to, zauważyłem też po raz pierwszy, jak bardzo ciepłe jest powietrze. Zaskoczony byłem urodą i wdziękiem zbliżającej się istoty, jak i niezwykłe wątłem jej wyglądem. Rumiana twarz przywodziła na myśl urodę gruźlików, ową piękność wynikającą z gorączki i wyczerpania, o której tak wiele się słyszy. Na widok nadchodzącej istoty nagle odzyskałem ufność. Odjąłem ręce od machiny. Rozdział czwarty Po chwili staliśmy naprzeciw siebie. Ja i wątła istota przyszłości. On poszedł prosto do mnie i roześmiał mi się w twarz. Zdumiał mnie w nim brak wszelkich oznak lęku, następnie zwróciwszy się do dwóch towarzyszy, którzy szli za nim, przemówił do nich dziwnym językiem, bardzo miłym i płynnym. Podeszło ich więcej i w końcu zebrała się koło mnie niewielka grupka złożona z ośmiu czy dziesięciu pięknych istot. Jeden z przybyłych zaczął coś do mnie mówić. Mnie zaś przyszła do głowy dziwaczna myśl, że głos mój wydać może im się zbyt twardy i gruby. Potrząsnąłem więc głową i pokazując im uszy, potrząsnąłem nią po raz drugi. On tymczasem zrobił krok naprzód, zawahał się, wreszcie dotknął mej ręki. Niebawem uczułem inne lekkie dotknięcia na karku i ramionach. Chcieli upewnić się, że jestem człowiekiem. Z tym wszystkim nie było niczego, co mogłoby budzić obawę. Drobny i piękny lud miał w sobie coś budzącego zaufanie, szlachetność pełną wdzięku i dziecinną swobodę. Zresztą wyglądali tak delikatnie, że wydawało mi się, że mógłbym od jednego zamachu cały tuzin ich powalić jak kręgle. Zrobiłem jednak nagły ruch dla ostrzeżenia ich, gdym spostrzegł, że drobne ręce zebranych dotykają wehikułu czasu. Na szczęście w porę przypomniałem sobie o niebezpieczeństwie, o którym nie pomyślałem dotychczas. Zbliżywszy się do machiny, odśrubowałem małe dźwignie. Co ją wprawiały w ruch, i schowałem je do kieszeni. I ponownie zwróciłem się do owych mieszkańców Nowego Świata, by spróbować porozumieć się z nimi. Przyglądając się bliżej ich rysom, dostrzegłem dalsze jeszcze szczegóły składające się na typ piękności przypominający figurki z saskiej porcelany. Ich kędzierzawe włosy kończyły się nagle nad uszami i karkiem. Najmniejszego śladu zarostu nie było na twarzy, uszy zaś mieli prawdziwie maleńkie. Usta także małe, ciemnoczerwone, z wąskimi raczej wargami. Małe podbródki kończyły się ostro. Oczy zaśmieli duże i łagodne. Zdawało mi się, ale może to tylko pewien egoizm z mojej strony, że nie dostrzegłem w nich takiego zaciekawienia, jakiego mogłem przecież oczekiwać. Widząc, że nie pragną wcale porozumieć się ze mną, lecz tylko stoją dookoła, uśmiechają się i mówią do siebie miękkim, gruchającym dźwiękiem. Sam rozpocząłem rozmowę. Wskazałem na wehikuł czasu i na siebie. Następnie, po pewnym wahaniu, jak wyrazić czas, podniosłem rękę ku słońcu. W tej chwili dość piękna mała figurka, ubrana w pąsowo-białą szatę, bacznie śledząc ruchy, które wykonywałem, zadziwiła mnie naśladując huk piorunu. Zawahałem się na chwilę, jakkolwiek znaczenie tego było dość jasne. Nagle przyszła mi do głowy myśl że są to może wariaci. Nie macie pojęcia, jak mnie to zaskoczyło. Przed wiecie, żem zawsze sądził, iż ludzie z roku 820 przewyższają nas niewspółmiernie pod względem wiedzy, sztuki, wszystkiego. I oto nagle jeden z nich zadał mi pytanie, które wskazywało, że pytający stoi na tym samym poziomie, co nasze pięcioletnie dzieci. Spytał mnie bowiem, czym spadł ze słońca z uderzeniem pioruna. Osłabiło to w znacznym stopniu sąd, jaki o nich wytworzyłem był sobie na podstawie ich ubrania, delikatności ciała i rysów. Przemknęło mi przez myśl, że nie warto było budować wehikułu czasu. Kiwnąłem głową, wskazałem na słońce i dałem im tak żywe naśladowanie piorunowego huku, że Michasz przeraził. Cofnęli się o parę kroków i złożyli ukłon. Następnie jeden z nich zbliżył się do mnie z uśmiechem, przyniósł girlandę pięknych kwiatów, zupełnie mi nieznanych. I włożył mi za mą szyję. Pomysł ten znalazł uznanie ogółu. Wszyscy rozbiegali się po kwiaty i wśród ciągłego uśmiechu zaczęli mnie obsypywać nimi, aż wkrótce byłem zupełnie zasypany. Trudno wam wyobrazić sobie, jakie misterne i cudowne kwiaty wytworzyła natura w ciągu niezliczonych lat. Któryś z nich przypomniał o widowisku mającym się odbyć w pobliskim budynku. Zaprowadzono mnie więc tam, mimo marmurowego Sfinksa, który przez cały ten czas spoglądał na mnie z uśmiechem, szydząc jakby z mego zdumienia. Stanęliśmy przed wielką szarą budowlą z ciosanego kamienia. Gdy wchodziłem tam razem z nimi, ogarnęła mnie niepowstrzymana wesołość na wspomnienie mej głębokiej wiary w rozumną i wielce poważną potomność. Budynek miał olbrzymie wejście i kolosalne rozmiary. Byłem oczywiście niezmiernie zaciekawiony rującym się tłumem małych istot i ciemną, tajemniczą czeluścią rozdartej przede mną bramy. Cały świat wokoło, gdym tak patrzył ponad ich głowami, wydawał mi się skłębioną masą wspaniałych krzewów i kwiatów, niczym ogród od lat niepielęgnowany, ale też i nie zarosły chwastami. Widziałem mnogość dziwnych białych kwiatów na smukłych łodygach, których płatki były jakby z wosku, a kielichy miały około stopy średnicy. Rosły one tu i ówdzie, jakby w stanie dzikim pomiędzy krzewami o pręgowatych liściach. Lecz nie przyglądałem im się wówczas bliżej. Wehikuł czasu pozostawiłem na łące pomiędzy rododendronami. Łuk bramy był bogato rzeźbiony. Nie mogłem rzecz prosta bliżej się przyglądać rzeźbom, jednakże rzuciło mi się w oczy, gdy tamtędy przechodzili, pewne podobieństwo do ornamentów starofenickich. Zdumiało mnie zarazem i to, że były strasznie odrapane i skruszałe od słońca i słoty. W bramie spotkałem jeszcze wielu jaskrawo ubranych ludzi i tak weszliśmy razem. Ja w ciemnym, dziewiętnastowiecznym ubiorze, wyglądający dosyć śmiesznie w wieńcu z kwiatów, i otaczający mnie wirujący tłum jasnych, jaskrawych szat i oślepiająco białych nuki i rąk, w melodyjnym zgiełku śmiechu i hałaśliwych rozmów. Wielka brama prowadziła do równie wielkiej sali obitej ciemną materią. Suwit tonął w ciemności. Okna, po części kolorowe, po części nieoszklone, sączyły łagodne światło. Podłoga była z ogromnych płyt białego twardego metalu, z bryłu, nie z płyt. Powydeptywały ją zmarłe pokolenia, sądząc z głębokich brust, które wytwarzały się w miejscach bardziej uczęszczanych. Wzdłuż sali stały niezliczone stoły zrobione z bloków polerowanego kamienia, wzniesione około stopy na podłogę, a na nich stosy owoców. Niektóre z nich przypominały mi swym wyglądem olbrzymich rozmiarów pomarańcze i maliny, lecz większość zgoła nie znałem. Pomiędzy stołami leżały wielkie ilości poduszek. Rozsiedli się tam moi przewodnicy, dając mi znak, abym uczynił to samo. Bez ceremonii, ale i nie bez wdzięku zaczęli jeść owoce, wrzucając skórki i korzonki w szerokie otwory z boku stołów. Poszedłem za ich przykładem, bo czułem głód i pragnienie. Jednocześnie do woli przypatrywałem się sali. Najbardziej może zaskoczyło mnie jej zniszczenie. Ułożono w geometryczne figury ramy zakurzonych okien, były połamane w wielu miejscach. Na firankach osłaniających dolną ich część leżały grube pokłady kurzu. Zwróciło moją uwagę również to, że róg stołu marmurowego obok mnie był obtłuczony. Niemniej jednak widok ogólny sprawiał wrażenie zróżnicowania i malowniczości. W sali biesiadowała paręset osób. Większość, która usiadła jak mogła najbliżej, spoglądała na mnie z ciekawością, a małe ich oczy żywo błyszczały z ponad owoców, które spożywali. Wszyscy byli odziani w tę samą miękką, lecz mocno jedwabną materię. Mimochodem muszę zauważyć, że owoce były ich jedynym pokarmem. Ten lud dalekiej przyszłości hołdował ścisłemu wegetarianizmowi. Dopóki byłem z nimi, wbrew ochocie na mięso, musiałem również być owocożercą i rzeczywiście przekonałem się później, że konie, bydło, owce, psy za ichtiozaurem przeszły do niebytu, ale owoce były doskonałe. Szczególnie jeden, dojrzewający prawdopodobnie w tym czasie, mączysty trójkątny owoc. Był wyjątkowo dobry i stał się mym przysmakiem. Z początku te dziwne owoce wprawiały mnie w kłopotliwy podziw. To samo było z osobliwymi kwiatami, jakie tam widziałem. Później jednak zacząłem pojmować rację ich bytu. Mówię atoli o mym obiedzie z owoców w dalekiej dopiero przyszłości. Skoro więc tylko zaspokoiłem trochę apetyt, postanowiłem nieodwołalnie starać się o poznanie języka tych nowych ludzi. Była to naturalnie pierwsza rzecz do zrobienia. Owoce wydawały mi się właściwym tematem na początek nauki. Trzymając więc jeden z nich w ręku, zacząłem wydawać z siebie cały szereg pytających dźwięków i gestów. Miałem niemało trudność w wyrażaniu swych myśli. W pierwszej chwili usiłowania moje spotkały się z wejrzeniem pełnym zdumienia lub niewysłowienie wdzięcznym uśmiechem. Zawsze jednak mała jakaś osobka o jasnych włosach po chwili odgadywała mój zamiar i wymawiała żądną nazwę. Naradzali się i rozprawiali na ten temat między sobą, zaś pierwsze moje próby naśladowania drobnych dźwięków ich mowy wywoływały jedynie ogromną wesołość. Ja jednak, zachowując się tak jak bakałasz pośród dzieci, wytrwałem w postanowieniu i wkrótce już miałem do rozporządzenia około dwudziestu rzeczowników. Następnie przeszedłem do zajmków wskazujących i nawet do czasownika jeść. Lecz była to praca powolna i mały ludek wkrótce znudził się i starał się unikać moich zapytań. Tak iż z konieczności przystałem na to, że będą mi dawali lekcje w małych dozach, kiedy sami będą mieli na to ochotę. Ale przekonałem się niebawem, że nauka języka w takich dozach przeciągnie się w nieskończoność, bo nigdy nie spotkałem ludu gnuśniejszego i łatwiej ulegającego zmęczeniu. Rychło odkryłem w moich małych gospodarzach rzecz zadziwiającą, zupełny brak ciekawości. Przychodzili do mnie z głośnymi okrzykami podziwu, jak dzieci. Lecz również, jak dzieci, szybko przestawali się mną zajmować i szli dalej, poszukiwając nowej zabawki. Gdy skończył się obiad i moja pierwsza lekcja konwersacji, zauważyłem po raz pierwszy, że odeszli prawie wszyscy, którzy pierwej mnie otaczali. Dziwna rzecz, jak szybko przestałem być zajmujący dla tego małego ludu. Wyszedłem znowu przez bramę na światło dzienne, jak tylko zaspokoiłem głód. Idąc, spotkałem coraz więcej ludzi przyszłości, którzy szli za mną w wielkiej odległości, poplając i śmiejąc się ze mnie, a potem uśmiechnąwszy się i zrobiwszy parę serdecznych gestów, pozostawili mnie własnemu przemysłowi. Na świecie zapanował już cichy wieczór, a gdy wyszedłem z wielkiej sali, widnokrąg był oświetlony ciepłym blaskiem zachodzącego słońca. Z początku wszystko mnie dziwiło. Tak różne było to od świata, który znałem. Nawet kwiaty. Wielki szary budynek zbudowany był na zboczu szerokiej Doliny Rzecznej. Tamiza bowiem oddaliła się, była chyba o mile od swego położenia dzisiejszego. Postanowiłem wejść na wzgórze oddalone o półtorej może mili, skąd mogłem mieć rozleglejszy widok na naszą planetę Anno Domini 802 701. Bo chyba muszę zaznaczyć, że taką datę wskazywała mała tarcza w mojej machinie. Wchodząc, zwracałem uwagę na każdy szczegół, który by mógł mi wyjaśnić ową ruinę świetności, jaką wydawał mi się świat przyszłości, gdyż istotnie były to tylko ruiny. Wchodząc na pagórek, spostrzegłem na przykład ogromną masę brył granitowych zlepionych z sobą za pomocą aluminium. Wielki labirynt stromych urwisk i podczaskanych złomów, pośród których pleniły się kępy gęstych krzewów. Być może pokrzywy. Lecz o pięknych, brunatno nakrapianych liściach, które nie parzyły. Widocznie były to zwaliska jakiegoś kolosalnego budynku. Przeznaczenie jego w żaden sposób nie mogłem dojść. W tym miejscu sądzone mi było uczynić pierwszy krok do bardzo dziwnego odkrycia, lecz o tym powiem we właściwym czasie. Rozglądając się dookoła z wzniesienia, gdzie mi się dla odpoczynku zatrzymał, stwierdziłem nagle, że nie widać tu zgoła małych budynków. Prawdopodobnie dom pojedynczy już się dawno rozpłynął we mgle. A może nawet i pojedyncza rodzina. To i ówdzie ponad zielonością wznosiły się budynki podobne do pałaców, lecz dom i zagroda wiejska, które stanowią tak charakterystyczny rys w krajobrazie angielskim, już znikły. Komunizm, rzekłem sobie. Ale myślę, te zaraz spłoszyła inna. Patrzyłem na pół tuzina drobnych postaci, które szły moim śladem. Nagle spostrzegłem, że wszyscy mają jednakowy krój szat, takie same słodkie twarze bez zarostu, taką samą dziewczęcą krągłość nóg, może się to wydawać dziwne, ale nie zauważyłem tego poprzednio. Lecz wszystko tutaj było tak niezwykłe. Teraz stwierdziłem ten fakt w zupełności. Odmienności w ubiorze, różnic w budowie i zachowaniu się, które dziś wyodrębniają jedną płeć od drugiej, ów lud przyszłości nie znał wcale. Dzieci zaś w moich oczach były tylko miniaturowym odbiciem rodziców. Doszedłem do wniosku, że młode pokolenie przyszłości odznacza się przedwczesnym rozwojem, przynajmniej pod względem fizycznym, a późniejsze spostrzeżenia utwierdziły mnie w tym przekonaniu. Widząc dobrobyt i bezpieczeństwo, w którym żył ten lud, zrozumiałem, że podobieństwo płci będzie ostatecznie tym, czego należy oczekiwać, bowiem siła mężczyzny i miękkość kobiety, instytucja rodziny i różnica zawodów są tylko konieczną potrzebą wojowniczego w siły fizycznej. Gdy przyrost ludzkości jest wyrównany i liczebnie obfity, wysoka liczba urodzeń staje się raczej klęską niż błogosławieństwem państwa. Kiedy klęski są rzadkością, a potom stworzy je bezpiecznie, mniej potrzebna, a nawet zupełnie niepotrzebna staje się liczna rodzina. Znika też wśród obojga płci podział funkcji w związku z wychowywaniem dzieci. Początki tego widzimy już nawet w naszych czasach, a w owych przyszłych wiekach taki stan rzeczy zupełnie się już ustali. Tak wówczas Powiadam wam, myślałem sobie. Później dopiero przekonałem się, jak dalece mijało się to z rzeczywistością. Podczas tych rozmyślań, uwagę moją zwrócił ładny budynek, podobny do studni osłoniętej kopułą. Przemknęła mi przez głowę myśl, iż istnienie studni w przyszłości jest co najmniej dziwaczne, i zacząłem dalej snuć swe przypuszczenia. Nie było większych budynków na wierzchołku wzgórza, ponieważ widocznie mam nogi nadzwyczajnie uzdolnione do marszu, nieoczekiwanie znalazłem się po raz pierwszy sam. Tęskniąc już od swobody i przygody, puściłem się na wierzchołek wzgórza. Tam znalazłem ławkę z jakiegoś żółtego, nieokreślonego metalu, to i ówdzie nad żartą czerwoną rdzą i na wpół obrosłego miękkimi mychami. Poręcze miały kształt głów gryfów. Usiadłem na niej i patrzyłem na rozległy widok Starego Świata o zmroku tego długiego dnia. Widok był miły i piękny, taki jakiego nigdy w życiu nie widziałem. Słońce schowało się już było pod widnokrąg. A zachód oblał się świecącym złotem, które przenikało kilka poziomów idących pasów czerwieni i purpury. Poniżej była dolina Tamizy, a w niej leżała rzeka jak wstęga polerowanej stali. Mówiłem już o olbrzymich pałacach rozrzuconych wśród bogatej zielności, o pałacach zarówno rozsypujących się w gruzy, jak i ciągle jeszcze zamieszkiwanych. Gdzie niegdzie w tym olbrzymim niby ogrodzie wznosiły się białe i srebrzyste posągi. Tu i ówdzie odcinała się ostra linia kopuły na obelisku. Nie było płotów, nie było znaków prawa własności, nie było śladów rolnictwa. Cała ziemia stała się jednym ogrodem. Tak rozmyślając, pragnąłem ustalić swój pogląd na rzeczy, które oglądałem, a pogląd ten, tak przynajmniej kształtował się on w mym umyśle tego wieczora, był mniej więcej taki, jak tu wyłożę. Później przekonałem się, że odkryłem tylko połowę prawdy, a raczej, że dostrzegłem przebłysk tylko jednej płaszczyzny brylantu. małem wówczas, żem się natknął na ludzkość bliską już upadku. Czerwony zachód słońca przywiódł mi na myśl zachodzące słońce ludzkości – po raz pierwszy zdałem sobie sprawę ze straszliwych skutków społecznych reform, jakich obecnie dokonujemy. Nowa teraźniejszość, pomyślałem, jest jedynie logicznym następstwem przeszłości. Siła może być tylko dziedzictwem potrzeby. Bezpieczeństwo daje w nagrodę niemoc. Praca nad ulepszeniem warunków życia, prawdziwa działalność cywilizacyjna, która czyni życie coraz to bezpieczniejszym, wznosiła się ustawicznie przez wieki na coraz wyższe szczeble. Jeden triumf zjednoczonej ludzkości nad przyrodą następował po drugim. To, co jest obecnie marzeniem, stało się projektem rozważnie ułożonym i wykonanym. A plonem było to właśnie, co ujrzałem. Mimo wszystko, higiena publiczna i rolnictwo doby obecnej znajdują się dopiero w stanie zapoczątkowanym. Wiedza naszej doby dotknęła tylko małej części w zrozległej dziedziny chorób ludzkich. Choć co prawda nawet w tym czasie rozszerza swoją działalność ustawicznie i wytrwale. Nasze rolnictwo i ogrodnictwo tu i ówdzie tępi chwasty i uprawia zaledwie około 20 roślin użytecznych, pozostawiając reszcie roślin walkę o zachowanie równowagi, o ile zachować ją zdołają. Ulepszamy wybrane rośliny i zwierzęta, jakże niewiele ich jest, stopniowo przez dobór. Dziś nowy i lepszy gatunek brzoskwini, to znowu winogrono bez pestek. Kwiat silniej pachnący i większy lub odpowiedniejszej rasy bydła. Ulepszamy stopniowo, bowiem ideały nasze są równie nieokreślone, jak kuszące, a nasza wiedza bardzo ograniczona. Bo wreszcie przyroda jest lękliwa i oporna w naszych niezgrabnych rękach. Kiedyś będzie to organizowane lepiej i coraz lepiej. W tym kierunku bowiem dążyć będzie wszystko mimo przeciwności. Cały świat stanie się inteligentny, wykształcony i współdziałający. Wszystko dążyć będzie coraz szybciej i szybciej do podbicia przyrody. W końcu, rozumnie i ostrożnie, przystosujemy równowagę życia zwierzęcego i roślinnego do ludzkich potrzeb. Sądzę też, że celów osiągnięto z pomyślnym skutkiem w czasie, który przeskoczyła moja machina. Powietrze było wolne od komarów, ziemia od chwastów i grzybów, wszędzie były owoce i wonne, piękne kwiaty. Tu i ówdzie fruwały wspaniałe motyle. Udoskonalono medycynę zapobiegawczą, wygnano chorobę. Podczas mojego pobytu nie widziałem zgoła oznak jakichkolwiek chorób zakaźnych. A opowiem Wam później, jak głębokim przeobrażeniom wskutek przemiany cywilizacji uległ nawet proces gnicia i rozkładu. Odniesiono też i triumfy społeczne. Widziałem ludzkość zamieszkującą wspaniałe siedziby, pysznie odzianą. I od pierwszej chwili pobytu w krainie przyszłości nie dostrzegłem jeszcze ludzi pracujących. Nie było śladów walki, zarówno społecznej, jak i ekonomicznej. Do przeszłości już należały sklep, reklama, ruch miejski, cała ta handlowość, która stanowi ciało naszego świata. Nic więc dziwnego, że w ciszy złotego wieczora aż podskoczyłem na samą myśl o raju społecznym. Przypuszczałem, iż poradzono sobie z tą przeszkodą, jaką jest przyrost ludzkości, i ludność też wzrastać przestała. Lecz wraz ze zmianą warunków przychodzi też i nieuchronne przystosowanie się do zmiany. Jeżeli wiedza biologiczna nie jest jedynie stekiem błędów, co zatem pobudza inteligencję i energię człowieka, trudy i wolność. Oto warunki, pośród których człowiek czynny, silny i rozważny ostaje się, a słabszy ginie i które wynagradzają współdziałanie ludzi zdolnych, wynagradzają opanowanie, stanowczość i cierpliwość. A instytucja rodziny i wszystkie te uczucia, które w niej i z niej powstają, dzika zazdrość, troska o potomstwo, poświęcenie rodziców wszystko to znajdowało usprawiedliwienie i poparcie w związku z niebezpieczeństwami grożącymi młodemu pokoleniu. Gdzie są obecnie owe grożące niebezpieczeństwa? Powstaje i oto i rośnie ciągle nowy prąd przeciwko zazdrości małżeńskiej, przeciwko wybujałemu macierzyństwu, przeciwko namiętności wszelkiego rodzaju. Wszystkie te rzeczy są teraz sprzeczne z potrzebami wygodnego życia, jako przeżytku barbarzyńskiej epoki, zgrzyty w bycie wykwintnym i przyjemnym. Pomyślałem sobie o wątłych istotach przyszłości, o ich słabej inteligencji, o ogromnych, a tak licznych ruinach, i przypomnienie to potwierdziło tylko moją wiarę w doskonałe podbicie przyrody przez człowieka przyszłości. Po walce bowiem następuje pokój. Ludzkość była dawniej silna, energiczna, inteligentna i użyła swej bujnej żywotności do zmienienia warunków, w których żyła. I teraz nastąpiło oto oddziaływanie owych zmienionych warunków, bowiem wśród doskonałej wygody i bezpieczeństwa, niestrudzona energia, która w nas jest siłą, staje się słabością. Nawet w naszych czasach, pewne dążności i pragnienia, niegdyś konieczne do życia, mogą być źródłem niepowodzeń. Odwaga fizyczna. I umiłowanie walki na przykład niewielką są dziś pomocą. Mogą nawet okazać się przeszkodą dla człowieka cywilizowanego, zaś w stanie absolutnego bezpieczeństwa i równowagi fizycznej, umysłowe, jak i fizyczne zalety będą najzupełnie zbyteczne. Od niezliczonych już lat myślałem sobie, nie było tu ani wojny, ani grozy, ani gwałtu jednostki. Nie było też niebezpieczeństwa ze strony dzikich zwierząt. Nie było epidemii oszczędzającej jedynie silne fizyczne jednostki, ani wreszcie potrzeby pracy. Do takiego życia ci, których nazwiemy słabymi, są równie dobrze przystosowani jak silni. Słabi są już nie w istocie słabi. Co więcej, daleko bardziej przystosowują się oni do warunków życia, gdy tymczasem silnych pożera energia, dla której nie znajdują ujścia. Bez wątpienia wyszukana piękność budynków, na które patrzyłem, była wynikiem ostatnich wysiłków bezcelowej już energii ludzkiej, bujnym rozkwitem poprzedzającym erę wiecznego pokoju, w którym ludzkość doszła do idealnie harmonijnego zespolenia się z warunkami, w jakich żyła. Taki los spotykał zawsze energię w bezpieczeństwie. Zwracała się ona do sztuki i erotyzmu, a po nich znowu zawsze przychodziła słabość i rozkład. W czasach, na które patrzyłem, ów pęd do sztuki wygasł już zupełnie. Ustroić się w kwiaty, potańczyć, pośpiewać w świetle słonecznym. Tyle tylko pozostało z artystycznych zamiłowań. Nic więcej. A i to nawet zaniknie wśród radosnej bezczynności. My, ludzie, ostrzymy się na kamieniu szlifierskim bólu i konieczności, a tutaj doznałem właśnie wrażenia, jak gdyby ów nienawistny kamień nareszcie został skruszony. Gdy tak stałem przy zapadającym coraz bardziej zmierzchu, zdawało mi się, że w tym prostym objaśnieniu ujął Zagadkę świata. Całą tajemnicę tego rozkosznie żyjącego ludu. Prawdopodobnie środki, jakich użyli przeciwko przyrostowi ludności, były aż nadto skuteczne i zaludnienie raczej się zmniejszyło niż utrzymywało w mierze. To tłumaczyło istnienie opuszczonych ruin. Bardzo proste były moje objaśnienia i chyba łatwe do przyjęcia. Jak to się dzieje z większością teorii opartych na błędzie. Rozdział 5. Gdy tak stałem, rozmyślając o tym nazbyt doskonałym triumfie człowieka, księżyc w pełni żółty i wypukły wszedł na północno-wschodzie w powodzi srebrzystego światła. Jasne drobne figurki przestały się owijać. Przeleciała milcząca sowa. Chłód nocy przejmował mnie dreszczem. Postanowiłem zejść i poszukać miejsca na nocleg. Spojrzałem na znany mi budynek, po czym wzrok mój powędrował ku postaci białego sfinksa na brązowym piedestale. Posąg stawał się coraz wyraźniejszy w miarę, jak rozjaśniało się światło wschodzącego księżyca. Widziałem srebrną brzozę obok niego. Spostrzegłem kępę rododendronów, ciemniającą w bladym świetle i mały trawnik, na który raz jeszcze się obejrzałem. Dziwny niepokój zmącił pogodę mego umysłu. — Nie — powiedziałem sobie śmiało — to nie jest ten trawnik. A jednak to był ten sam trawnik. Biała trendowata twarz sfinksa zwrócona była ku niemu. Czy wystawicie sobie wrażenie, jakiego naraz doznałem? Nie nie zdołacie sobie wyobrazić. Mój wehikuł czasu zniknął. Nagle niczym cios w twarz uderzyła mnie myśl, iż na zawsze może utraciłem mój świat, który zostawiłem, i bez ratunku już pozostanę tu w nowym, tym dziwnym, tajemniczym świecie. Sama myśl o tym sprawiała mi najprawdziwszy fizyczny ból. Czułem, że chwyta on mnie za gardło i dusi. Po chwili ogarnął mnie paniczny strach. W podskokach biegłem wielkimi susami ku pochyłości. Raz upadłem jak długi, Podrapałem sobie twarz, pokaleczyłem się, no ale nie traciłem czasu na tamowanie krwi. Skakałem i biegałem, wciąż czując ciepłą strugę na twarzy i podbródku. Przez cały czas mówiłem sobie. Odsunęli go cokolwiek, zepchnęli w krzaki na ścieżkę. Biec jednak nie przestawałem i pędziłem coś w nogach, a jednak przez cały ten czas byłem przekonany, że nastąpi coś strasznego. Wiedziałem, że owo pocieszenie się nadzieją jest niedorzeczne. Instynktownie czułem, że raz na zawsze utraciłem moją machinę. Oddychałem z trudnością. Przypuszczam, że całą odległość od wierzchołka do trawnika, jakieś dwie mile angielskie, przebiegłem może w dziesięć minut, a przecież nie jestem już młody. Biegnąc, klnąłem głośno na szaloną lekkomyślność i traciłem oddech od krzyku. Krzyczałem głośno, lecz nikt nie odpowiadał. Żadna żywa istota nie zaszemrała nawet w tym świecie oświetlonym przez Księżyc. Gdy dobiegłem do trawnika, ziściły się moje najgorsze obawy machiny ani śladu. Zrobiło mi się słabo i zimno, gdy spojrzałem na pustą przestrzeń wśród ciemnych rododendronów. Z wściekłością biegałem dokoła, szukając machiny w czarnej gęstwinie krzaków, albo też przystawałem nagle w szale rwąc włosy. Nade mną wznosił się sfinks na brązowym piedestale, biały, jaśniejący, trędowaty w urocznym świetle księżyca. Wyglądał tak, jakby się uśmiechał, szydząc z mojego nieszczęścia. Mogłem się tylko pocieszyć tym, że to mali ludzie schowali gdzieś może machinę, gdybym nie był przekonany o ich nieudolności fizycznej i umysłowej. I oto zaczęła nurtować mnie świadomość istnienia jakiejś nieznanej mi potęgi, która pozbawiła mnie wehikułu. Jednego tylko byłem pewny: że choćby na tym tu świecie zrobiono dokładną kopię machiny, to nie będzie ona mogła poruszać się sama w czasie sposób przymocowania dźwigni który pokażę wam później uniemożliwił upuszczenie jej w ruch po odjęciu dźwigni zabrano ją jednak z miejsca i ukryto tylko gdzie gdzie sądzę żem musiał wpaść w szał pamiętam że biegałem gwałtownie w jedną i w drugą stronę dookoła sfinksa pomiędzy drzewami oświetlonymi przez księżyc i spłoszyłem jakieś białe zwierzę które w ciemności wziąłem za małego jelonka lub sarnę Pamiętam również, że podczas tej nocy waliłem w krzaki zaciśniętymi pięściami, aż podrapałem dłonie do krwi. Istotnie krwawiły od łamanych gałęzi. Po tym wszystkim łukając i szlochając z rozpaczy, dopadłem do dużego budynku z kamienia. Wielka sala była ciemna, cicha i opuszczona. Pośliznąłem się na nierównej podłodze i upadłem na malachitowy stół, silnie tłukąc sobie udo. Zapaliłem zapałkę. Szedłem dalej, aż znalazłem się za ową zakurzoną zasłoną, o której już mówiłem poprzednio. Stamtąd wszedłem do drugiej wielkiej sali, zasłanej poduszkami, na których spało około dwudziestu może małych istot. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że moje powtórne zjawienie się przejęło ich zdumieniem. Nagle bowiem pozrywali się, wydając bezmyślne głosy, dziwiąc się przy tym trzaskowi i światłu zapałki. Zapomnieli już bowiem o zapałkach. Gdzie mój wehikuł czasu? Wrzeszczałem jak rozzłoszczone dziecko, szarpiąc ich i potrząsając jednego po drugim. Musieli patrzeć na mnie jak na wariata. Niektórzy śmiali się, inni spoglądali z bolesnym przerażeniem. Otoczyli mnie kołem. Wpatrywałem się w nich teraz spokojniej. Wróciła mi rozwaga. Zrozumiałem, że postępuję jak głupiec, jak tylko można najgorzej w danych warunkach, starając się obudzić w nich uczucie strachu. Powinienem był wiedzieć, wnioskując z ich zachowania w ciągu dnia, że przecież musieli już zapomnieć, co to strach. Nagle rzuciłem zapałkę i potrącając jednego z nich w biegu, wpadłem na oślep z powrotem do jadalni i wybiegłem na światło księżyca. Usłyszałem za sobą przerażone głosy i szybkie stąpanie drobnych nóżek. Biegali bezładnie i potykali się. Nie przypominam sobie, co robiłem, gdy tymczasem księżyc wzbił się wysoko na niebie. Przypuszczam, że nieprzewidziana strata, strata jedyna w swym rodzaju, doprowadziła mnie do szaleństwa. Czułem, że jestem bez nadziei odcięty od mego świata, w którym żyłem, że jestem dziwnym zwierzęciem w nieznanym kraju. Miotałem się ustawicznie, krzycząc i wyrzekając głośno na Boga i los. Pozostało mi wspomnienie strasznego znużenia po długiej nocy spędzonej w rozpaczy. Pamiętam żywo, jak patrzyłem to w jedną, to w drugą stronę. Jak pełzałem wśród ruin oświetlonych przez księżyc, natykając się na dziwne jakieś istoty w czarnym cieniu, wreszcie, gdy położyłem się na trawie niedaleko sfinksa, zapłakałem w skrajnej rozpaczy. Nic mi też nie pozostało oprócz rozpaczy. Potem usnąłem, a gdym się przebudził, dzień już był jasny i para wróbli podskakiwała na trawie koło mnie. Mogłem ich dosięgnąć ręką. Podniosłem się, czując świeżość poranku, starając sobie przypomnieć, jak się tu dostałem i dlaczego odczuwam tak wielkie opuszczenie i rozpacz. Nagle rozjaśniło mi się w głowie. W pełnym, ożywiającym świetle dnia mogłem już odważnie rozejrzeć się w tym położeniu. Spostrzegłem szalony nierozum, jaki wykazałem ubiegłej nocy i byłem już teraz w stanie wszystko sobie rozważyć. Przypuśćmy, że stało się najgorsze, powiedziałem. Przypuśćmy, że machina przepadła, może została zniszczona. Wypada być spokojnym, cierpliwym, obeznać się ze zwyczajami ludu, dowiedzieć się w jaki sposób poniosłem stratę, przekonać się, czy nie mógłbym dostać potrzebnych materiałów i narzędzi do zrobienia w ostateczności nowej machiny. Niechże to będzie moja jedyna nadzieja. Licha to nadzieja, co prawda, ale w każdym razie lepsza od rozpaczy. A poza tym obcy świat wokół mnie był piękny i ciekawy. Prawdopodobnie jednak machina była tylko gdzieś schowana. Powinienem być spokojny i cierpliwy, odnaleźć miejsce jej ukrycia i odzyskać ją siłą lub podstępem. Z tą myślą podniosłem się i zacząłem upatrywać miejsca, gdzie mógłbym się wykąpać. Czułem się zmęczony, odrętwiały, zabrudzony po podróży. Świeżość poranka wzbudziła we mnie chęć odświeżenia się. Wzburzenie moje minęło. Rzeczywiście, gdym się lepiej zastanowił, sam dziwiłem się swym niezwykłym podnieceniem owej nozy. Starannie zbadałem gruntko o trawnika, Straciłem trochę czasu na próżne zapytania, z którymi się zwracałem, o ile mogłem, do przechodzących drobnych ludzi. Nie rozumieli mojej mimiki. Niektórzy po prostu milczeli, inni sądzili, że to żart i śmiali się ze mnie. Miałem jedno z najtrudniejszych na świecie zadań. Musiałem powstrzymywać ręce, rwące się do ich ślicznych, śmiejących twarzyczek. Był to jakiś wariacki szał, lecz licho, zrodzone ze ślepego strachu i gniewu, z trudnością daje się okiełznać. Ciągle gotowe skorzystać z miotającego mną niepokoju. Lepsze wskazówki dała mi darni. Znalazłem na niej bluzdę między piedestałem sfinksa a śladami mych stóp w miejscu, gdzie zaraz po przybyciu mocowałem się z wywróconym wehikułem. Były inne jeszcze ślady usunięcia przyrządu. Dziwne, wąskie, drobne odciski stóp, podobne do tych, jakie mogły pozostawiać po sobie chyba leniwiec. On to bowiem przyszedł mi na myśl. Skierowało to moją uwagę na piedestał. Zdaje mi się, iż mówiłem wam, że piedestał był z brązu. Nie była to naga tylko bryła ze wszystkich stron, bowiem zdobiły go kunsztowne, rzeźbione płyty. Podszedłem bliżej i uderzyłem w jedną z płyt. Piedestał był wewnątrz pusty. Przyglądając się uważnie płytom, przekonałem się, że nie tworzą całości z obromowaniem. Nie było w nich rączek ani dziurek od kluczy. I jeżeli tablice te istotnie były drzwiczkami, mogły się otwierać tylko od wewnątrz. Jedno już teraz było dla mnie dostatecznie jasne. Nie musiałem się zbytnio zastanowić, by się domyślić, że mój wehikuł czasu znajduje się wewnątrz piedestału. Inna sprawa. Jak się tam dostał? Spostrzegłem głowy dwóch ludzi ubranych na pomarańczowo, którzy szli ku mnie przez zarośla pod okrytymi kwieciem jabłoniami. Zwróciłem się z uśmiechem i kiwnąłem do nich. Podeszli. Wskazując piedestał, starałem się wyłożyć im swe żądanie, aby mi go otworzyli. Lecz ludzie owi po pierwszym moim ruchu zachowali się w prawdziwie dziwny sposób. Nie wiem, jakim wyrazem mam określić ich miny. Przypuśćcie, że uczyniliście wysoce nieprzyzwoity gest wobec subtelnej kobiety, a będziecie mieli to, na co ja patrzyłem. Odeszli, jakby ich spotkała najwyższa obraza. Zupełnie z takim samym skutkiem zapytałem później jakiegoś miłego chłopczyka w białym stroju. Widząc jego zachowanie, zacząłem do pewnego stopnia wstydzić się za siebie, lecz, jak wiecie, musiałem odzyskać konieczny wehikuł czasu. Spróbowałem raz jeszcze go zapytać. Gdy się odwrócił, jak inni, straciłem cierpliwość. W trzech susach znalazłem się koło niego, chwyciłem go za kark i zacząłem ciągnąć do Sfinksa. Spojrzałem mu w twarz. Było na niej przerażenie i odraza. Puściłem go wolno. Nie uznałem się jednak za pobitego. Waliłem pięściami w brązową tablicę. Zdawało mi się, że słyszę wewnątrz jakiś szmer. Dokładnie mówiąc, sądziłem, że słyszę dźwięki podobne do chichotu. Ale musiałem się mylić. Wziąłem duży kamień z nad rzeki, wróciłem i dopóty kułem nim w podstawę. Dopóki nie spłaszczyłem wypukłego obramowania. Śnieć z tablicy odpadała małymi płatkami. Drobny ludek musiał słyszeć w odległości dwóch mil angielskich dokoła, jak kułem, uderzając gwałtownie, lecz nikt nie nadchodził. Całą gromadę ich widziałem na pochyłości pagórka. Spoglądali na nie lękliwie, ukradkiem. Wreszcie zmęczony, zziajany usiadłem, zamierzając pilnować tego miejsca. Nie byłem jednak w stanie czuwać długo, bo się bardzo niepokoiłem. Zbyt wiele jest we mnie cech człowieka zachodu, abym mógł czekać bezczynnie. Mogę lata pracować nad jednym zagadnieniem, ale co innego, czekać 24 godziny bezczynnie. Po pewnym czasie odszedłem i zacząłem bez celu przechadzać się po zaroślach w okolicy pagórka. Cierpliwości, mówiłem do siebie, jeżeli chcesz odzyskać machinę, powinieneś zostawić sfinksa w spokoju. Jeżeli zamierzają ci ją wydrzeć, nic dobrego nie przyjdzie z psucia brązowych tablic. Jeżeli zaś nie mają takiego zamiaru, to ci ją zwrócą, jak tylko będziesz umiał o nią zapytać. Nie ma sensu dociekać wszystkich tych tajemnic i zagadek, bo to prosta droga do obłędu. Staraj się zrozumieć ten świat, poznaj jego obyczaje, rozglądaj się bacznie, wystrzegaj się zbyt pochopnych wniosków. W końcu znajdziesz klucz do wszystkiego. Myśl o latach, jakie spędziłem na badaniach i pracy, by znaleźć się kiedykolwiek w przyszłości, i gwałtowne pragnienie, by się z niej teraz wydostać, ukazały mi całą śmieszność mego położenia. Sporządziłem na siebie najbardziej skomplikowaną i niebezpieczną pułapkę, jaką kiedykolwiek człowiek wymyślił, a chociaż sam wszystko zrobiłem, sam już nic odrobić nie zdołam. I zacząłem się śmiać na całe gardło. Przechodząc przez ogromny pałac, zauważyłem, że mały ludek mnie unika. Może tak mi się zdawało, a może miało to pewien związek z moim szturmowaniem do brązowych wrót. W każdym razie byłem pewny, że mnie unikają. Starałem się jednak nie zwracać na to uwagi i w ciągu dnia lub dwóch wszystko powróciło do dawnego stanu. Czyniłem takie postępy w ich mowie, na jakie tylko było mnie stać, a ponadto prowadziłem tu i ówdzie badania. Co się tyczy nauki języka, możliwe jest, że nie pojąłem jego subtelności. A może też język odznaczał się nadmierną prostotą. Składał się bowiem wyłącznie z rzeczowników i czasowników. Prawdopodobnie mało w nim było, jeżeli w ogóle były, pojęć oderwanych. Również rzadko używano przenośni. Mowa ich składała się zasadniczo ze zdań prostych, z dwóch nawet wyrazów złożonych i nie udawało mi się wyrazić też ani pojąć nic prócz najprostszych myśli. Postanowiłem sprawę wehikułu i tajemnicę drzwi brązowych pod Sfinksem ukryć w najdalszym zakątku pamięci, dopóki pogłębiająca się znajomość języka nie doprowadzi mnie na powrót do nich w sposób już naturalny. Pewne jednakże uczucia, jak pojmujecie, trzymały mnie wciąż na uwięzi w promieniu paru mil od miejsca, gdzie wylądowałem. O ile mogłem zauważyć, wszędzie panował taki sam bujny rozkwit, jak w dolinie tamizy. Z każdego pagórka, na jaki wsiadłem, widziałem mnogość wspaniałych budynków urozmaiconych w nieskończoność pod względem stylu i materiału. Takie same kępy drzew, widocznie zielonych, takie same drzewa obciążone kwieciem i olbrzymieniczym drzewa paprocie. Tu i ówdzie błyszczała woda jak srebro, a dalej ląd podnosił się w faliste, niebieskawe pagórki i gdzieś daleko zlewał się z błękitem nieba. Niezwykłym szczegółem, którym mnie teraz przed innymi zaciekawiał, były osobliwego rodzaju okrągłe studnie. Niektóre z nich, jak mi się zdawało, sięgały znacznej głębokości. Jedna znajdowała się przy ścieżce wiodącej na wzgórze, tej samej, którą szedłem w pierwszej mojej wędrówce. Studnia ta, podobnie jak inne, była okuta brązem, misternie wykończona i osłonięta niewielką kopułą od deszczu. Siedząc przy takiej studni i patrząc w czarną otchłań, nie dostrzegłem wcale odblasków wody, nie mogłem też dostrzec odbijającego się światła zapałki. Lecz we wszystkich słyszałem jakiś łoskot, jakby odgłos wielkiej machiny. Po płomieniu zaś zapałki poznałem, że w te szyby wpływał stary prąd powietrza. Później w gardziel jednej studni rzuciłem kawałek papieru. Nie spadł powoli na dół, lecz zniknął szybko porwany przez latujący w głąb pęd powietrza. Po niejakim czasie zauważyłem pewien związek między otwartymi studniami a wysokimi wieżami, które tu i ówdzie stały na pochyłościach wzgórz. Powietrze drgało nad nimi w ciągłym falowaniu, podobnie jak drga nad rozprażonym w słońcu przybrzeżnym piaskiem w upalny dzień. Zastawiając te dwie okoliczności, wprowadziłem poważny wniosek o rozległym systemie wentylacji podziemnej, której prawdziwego znaczenia wszakże trudno się było domyślić. Z początku gotów byłem widzieć w tym pewien związek z urządzeniami sanitarnymi tego lodu. Wniosek taki nasował był się sam, był jednak najzupełniej mylny. Muszę tu przyznać, że niewiele dowiedziałem się o kanałach, rurach podziemnych i środkach komunikacji oraz innych udogodnieniach w ciągu mego pobytu w krainie przyszłości. W niektórych wizjach utopii, w widzeniach przyszłych czasów, które czytałem, jest sporo szczegółów o budowlach, instytucjach społecznych i tym podobne. Nie trudno o nie, gdy się ma cały świat w swej wyobraźni. Ale są one wręcz nieprzystępne dla rzeczywistego podróżnika pośród takiej rzeczywistości, jaką ja tutaj spotkałem. Wyobraźmy sobie opowieść o Londynie, jaką powiecie do swego pełenia murzyń świeżo przybyły z Afryki Środkowej. Czego on się dowie o towarzystwach kolei żelaznych, o rurach społecznych, o telefonach i telegrafach, o towarzystwach sprzedaży parcel na raty, o urządzeniu poczt i tym podobne, jeżeli nawet nie zabraknie nam dobrej woli do wytłumaczenia mu tego wszystkiego. A czyż z tego, co rzeczywiście poznał, dużo się nauczą odeń lub czemu uwierzą jego przyjaciele i ziomkowie, którzy podróży z nimi razem nie odbyli? Pomyślcie teraz, jak wąska jest granica oddzielająca Murzynę od białego w czasach obecnych, i jak szeroka była przepaść pomiędzy mną a ludźmi złotego wieku. Zdawałem sobie sprawę z istnienia wielu niewidzialnych urządzeń służących mej wygodzie. Lecz poza ogólnym wrażeniem zautomatyzowanej organizacji obawiam się, że bardzo niewiele będę mógł o tym powiedzieć. Na przykład co do kwestii grzebania zmarłych, nie dostrzegłem zupełnie żadnego śladu krematoriów, ani też czegoś podobnego do grobów. Wpadłem na myśl, że może cmentarze lub krematoria są gdzieś poza obrębem mych poszukiwań. Pytanie to zadawałem sobie z całą rozwagą, a ciekawość moja w pierwszej chwili doznała zupełnie porażki. Sprawa ta wprawiała mnie w podziw i byłem zmuszony uczynić dalsze spostrzeżenie, które mnie zdziwiło jeszcze bardziej. Mianowicie, że wśród tego ludu nie było starców, kalek ani chorych. Muszę przyznać, że niedługo się zadowalałem najlepszą mą teorią o zautomatyzowanej cywilizacji i upadającej ludzkości, a jednak nie byłem zdolny myśleć inaczej. Pozwólcie mi tu wyłożyć na napotkane trudności. Kilka większych pałaców, które poznałem, były tylko mieszkaniami, wielkimi jadalniami i sypialniami. Ani warsztatów, ani urządzeń jakiego bądź rodzaju nie dostrzegłem. A przecież ludzie ci ubierali się w ładne tkaniny, które co pewien czas musiały być sprane na nowo. Sandały ich zaś, jakkolwiek pozbawione ozdób, były misternymi okazami wyrobów metalowych. Gdzieś te rzeczy musiały być przecież robione, a małe istoty nie objawiały cienia dążności wytwórczych. Nie było ani sklepów, ani warsztatów, ani też urządzeń, które by wskazywały na dowóz z zewnątrz. Cały czas spędzali ci ludzie na miłej zabawie, na kąpaniu się w rzece, na półstwawolnych romansach, na spożywaniu owoców i spaniu. Nie mogłem zgoła dopatrzeć się, jak dalece zajmowały ich sprawy ekonomiczne. A teraz, co się tyczy wehikułu czasu, został on przez nie wiadomo kogo umieszczony we wnętrzu Białego Sfinksa. Po co? Nie dojdę nawet tego za cenę życia. Poza tym, puste studnie, te dziwne kolumny, czułem, że tracę wątek. Czułem, jakby to wyrazić, przypuśćcie, że znaleźliście napis, w którym tu i ówdzie są zdania w wybornej angielszczyźnie, a pośród nich umieszczone inne, składające się z wyrazów z liter nawet zupełnie Wam nieznanych. Tak mi się tedy przedstawiał świat z roku 800-2701, w trzecim dniu mego tam pobytu. Tego dnia przypadkowo pozyskałem także osobliwego rodzaju przyjaciela. Zdarzyło mi się, iż dopatrywałem się małym istotą podczas kąpieli na mieliźnie, gdy jedna z nich doznała skurczów i prąd rzeki porwał ją i uniósł dalej. Prąd był szybki, lecz niezbyt silny, nawet dla średniej miary pływaka. Dawam to pojęcie o szczególnym niedołęstwie tych ludzi, gdy powiem wam, że nikt nie zrobił najmniejszego wysiłku dla ratowania drobnej istoty, która tonęła na ich oczach. Spostrzegłszy to, szybko zrzuciłem ubranie Przebiegłem w brud do pewnego punktu poniżej prądu Pochwyciłem biedną kruszynę i bezpiecznie wyniosłem ją na ląd Rozcieranie ciała, które nawet nie trwało długo Szybko przerzuciło jej przytomność I z zadowoleniem zobaczyłem, iż przyszła do siebie jeszcze przed moim odejściem Miałem o nich wszystkich tak niepochlebne wyobrażenie Że nawet wcale nie spodziewałem się wdzięczności Poza tym względem wszakże omyliłem się Wypadek wydarzył się rano po południu, jak przypominam sobie, znowu spotkałem małą kobietkę, gdy wracałem z wyprawy rozpoznawczej do głównej swej kwatery. Powitała mnie okrzykami radości i obdarzyła dużą girlandą kwiatów, widocznie zrobioną dla mnie. Pobudziło to moją wyobraźnię. Być może czułem się w istocie bardzo osamotniony. Zrobiłem w każdym razie wszystko, co można, aby okazać, ile sobie ceni jej podarek. Niedługo potem siedzieliśmy razem na małej ławeczce kamiennej, zajęci rozmową, składającą się głównie z uśmiechów. Wyrażała ona swą przyjaźń tak, jak uczucia swe może wyrażać dziecko. Dawaliśmy sobie nawzajem kwiaty, a ona całowała mi ręce. Robiłem to samo z jej rękami. Następnie próbowałem rozmawiać i dowiedziałem się, że ma na imię Wena, imię, które wydawało mi się dla niej stosowne, chociaż nie wiedziałem co znaczy. Taki był początek dziwnej przyjaźni, która trwała tydzień, a jak się skończyła, opowiem. Była zupełnie dziecinna. Wszędzie chciała być razem ze mną. Wszędzie za mną chodzić. A gdy podczas pierwszej naszej wycieczki chciałem ją zmęczoną chodzeniem pozostawić na drodze, wówczas wyczerpana wołała za mną żałośnie. Należało jednakże raz już opanować zagadki tego nieznanego świata. Powiedziałem sobie, że nie po to dostałem się w przyszłość, aby prowadzić. Miniaturowy flirt. Wielki był jednak jej smutek ilekroć ją porzucałem na drodze. Niekiedy nawet z rozpaczą wyrażała mi swój żal pożegnaniu, tak iż miałem tyleż niepokoju, co zadowolenie z jej przywiązania. Niemniej jednak była mi prawdziwie wielkim pokrzepieniem. Dopiero po czasie poznałem, jaką przykrość sprawiałem jej każdym rozstaniem. Dopiero wtedy pojąłem jasno, czym jest dla mnie, gdy już było za późno. Okazując mi bowiem na swój sposób troskę o mnie, mała laleczka sprawiała swym przywiązaniem to, że gdym wracał w okolicy Białego Sfinksa, doznawałem takiego uczucia, jakbym powracał do domu. Zaledwie zszedłem z pagórka, wyczekiwałem już jej drobnej postaci przyodzianej w bieli złoto. Od niej także dowiedziałem się, że przestrach nie porzucił jeszcze tego świata przyszłości. Była dość odważna we dnie i pokładała we mnie zadziwiającą ufność. Pewnego razu, gdym w chwili zniecierpliwienia zrobił groźną minę, ona roześmiała mi się w twarz. Obawiała się natomiast ciemności, mroku, rzeczy czarnych. Ciemność była dla niej jedynym źródłem strachu. Ów szczególnie silny lęk zniewolił mnie do rozmyślań i spostrzeżeń. Poznałem między innymi, że mały ten lud po zmroku zbiera się w dużych domach i śpi gromadnie. Gdy wchodziło się tam bez światła, wtrącało się ich w ich zamęt i przerażenie. Po zmroku nigdy nie spotkałem nikogo. Nikt nie chodził po dworze, nie spał przed domem. Zawsze byłem jednak tak nierozsądny, że zapominałem o tej lekcji strachu i upierałem się na przekór z gryzotą weny, aby spocząć z dala od tego rozespanego tłumu. Martwiło ją to bardzo, lecz w końcu dziwne przywiązanie do mnie wzięło górę i w ciągu pięciu nocy naszej znajomości, wliczając to ostatnią noc, spała oparłszy głowę na mym ramieniu. Muszę jednak przerwać opowiadanie o niej, własne moje dzieje bowiem dopominają się już opowieści. Obudziłem się o świcie niespokojny. Miałem bardzo przykresny. Zdawało mi się, że tone i że anemony morskie wchodzą mi po twarzy, obmacując miękkimi czułkami. Zerwałem się z dziwnym wrażeniem, że jakieś szarawe zwierzę wybiegło z pokoju. Próbowałem zasnąć na nowo, lecz czułem niepokój i udręczenie. Była to godzina brzasku, kiedy różne rzeczy wypełzają z mroku, kiedy wszystko jest bezbarwne i zarysowane ostro, a jednak nierzeczywiste. Stałem i wstąpiłem w progi wielkiej sali, a następnie wyszedłem na kamienny taras przed pałacem. Przyszło mi na myśl, żeby stać się cnotliwym z konieczności i zobaczyć wschód słońca. Księżyc zachodził, a zamierające jego światło i pierwsza bladość brzasku mieszały się w ponury półmrok. Krzewy były czarne jak atrament, łąka ciemno-szara, a niebo bezbarwne i smutne. I zdawało mi się, że na pagórku widzę duchy. Po trzykroć, gdy się wpatrywałem w pochyłość pagórka, widziałem białe postacie. Dwukrotnie dostrzegłem pojedynczą białą istotę, podobną do małpy, jak szybko biegły na wierzchołek wzgórza, a raz koło siebie ujrzałem kilka jej w gromadzie, jak niosły ciemne jakieś ciało. Oddaliły się z pośpiechem. Nie wiedziałem, co się z nimi stało. Prawdopodobnie znikły w krzakach. Pamiętajcie, że dopiero się rozwidniało. Ogarnął mnie dojmujący chłód, owo nieokreślone uczucie wczesnego poranku, które musicie znać dobrze. Oczom własnym nie wierzyłem. Gdy niebo na wschodzie się rozjaśniło, gdy powróciło światło dnia i świat odzyskał na powrót żywe swe barwy, przyjrzałem się bacznie okolicy. Nie spostrzegłem ani śladu białych postaci. Były widać Istotami półmroku. Jeśli to były duchy, rzekłem do siebie, to ciekaw jestem z którego wieku pochodzą. Przyszedł mi do głowy dziwny pomysł Granta Allena, który mnie rozbawił. Allen dowodził, że jeżeli każde pokolenie umierając zostawia po sobie swe duchy, to w końcu przepełniło na świat. Podług tej teorii przybyła ich nieskończona ilość od przeszło ośmiu tysięcy lat. Nic przeto dziwnego, że zobaczyłem je aż cztery naraz. Nie zadowoliłem się jednak tym żartem i myślałem o tajemniczych postaciach całe rano, dopóki nadejście Weny nie usunęło ich z mojej myśli. Kojarzyły mi się one, nie wiedzieć czemu, z owym białym zwierzęciem, które spłoszone było podczas pierwszego gwałtownego poszukiwania wehikułu czasu. Wena była miłym darem otrzymanym w zamian za to, co mu tracił. Istotą owym przeznaczone było wkrótce straszliwie zawładnąć moim umysłem. Zdaje mi się, że mówiłem, iż w złotym wieku było wiele cieplej niż obecnie. Ale nie umiem sobie wytłumaczyć dlaczego. Być może Słońce było gorętsze lub Ziemia krążyła bliżej Słońca. Mniema się powszechnie, że Słońce będzie stale się coraz bardziej wystygało. Ludzie nieobznajomieni z tego rodzaju teoriami, na przykład Darwin młodszy, zapominają jednak, że planety muszą wreszcie jedna po drugiej spadać na macierzyste ciała niebieskie. Gdy się zdarzy taka katastrofa, Słońce zacznie świecić ze zdwojoną energią. Możliwe więc, że któraś z planet wewnętrznych uległa już temu losowi przed mym przybyciem do świata przyszłości. W każdym razie słońce było daleko gorętsze niż obecnie. I oto podczas gorącego poranku, piątego dnia, jak sądzę, kiedy szukałem osłony przed żarem i upałem w ogromnych ruinach koło wielkiego domu, w którym jadałem i sypiałem, stała się rzecz straszna. Gdym się wdrapywał na spiętrzone rumowiska, spostrzegłem wąski korytarz, którego tylne i boczne okna były zasypane gruzem. W porównaniu z panującą na zewnętrzu jasnością korytarz wydał mi się z początkiem niezwykle ciemny. Wszedłem ostrożnie, krok za krokiem, bo wskutek przejścia ze światła do ciemności przed oczyma migały mi barwne plamy. Nagle stanąłem jak wryty. Para oczu lśniących od blasku światła dziennego goniła mnie w ciemnościach. Uległem starej instynktownej trwodze, jaką przejmują nas dzikie zwierzęta. Zacisnąłem pięści, i patrzyłem prosto w iskrzące się ślepia. Bałem się obrócić. Następnie przyszła mi do głowy myśl o owym zupełnym bezpieczeństwie, w jakim zdawało się żyć ludzkość. Przypominam sobie wówczas dziwny lęk przed ciemnością, jaki lud ten odczuwał. Zapanowawszy do pewnego stopnia nad strachem, postąpiłem krok naprzód i przemówiłem. Przypuszczam, że głos mój był twardy i niepewny. Wyciągnąłem rękę i dotknąłem czegoś miękkiego. W tej chwili oczy moje zwróciły się w bok i znowu coś białego przebiegło obok. Obróciłem się z duszą na ramieniu i ujrzałem, że dziwna, podobno do małpy postać z dziwacznie zwróconą na dół głową przebiegła za mną przez kawałek oświetlonej drogi. Potknęła się o złom granitu, zatoczyła się i po chwili znikła w czarnym cieniu poza urwiskiem rozwalonego muru. Wrażenie moje nie jest z pewnością dokładne. Wiem tylko, że była barwy brudno-białej, o dziwnych oczach, dużych, szaro-czerwonych, Wiem również, że miała konopiaste włosy na głowie i karku, lecz jak powiadam, znikła zbyt nagle, bym mógł jej się przyjrzeć. Nie zdołam nawet powiedzieć, czy biegła na czworakach, czy też tylko ramiona opuściła bardzo nisko, cała podana ku przodowi. Podążyłem za nią do drugiego rumowiska. Z początku nie mogłem jej znaleźć, ale po pewnym czasie dotarłem w głębokiej ciemności do jednego z okrągłych otworów, podobnych do studni, o których już wspominałem, zasłoniętego powaloną kolumną. Zaświeciła mi myśl nagle, czy nie znikła w otchłani studni? Zaświeciłem zapałkę i patrząc w dół ujrzałem małą białą postać z tymi samymi dużymi, jasnymi oczami, które patrzyły na mnie bez przerwy podczas owego odwrotu. Dreszcz mną wstrząsnął. Było to stworzenie podobne do pająka o ludzkich kształtach. Czepiając się ścian, schodziło w dół studni. Teraz dopiero po raz pierwszy ujrzałem długi szereg metalowych szczebli i rączek, które tworzyły coś w rodzaju schodków prowadzących na dół. Zapałka poparzyła mi palce i wypadła z rąk, a gdym zapalił drugą, małego potworka już nie było. Nie wiem, jak długo siedziałem patrząc w głąb studni. Dopiero po upływie pewnego czasu zdołałem dojść do przekonania, że istota, którą widziałem, była istotą ludzką. I tak stopniowo objawiła mi się prawda że człowiek nie pozostał gatunkiem jednolitym, lecz zróżnicował się na odmienne typy zwierzęce, że piękne dzieci ziemskiego świata nie były jedynymi potomkami naszego pokolenia, lecz że te wybladłe, wstrętne stwory mroku, które uciekały przede mną, miały również prawo do dziedzictwa wieków. Myślałem o zagadkowych kolumnach i o mojej teorii podziemnej. Zaczynałem już rozumieć, do czego właściwie służą i zapytywałem sam siebie. Czym mogą być te mury w mym schemacie doskonale zrównoważonej organizacji? W jakim stosunku pozostaną do leniwej błogości pięknych ludzi na Ziemi? Co się ukrywa tam w dole, na dnie tego szybu? Siedziałem na brzegu studni i mówiłem sobie, że bądź co bądź, nie mam się czego lękać i muszę zejść na dół dla rozwiązania zagadki. Jednocześnie bardzo się tego bałem. Gdym się tak wahał, dwoje pięknych istot przebiegło ze słonecznego światła w cieni. Mężczyzna ścigał kobietę w igraszce miłosnej i ciskał w nią kwiaty podczas gonitwy. Widząc mnie opartego o wywróconą kolumnę i wpatrującego się w głąb studni, okazali przykre zakłopotanie. Widocznie źle widziane było przez nich, gdy ktoś zwracał uwagę na te głębiny, bo kiedy wskazałem na studnie i chciałem w ich języku zapytać, co by znaczyła, zmieszali się jeszcze bardziej i odwrócili ode mnie. Zajęły ich natomiast moje zapałki. Zapaliłem jeszcze kilka jedynie po to, aby ich ubawić. Znowu zagadnąłem o studnie i znowu nie udało mi się otrzymać odpowiedzi. Pozostawiłem ich samych sobie, aby powrócić do Weny i zobaczyć, czy się od niej czego nie dowiem. Różne myśli cisnęły mi się teraz do głowy. Domysły i spostrzeżenia układały się i prowadziły do nowych teorii. Miałem już teraz klucz do poznania funkcji tych studień, i wież wentylacyjnych, do zbadania tajemnicy duchów, pomijając już wskazówkę co do znaczenia drzwi brązowych i losów wehikułu czasu. W mglistych zarysach nasuwał mi się już pomysł rozwiązania zagadki ekonomicznej, która mnie tak żywo zajmowała. Wyjaśniła się o to zagadka. Oczywiste było, że drugi rodzaj ludzki jest mieszkańcem podziemi. Trzy szczególne okoliczności zmuszały mnie do mniemania, że rzadkie okazywanie się tego gatunku na powierzchni było następstwem długotrwałego życia pod ziemią. Po pierwsze, bladość właściwa stworzeniom żyjącym głównie pod ziemią, jak na przykład białe ryby w grotach Kentucky. Następnie oczy duże, obdarzone zdolnością odbijania światła, a będące wspólnym znamieniem stworzeń nocnych, czego dowodem sowag i kot. Wreszcie ten rzucający się w oczy niepokój na widok światła słonecznego. To pośpieszne i ociążałe chronienie się w cień, osobliwe trzymanie głowy na świetle. Wszystko to potwierdzało teorię o niezmiernej wrażliwości siatkówki oka. Ziemia pod moimi stopami musiała być zapewne podziurawiona niezliczonymi tunelami, będącymi siedliskiem nowej rasy ludzkiej. Obecność zaś szybów wentylacyjnych i studzień wzdłuż pochłości wzgórz Wszędzie z wyjątkiem Doliny Rzecznej wskazywała, jak powszechne są ich rozgałęzienia. Cóż naturalniejszego nad przypuszczenie, że prace niezbędne dla dogodnego życia rasy podsłonecznej są wykonywane w tym sztucznym świetle podziemnym? Przypuszczenie to wydawało mi się tak nęcące, że przyjąłem je od razu i zacząłem się zastanawiać, dlaczego rodzaj ludzki rozszczepił się na dwie części. Sądzę, że już chwytacie zarys tej teorii, jakkolwiek ja sam wkrótce przekonałem się, jak daleka jest ona od prawdy. Patrząc na to z punktu widzenia problemów naszego wieku, uznałem za całkiem jasne, że obecne stopniowe, lecz ograniczone jednak czasami zwiększenie się społecznej różnicy pomiędzy kapitalistą a robotnikiem jest kluczem do całego systemu. Zapewne wyda wam się to śmieszne, szalone i zupełnie niedowiary, że istnieją już teraz pewne dowody na to, iż myśl ludzka dąży obecnie w tym kierunku. Już dzisiaj spostrzegamy tendencję do spożytkowania przestrzeni podziemnych dla mniej estetycznych celów cywilizacji. Istnieje na przykład w Londynie kolej podziemna, powstają nowe jej rozgałęzienia, tunele podziemne, pracownie i restauracje, a wszystko to mnoży się i rośnie. Dążność powyższa, jak sądzę, wzrastała ustawicznie, a wreszcie przemysł stracił stopniowo przyrodzone prawo do światła dziennego. Sądzę więc, że schodzono coraz głębiej i głębiej, tworzono coraz większe i większe fabryki i spędzono w nich coraz więcej czasu, aż w końcu. A czy dzisiaj robotnik z East Endu nie żyje już w tak sztucznych warunkach, że odcięty jest faktycznie od naturalnej powierzchni ziemi? Nieustanny pęd bogaczy do wykwitu. Przy stale się pogłębiającej różnicy między nami a rzeszą nieokrzesanych biedaków, sprawia, że bogacze dążą nieustannie do zagarnięcia we własnym interesie znacznych obszarów na terenie kraju. Wokół Londynu, na przykład, prawie połowa ładniejszych okolic jest już niedostępna. I właśnie owa stale pogłębiająca się przepaść, powstała na skutek stale się powiększającego wykwintu życia bogaczy i poziomu ich wykształcenia, udaremnić będzie coraz bardziej przenikanie ludzi z jednej warstwy do drugiej uniemożliwiać awans społeczny przez zawarcie związków małżeńskich, co opóźnia jeszcze w chwili obecnej proces rozdziału społeczności na dwie odrębne warstwy. W końcu na powierzchni ziemi pozostaną posiadacze, których celem życia będzie przyjemność, wygoda i piękno, a pod powierzchnią pracujący lud, przy czym ludzie pracujący będą się przystosowali coraz bardziej do warunków pracy. A gdy już raz to uczynią... Bez wątpienia będą potem musieli płacić czynsz głównie za tą samą tylko wentylację swych jaskiń. Jeżeli zaś odmówią, zostaną złagodzeni i uduszeni w podziemiach. Ci spośród tych, których sama natura urobi na nieszczęśliwych i buntujących się, wymrą, aż w końcu zapanuje równowaga. Ci, co przetrwają, będą już tak dobrze przystosowani do warunków życia pod ziemią i tak szczęśliwi w swoim położeniu, jak lud na powierzchni ziemi, w swoim. Podług mego zdania, zarówno wykwintną piękność, jak i chorobliwą bladość przyniósł wyłącznie naturalny rozwój stosunków. Wielki triumf ludzkości, o którym marzyłem, w odmiennym mi się już teraz przedstawiał świetle. Takiego rozkwitu wychowania moralnego i współdziałania powszechnego, jaki sobie wyobrażałem, nigdy nie było. Zamiast tego dostrzegłem prawdziwą arystokrację uzbrojoną w udoskonaloną wiedzę i rozwijającą logicznie dalej system przemysłowy doby obecnej. W jej triumfie było nie samo tylko proste opanowanie przyrody, lecz owładnięcie zarazem przyrodą i bliźnim. Taka w owym czasie była, uprzedzam, moja teoria. Nie miałem bowiem odpowiedniego przewodnika po idealnych obrazach książek utopijnych. Przypuszczenie może być zupełnie mylne, utrzymuje jednak, iż jest bardziej prawdopodobne, lecz nawet i w tym przypuszczeniu cywilizacja zrównoważona, którą w końcu osiągnięto, dawno już musiała minąć swój zenit, i obecnie nieuchronnie chyliła się ku upadkowi. Zbyt doskonałe bezpieczeństwo podsłonecznych zawiodło ich na powolną drogę degeneracji, doprowadziło ich do ogólnego skarbowacenia pod względem wzrostu siły i inteligencji. Teraz wiedziałem już dostatecznie jasno. Nie wiedziałem jeszcze, jaki los spotkał podziemnych, lecz z wyglądu morloków. Taką nawiasem mówiąc, mieli oni osobliwą nazwę, których spotkałem, wnieść mogłem, że jako ludzie głębiej jeszcze ulegli przemianie niż Eloje, owa piękna rasa, którą naprzód poznałem. Ogarnęły mnie później niepokojące wątpliwości. Po co morlokowie zabrali moją machinę? Miałem bowiem już pewność, że to oni ją wzięli. Dlaczego zresztą Eloje, jeżeli to oni byli panami, nie mogą mi jej zwrócić? I dlaczego tak straszliwie obawiają się ciemności? Wróciwszy, zacząłem wypytywać Wene o świat podziemny, lecz tu znowu spotkało mnie rozczarowanie. Z początku nie rozumiała moich pytań, później stanowczo odmówiła odpowiedzi. Drżała tak, jak gdyby temat ten był dla niej nie do zniesienia, gdy zaś wywarłem na niej presję, może cokolwiek zbyt brutalnie, rozpłakała się. Były to jedyne łzy prócz mych własnych, jakie widziałem w tym złotym wieku. Na ich widok przestałem od razu zadręczać się morlokom i starałem się już tylko spędzić owe dowody dziedziczności ludzkiej z oczu miłego stworzenia. Wkrótce potem uśmiechnęła się już i klaskowa w ręce, gdy uroczyście zapalałem zapałkę. Rozdział szósty. Może się to wam wyda dziwne, lecz dopiero po upływie dwóch dni mogłem pójść po nowo znalezionej nici przewodniej w kierunku jedynie właściwej drogi. Czułem szczególną odrazę do tych białych ciał, które istotnie miały półspowiałą barwę robaków tudzież innych rzeczy przechowywanych w spirytusie w Muzeum Zoologicznym i były odrażająco zimne w dotknięciu. Na odrazie myj zaciążył być może w znacznym stopniu wpływ uroczych elojów, których wstręt do morloków zaczynałem już teraz rozumieć. Następnej nocy źle spałem. Prawdopodobnie zdrowie moje było cokolwiek nadwyrężone. Ogarnęły mnie troska i zwątpienie. Raz czy dwa uczułem silny strach, bez dostatecznego powodu. Pamiętam, że po cichu wsunąłem się do wielkiej sali, gdzie w świetle księżyca spali mali ludzie. Tej nocy wena była razem z nimi i czułem się uspokojony ich obecnością. W ciągu kilku ostatnich dni księżyc przebył właśnie ostatnią kwadrę, nocy były coraz ciemniejsze. I zaraz też owe brzydkie potwory podziemi, te białe lemury, to nowe robactwo ukazywało się tłumniej. Przez owe dni czułem się jak ktoś, kto usiłuje wymknąć się nieuniknionemu obowiązkowi. Czułem, że wehikuł czasu odzyskać można tylko przez odważne wkroczenie do tych tajemnych podziemi. A jednak tajemnicą tym nie śmiałem zajrzeć w oczy. Byłoby inaczej, gdybym miał towarzysza. Czułem się bowiem tak straszliwie osamotniony, że przestraszyło mnie nawet zejście w dół, w ciemność studni. Nie opuszczała mnie, zechciejcie to zrozumieć, świadomość nieustannie grożącego mi niebezpieczeństwa. Lecz właśnie ów niepokój i niepewność pchały mnie coraz dalej w moich poszukiwaniach. Idąc na południowy zachód ku wsi, którą teraz nazywają Camby Wood, zauważyłem w oddali w kierunku XIX-wiecznego Bestand. Duży zielony budynek różniący się znacznie od wszystkich dotąd widzianych. Był on największy z oglądanych przeze mnie pałaców Lobruin. Fasadę miał w stylu wschodnim, a połyskliwa jego bladozielona powierzchnia miała zielono-niebieski odcień, właściwie pewnemu gatunkowi chińskiej porcelany. Owa odmienność w wyglądzie zewnętrznym budynku nasunęła mi myśl o odmiennym charakterze jego użyteczności. Postanowiłem dotrzeć doń i zbadać. Ale że dzień chylił się już ko końcowi, a do celu doszedłbym dopiero po długiej i męczącej wędrówce, odłożyłem wyprawę na dzień następny i powróciłem do radosnych powitań i pieszczot małej weny. Nazajutrz wiedziałem już, że moja ciekawość poznania pałacu była tylko próbą oszukania samego siebie, próbą uniknięcia wyprawy, której się lękałem. Wreszcie powiedziałem sobie, że zejdę w podziemia bez dalszego już odkładania na później, i wczesnym rankiem udałem się do studni w pobliżu granitowych ruin. Mała Wena biegła za mną. Pląsała przy mym boku aż do studni, lecz gdy ujrzała, że nachylam się nad zrębem i spoglądam w dół, okazała dziwny niepokój. Do widzenia, Mała Weno, powiedziałem, całując ją i stanąwszy przy samej studni, zacząłem macać po ścianie, szukając szczebli do schodzenia. Muszę przyznać, że robiłem to śpiesznie, w obawie, aby mnie nie opuściła odwaga. Wena z początku patrzyła zdziwiona. Potem krzyknęła żałośnie, rzuciła się ku mnie i zaczęła swoimi drobnymi rączętami ciągnąć mnie w górę. Sądzę, że jej opór raczej pobudzał mnie do wytrwania w postanowieniu. Odepchnąłem ją, może zbyt brutalnie, i po chwili byłem już w gardzieli studni. Ujrzałem w jej twarz wyrażającą śmiertelne przerażenie i uśmiechnąłem się, aby jej dodać otuchy, po czym spojrzałem w dół na wątłe szczeble, po których miałem zejść. Aby dostać się w głąb studni musiałem przebyć około dwustu jardów. Schodziłem po prętach metalowych osadzonych w ścianach studni, a, ponieważ były one obliczone na ciężar istot mniejszych i lżejszych niż ja, szybko więc zdrętwiałem cały i zmęczyłem się schodzeniem. I nie tylko się zmęczyłem, jeden z prętów nagle zgiął się pod moim ciężarem i zawisłem nad ciemną otchłanią. Przez chwilę wisiałem na jednej ręce, przygoda ta odebrała mi zupełnie chęć spoczynku. Jakkolwiek czułem silny ból w rękach i krzyżu spuszczałem się na dół bez chwili przerwy, chwytając się wciąż haków jak najszybszymi ruchami. Spoglądając ku górze, widziałem otwór studni niewielki, błękitny krążek, a w nim jedną samotną gwiazdkę. Głowa weny zaznaczała się okrągłym, ciemnym punktem. Stuk i łoskot machiny stał się w dole głośniejszy i coraz bardziej ogłuszał. Wszystko oprócz małego krążka w górze tonęło w czarnych ciemnościach, a gdym spojrzał w górę. Weny już nie było. Uczułem przygnębiający smutek. Pomyślałem, czy nie rzucić tego podziemnego świata i nie powrócić na górę, ale nawet kiedym tak pomyślał, nie przestawałem schodzić na dół. Wreszcie z wyraźnym zadowoleniem ujrzałem w ciemnościach po prawej ręce w odległości stopy niewielki otwór w ścianie. Gdym weń wpełznął, poznałem, że jest to otwór wąskiego podziemnego tunelu, w którym mógłbym się położyć i odpocząć. Czas już było o tym pomyśleć. Bolały mnie ręce, czułem kurz w krzyżu i drżałem skutek długotrwałej obawy przed upadkiem. Oprócz tego nieprzeniknione ciemności przykro oddziaływały na mój wzrok. Wciąż słychać było łoskot machiny pompującej powietrze. Nie wiem, jak długo leżałem. Obudziła mnie ręka łagodnie głaszcząca po twarzy. Zrywając się w ciemnościach, schwyciłem zapałki i zapaliwszy jedną z nich pośpiesznie, ujrzałem trzy białe istoty pochylające się nade mną, a podobne do tej, jaką widziałem był na ziemi koło ruin. Wszystkie uskoczyły szybko przed światłem. Ponieważ prawdopodobnie żyły zawsze w nieprzyjemnym mroku, oczy ich miały nienormalną wielkość i wrażliwość tak jak źrenice ryb głębinowych i w taki sam sposób odbijały światło. Nie wątpię, że widziały mnie w tej bezbrzeżnej ciemności i jak sądzę, nie mnie by najmniej lękały się lecz światła. Skoro potarłem zapałkę, aby się im przyjrzeć, uciekły natychmiast w ciemne kanały i tunele, z których oczy ich błyskały dziwacznie ku mnie. Chciałem zawołać na uciekających, lecz język ich był widocznie różny od języka ludu z powierzchni Ziemi, tak iż pozostawiony samemu sobie, jeszcze raz pomyślałem, że najlepiej będzie dać spokój wszystkiemu. Powiedziałem sobie jednak po chwili musisz teraz zbadać to wszystko i poszedłem wzdłuż tunelu w stronę skąd pochodził rosnący wciąż odgłos machiny tym razem ściany jakby się rozstąpiły przede mną, i znalazłem się na dużej, otwartej przestrzeni. Zapaliwszy zapałkę, dostrzegłem, iż znajduję się w sklepionej grocie, której głąb nurzała się w ciemnościach. Widok, jaki mogłem ogarnąć wzrokiem, sięgał tak daleko, jak daleko rozpraszało mrok światło z płomienia zapałki. Wspomnienia moje będą z konieczności bardzo mgliste. Pamiętam jednak, że z ciemności tej wyrastały olbrzymie kształty, podobne do wielkich machin i rzucały dziwne czarne cienie, w których ukrywali się przed światem podobnie do duchów Morlokowie. Ciężkie powietrze przepełniał mdły zapach świeżej krwi, w głębi stał niewielki stół z białego metalu, a na nim leżało coś podobnego do mięsa. Morlokowie byli mięsożerni. Pamiętam, że nawet w tej chwili zastanawiałem się, które to z wielkich zwierząt mogło jeszcze dochować się owych czasów i dostarczyć krwawej masy, na którą patrzyłem. Wszystko kłębiło się w mym myśle. Ciężki zapach, olbrzymie niejasne kształty, wstrętne postacie przyczajone w cieniu i czekające na zapadnięcie ciemności, aby na nowo dobrać się do mnie. W tej chwili zapałka się dopaliła, parząc mi palce i upadła, znacząc się czerwoną plamką w ciemności. Pomyślałem teraz, jak źle zaopatrzyłem się na podobną wyprawę. Gdy puszczałem się w podróż na wehikule czasu, jechałem w tym nierozsądnym przekonaniu, że ludzie przyszłości będą bez wątpienia stali nieskończenie wyżej od nas pod każdym względem. Pojechałem bez broni, bez lekarstw, bez papierosów, do których chwilami tęskniłem straszliwie, nawet bez zapałek. Gdybym przynajmniej pomyślał o aparacie fotograficznym... Podczas tej wycieczki mógłbym sobie w jednej sekundzie zaświecić, zdjąć obraz ze świata podziemnego i, i potem przyglądać się już do woli. Niestety, nic już nie mogłem zmienić i stałem tam jedynie z taką bronią i taką siłą, jakimi obdarzyła mnie Przyroda, rękoma, nogami i zębami. Do tego miałem jeszcze cztery zapałki. Oto wszystko, co mi zostało. Lękałem się jednak chodzić po ciemku wśród tych wszystkich machin. A kiedy ostatnio zapalał zapałkę, przekonałem się też, że zapas mój jest na wyczerpaniu. Nie przyszło mi na myśl aż do tej chwili, że trzeba oszczędzać światło i zmarnowałem prawie pół pudełka dla wprawienia w podziw owych podsłonecznych, dla których ogień był nowością. Teraz, jak mówię, zostały mi tylko cztery zapałki. Gdy tak stałem w ciemnościach, czyjaś ręka dotknęła mojej. Chude palce zaczęły przesuwać się po mojej twarzy i poczułem nadzwyczaj nieprzyjemną woń. Zdawało mi się, że słyszę dookoła oddech całego tłumu tych strasznych istot. Czułem, jak jedni delikatnie usiłują wyciągnąć mi z ręk pudełko, jak inni znowu z tyłu szperają w odzieży. Dotknięcia niewidzialnych stworzeń, usiłujących rozpoznać tajemniczą istotę, sprawiły mi niezmierną przykrość. Nagle w ciemności zdałem sobie sprawę, że nie znam wcale sposobu ich myślenia i działania. Krzyknąłem więc, jak tylko mogłem najsilniej. Odskoczyli, ale wkrótce spostrzegłem, że znowu się zbliżają. Teraz już przystąpili śmielej, dziwacznie coś szepcąc do siebie. Otrząsnąłem się gwałtownie, krzyknąłem ochrypłym już głosem. Tym razem nie bardzo się nastraszyli. A gdy zbliżali się do mnie znowu, usłyszałem dziwne ich chichoty. Przyznam się, że ogarnęła mnie straszliwa trwoga. Postanowiłem zaświecić zapałkę i wymknąć się pod osłoną jej blasku. Tak też uczyniłem, a przedłużając blask płomienia przez zapalenie kawałka papieru wyjętego z kieszeni, dostałem się szczęśliwie do wąskiego tunelu. Zaledwie się tam wcisnąłem, światło zgasło. W ciemnościach słyszałem szmer ścigających mnie morloków, jakby szum liści na wietrze. Słyszałem ich dreptanie, jakby odgłos padającego deszczu. W jednej chwili pochwyciło mnie mnóstwo rąk. Nie ulegało wątpliwości, że chcieli mnie wciągnąć na powrót. Znowu zapaliłem zapałkę i migałem nią przed ich oślepionymi oczami. Nie wyobrażacie sobie, jak odrażająco i nieludzko wyglądali. Blade twarze bez podbródków, wielkie bez powiek czerwono szare oczy. Oślepli i zdziczali, wpatrywali się we mnie. Nie po to jednak zatrzymałem się, aby im się przyglądać. Cofnąłem się więc znowu, a gdy mi zgasła druga zapałka, zawaliłem trzecią. Płonęła przez cały czas, póki nie dotarłem do otworu studni. Położyłem się na brzegu, bo od ogłuszającego łoskotu wielkiej pompy na dole dostałem zawrotu głowy. Następnie po omacku poszukałem wystających haków, gdy tymczasem niewidzialne ręce pochwyciły mnie za nogi. I gwałtownie pociągnęły w tył. Zapaliłem ostatnią zapałkę i ta prędko zgasła. Lecz teraz już trzymałem się mocno szczebla osadzonego w ścianie. Gwałtownym kopnięciem uwolniłem się ze straszliwych szponów i zacząłem szybko wspinać się do góry. Stali patrząc i mrugając, wszyscy z wyjątkiem jednego łotra, który ścigał mnie przez jakiś czas i najbezczelniej w świecie ściągnął mi but jako łup wojenny. Wydawało mi się, gdy mi się wspinał, że szczeble ciągną się w nieskończoność. Na ostatnim dwudziestym czy trzydziestym szczeblu dostałem straszliwych mdłości. Z jak największym już tylko trudem mogłem się był utrzymać. Kilka jardów nieludzko walczyłem z omdleniem. Kilka razy zakręciło mi się w głowie. Ogarniało mnie przemożne wrażenie, że spadam. W końcu jednak wydobyłem się jakoś z czeluści studni i wywlokłem poza obrem zwalisk na oślepiające słońce. Upadłem na twarz. Nawet ziemia miała zapach przyjemny i czysty. Potem zapamiętałem Wenę, całującą mi ręce i głosy stojących nade mną Elojów. Czas jakiś byłem nieprzytomny. Rozdział siódmy. Znalazłem się obecnie w gorszym położeniu, niż poprzednio. Dotychczas, z wyjątkiem udręki, od jaką odczuwałem nocami z powodu straty wehikułu, podtrzymywała mnie stała nadzieja opuszczenia w końcu tego świata przyszłości. Lecz wskutek nowych odkryć, ta właśnie nadzieja zaczęła mnie opuszczać. Dotychczas sądziłem, że w odzyskaniu wehikułu przeszkadzała mi jedynie dziecinna prostota małego ludu, jakieś siły nieznane, które wystarczy tylko poznać, aby nad nimi zapanować. Ale teraz już wiedziałem, że zwyrodniali morlokowie są poza tym okrutni i złośliwi. Nienawidziłem ich instynktownie. Przytem czułem się jak człowiek, który wpadł w dół. Myślałem o dole i o tym, jakby się z niego wydostać. Teraz czułem się jak zwierz w sidłach, po którego wkrótce przyjdzie nieprzyjaciel. Zadziwi was, jakiego to nieprzyjaciela się obawiałem. Ciemności na nowiu. Przyczyniła się do tego Wena swoimi niezrozumiałymi z początku uwagami o ciemnych nocach. Nie było już teraz trudno domyślić się, jakie to miało znaczenie. Księżyc był wtedy w ostatniej kwadrze i ciemność wzrastała z każdą nocą. Teraz zrozumiałem, przynajmniej do pewnego stopnia, dlaczego mały lud tak się lękał ciemności. Snułem mgliste przepuszczenia, jakich to niecnych zbrodni dopuszczać się muszą morlokowie na nowiu. Teraz już byłem prawie pewny, że moja druga hipoteza jest mylna. Lud na powierzchni ziemi mógł być niegdyś uprzywilejowaną arystokracją, a morlokowie jej sługami spełniającymi mechaniczne czynności, ale było to dawno temu. Dwa gatunki, które rasa ludzka stworzyła w swym rodzaju, staczały się wciąż niżej, aż każdy z nich znalazł się w końcu w zupełnie odmiennych warunkach. Eloje jak Karolingowie zwyrodniali w piękne, ale czcze marnoty. Zawsze przecież jeszcze władali na powierzchni ziemi. Gdy tymczasem Morlokowie, lud od wielu pokoleń żyjący pod ziemią, doszli w końcu do tego, że nie mogą już żyć na powierzchni ziemi. Przypuszczałem, że robią chociaż dla tamtych i zaspokoją inne potrzeby ich życia. Prawdopodobnie na zasadzie odwiecznego nawyku służenia. Czynią to jak koń który nawet gdy stoi, bije kopytem, lub jak człowiek, który się bawi zabijaniem zwierząt dla sportu, ponieważ konieczność, niegdyś rzeczywista, dziś już nieistniejąca, zakorzeniła się głęboko w jego naturze. Było więc jasne, że stary porządek rzeczy odwrócił się. Ku zniewieściałym Elojom szybko zbliżała się zaczojona Nemezis. Przed wiekami, przed tysiącami pokoleń pozbawiono bliźniego spokoju i słonecznego światła. A teraz bliźni ten powstał, a jakże zmieniony. I oto z kolei Eloje zaczęli uczyć się starej lekcji, poznali na nowo strach. Przypomniało mi się nagle mięso, które widziałem w podziemnym świecie. W dziwny sposób pojawił się ów obraz przede mną. Nie nadpłynął w potoku myśli, lecz wcisnął się z zewnątrz, jak czyjeś pytanie. Usiłowałem uprzytomnić sobie coś mgliście mi znajomego, lecz nie byłem w stanie określić, co to wówczas było. Mały lud był bezbronny wobec grozy strachu, natomiast ja inaczej na nie reagowałem. Przybyłem tu z naszej epoki, w której ród ludzki wkroczył w dojrzałość, kiedy strach już nie paraliżuje sił, a tajemnica straciła swą grozę. Mogłem był w końcu pomyśleć o obronie. Postanowiłem bezwłocznie zrobić sobie broń i zbudować fortecę, gdzie mógłbym sypiać. Gdy urządzę schronienie, Będę mógł spojrzeć na ten dziwny świat z otuchą, którą utraciłem, dowiedziawszy się, jakie niebezpieczeństwo byłem wystawiony na noc. Czułem, że nie będę mógł zasnąć, dopóki swego snu nie zabezpieczę przed morlokami. Drżałem z odrazy na myśl, że już nieraz, gdyby spał, musieli się we mnie wpatrywać. Po południu wędrowałem po Dolinie Tamizy, lecz nie dostrzegłem nic takiego, co by mi się wydawało zabezpieczające od napaści. Wszystkie budynki i drzewa były łatwo dostępne dla morlogów, wprawnie o ile mogłem sądzić z urządzenia ich szybów, wspinających się w górę. Wówczas przyszły mi na myśl wysokie szczyty pałacu z zielonej porcelany i blask wypolerowanych jego ścian. Wziąwszy zatem wieczorem wenę na ręce, jak dziecko, udałem się ku wzgórzom w kierunku południowo-zachodnim. Podług mego obliczenia odległość wynosiła 7 lub 8 mil, lecz rzeczywiście było około 18 po raz pierwszy widziałem był tę miejscowość w czasie drżystego popołudnia, gdy odległość zasadniczo się zmniejsza. Na dobitkę odpadł mi obcas od jednego buta i gwóźdź tak wbił mi się w podeszwę. Wyruszyłem bowiem w podróż w wygodnych starych butach, które nosiłem po domu i szkulałem. Było już po zachodzie słońca, gdy ujrzałem sylwetkę pałacu na bladożółtym niebie. Wena była bardzo zadowolona, gdy ją zacząłem nieść. Lecz po pewnym czasie zażądała, abym ją puścił na ziemię, i odtąd już biegła obok mnie, często zbaczając drogi, aby zrywać kwiaty, którymi napełniała mi kieszenie. Moje kieszenie zawsze ją intrygowały, lecz w końcu doszło do przekonania, że są to osobliwszego rodzaju wazony do kwiatów. Taki przynajmniej czyniła z nich użytek. Ach, przypomniałem sobie, zmieniając żakiet, znalazłem. Tu podróżnik w czasie umilkł. Sięgnął ręką do kieszeni i położył na stoliku dwa zwiędłe kwiaty, podobne do bardzo dużych białych malw. Następnie ciągnął dalej opowieść. I gdyśmy doszli szczytem pagórków do dzisiejszego Wimbledonu, Wena zmęczyła się i chciała powrócić do domu z szarego kamienia. Lecz ja wskazałem na odległe szczyty pałacu z zielonej porcelany i starałem się jej dać do zrozumienia, że tam znajdziemy właśnie ucieczkę przed strachem, który ją dręczył. Znacie tę wielką ciszę, jaka spadła na wszystko przed zmrokiem? Nawet wiatr cichnie wtedy w drzewach. Wówczas doznaję zawsze uczucia, jak gdybym czegoś wyczekiwał. Niebo było jasne, wspaniałe, bez obłoków, z wyjątkiem kilku poziomych smug nisko na zachodzie. Tej nocy moje wyczekiwanie przyjęło barwę moich obaw. W ciemniejącej ciszy zmysły moje były jakby ponad miarę wyostrzone. Zdawało mi się, że wyczuwam próżnię w gruncie pod swymi stopami, że widzę morloków, ich mrówczą krzątaninę i wyczekiwanie ciemności. W podnieceniu swym wyobrażałem sobie wówczas, że najście moje będą uważali za wypowiedzenie wojny. Po co więc porwali mój wehikuł czasu? Tak szliśmy w milczeniu. Zmrok przeszedł powoli w noc, zbladł jasny błękit na dalekim horyzoncie, gwiazdy zaczęły się okizywać jedna po drugiej. Ziemia otulił mrok, w którym zaledwie majaczyły czarne sylwetki drzew. Wyna uległa trwodze i zmęczeniu. Wziąłem ją w objęcia, przemawiałem i pieściłem. Gdy ciemności się wzmogły, objęła moją szyję i przymknąwszy oczy, przycisnęła silnie twarz do mojego ramienia. Tak zeszliśmy po pochyłości w dolinę i dotarliśmy do małej rzeczki. Przebyłem ją w brud i znalazłem się po drugiej stronie doliny. Minąłem wiele domów do spania. Minąłem posąg, który mógł przedstawiać fauna bez głowy lub coś podobnego. Rosły tu nadto wysokie akacje. Nie widziałem morloków, lecz noc była jeszcze wczesna i nadchodziła dopiero godzina ciemności poprzedzająca wschód Księżyca w ostatniej kwadrze. Z wierzchołka najwyższego pagórka ujrzałem gęsty las rozciągający się szeroko. Czerniał teraz przede mną. Zawakałem się. Na prawo, na lewo nie widziałem końca. Czułem się zmęczony, szczególnie bolały mnie nogi. Delikatnie zsunąłem wenę z ramion i usiadłem na trawie. Straciłem za pałac z zielonej porcelany i wahałem się, w którym mam iść kierunku. Patrząc w gęstwina lasu, myślałem, cóż też w nim się może ukrywać. Poprzez gęste sploty gałęzi nie przenikał blaskich gwiazd. Gdyby nawet nie było innych niebezpieczeństw, nie pozwalałem bowiem swojej wyobraźni zatrzymywać się nad niebezpieczeństwami. Były przecież korzenie, o które można było się potknąć, były pnie drzew, o które można się uderzyć, a nadomiar bardzo byłem zmęczony wyruszeniem tego dnia. Postanowiłem więc nie narażać się na niebezpieczeństwa i spędzić noc na otwartym wzgórzu. Z zadowoleniem patrzyłem na uśpioną Wenę. Odkryłem ją starannie żakietem i usiadłem obok niej, oczekując wschodu księżyca. Na zboczu było spokojnie i pusto, lecz z mroków leśnych dolatywał chwilami szmer żywych istot. Nade mną świeciły gwiazdy, noc była bardzo pogodna. W ich migotaniu dostrzegłem jakby przyjazne uczucie. Wszystkie stare konstelacje poznikały już były z nieba. Powolny ruch, nie dający się dostrzec w ciągu jednej setki pokoleń ludzkich, od dawna już poukładał je w nieznane mi o zupełnie obce grupy. Lecz droga mleczna była, jak mi się zdawało, ciągle jeszcze takim samym spienionym strumieniem rozpalonych gwiazd jak niegdyś. Południowej, jak przypuszczałem, stronie nieba, jaśniała bardzo silnie jakaś nieznana mi czerwona gwiazda. Była nawet świetniejsza od naszego zielonego Syriusza. Wśród tych iskrzących się punktów światła tylko jedna jasna planeta lśniła przyjaźnie, a wiernie jak twarz starego przyjaciela. Gdym tak spoglądał na gwieździste niebo, szybko pieszchły wszystkie moje niepokoje, wszystkie troski ziemskiego życia. Myślałem o niezmierzonej odległości tych gwiazd i o ich powolnym, lecz niepowstrzymanym biegu z nieznanej przeszłości w nieznaną przyszłość. Pomyślałem o wielkim cyklu, jaki zakreśla biegun Ziemi. Zaledwie czterdzieści razy spełnił się ten cichy obrót w ciągu lat, które przeżyłem. A wszelka działalność, wszelkie tradycje, wszystkie narody, język, literatury, dążności, nawet pamięć o człowieku takim, jakim nie znałem, zmiecione zostały z powierzchni Ziemi. Miejsce to zajęło jedynie drobne istoty, które zapomniały już o swoim wysokim pochodzeniu i owe białe stwory, które przejmowały mnie trwogą. Pomyślałem o wielkim strachu, jaki rozdzielał oba gatunki ludzkie i zadrżawszy uświadomiłem sobie po raz pierwszy z całą dokładnością, jakie to mięso mogłem widzieć wówczas pod ziemią. Było to już zbyt okropne. Spojrzałem na małą wenę, która spała obok mnie, na jej białą twarz, jak gwiazdę wśród gwiazd. I szybko odpędziłem złe myśli. W ciągu długiej nocy starałem się, o ile mogłem, nie myśleć o morlokach i dla zabicia czasu zacząłem z chaosu nowych gwiazd na niebie wyobraźnią wydobywać dawne konstelacje. Całe niebo było bardzo jasne, z wyjątkiem jednego może ciemnego obłoczka. Z pewnością też zdrzemnąłem się drugi raz. Ale w końcu moje czuwanie w ciemnościach skończyło się. Na wschodzie zjawiła się łuna niby blask jakiegoś bezbarwnego ognia i wszedł księżyc w ostatniej fazie. Cienki, ostry, biały. A niebawem, zaćmiwszy księżycowe światło, podniósł się brzask z początku blady, później coraz różowszy i cieplejszy. Nie zbliżył się do nas ani jeden morzlok. Istotnie tej nocy nie widziałem żadnego z nich na pagórku. I w ufności, jaką przyjęło mnie przebudzenie się dnia, zacząłem już uważać swe obawy za najzupełniej bezzasadne. Wstałem i uczułem ból w pięcie. Noga spochła mi w kostce. Skutek chodzenia w bucie bez obcasa. Usiadłem znowu, zdjąłem trzewik i odrzuciłem go od siebie. Obudziłem wenę. Weszliśmy do lasu. Teraz już zielonego i miłego, tak jak poprzednio był czarny i zastraszający. Znaleźliśmy owoce, mogliśmy się więc posilić. Wkrótce potem ujrzeliśmy miły ludek śmiejący się i tańczący w świetle słońca, gdyby wcale nie był w nocy w przyrodzie. I wtedy znowu pomyślałem o owym mięsie w podziemiach. Wiedziałem niezawodnie, co to było za mięso, i żal cisnął mi serce nad tym ostatnim strumyczkiem pozostałym z wielkiego potoku ludzkości. Widocznie w długim łańcuchu wieków, gdy ród ludzki zaczął upadać, wyczerpały się morlokom zapasy żywności. Żywili się prawdopodobnie szczurami lub podobnym plugastwem. Nawet obecnie człowiek jest mniej wybradny i wyłączny w swym pokarmie niż był niegdyś, jeszcze mniej niż małpa. Od razu do ludzkiego mięsa widać nie jest wcale za głęboko zakorzenionym instynktem. Oci niej ludzcy dziedzice ludzkości. Starałem się spojrzeć na rzecz ze stanowiska naukowego. Byli oni, a w każdym razie, bardziej od nas oddaleni i mniej ludzcy niż nasi przodkowie. Ludorzeczcy sprzed trzech czy czterech tysięcy lat. Zanikła przy tym inteligencja, która budziłaby od razu do takiego stanu rzeczy. Czemuż więc tak się martwię? Owi Eloje to wręcz tylko bydło tuczone, hodowane przez mrówczo-skrzętnych morloków, którzy później na nie polują, oszczędzając młode potomstwo. Ale przecież obok mnie pląsała wena. Starałem się nie ulegać przerażeniu, jakie mnie ogarniało na myśl, że taki stan rzeczy jest surową karą za samolubstwo ludzkie. Człowiek zadowolił się życiem w wygodzie i dostatkach kosztem pracy bliźnich. Przyjął konieczność za hasło i wymówkę, ale z biegiem czasu konieczność zwróciła się przeciwko niemu. Próbowałem wzbudzić sobie karlejowską wzgardę dla arystokracji chylącej się ku upadkowi. Było to jednak niemożliwe. Eloje przy całym swoim umysłowym niedorozwoju zachowali jednak zbyt wiele cech z człowieczeństwa, aby mieli prawo do mego współczucia, to, na co patrzyłem, nie zdołało współczucia tego zniweczyć, ale nie mogłem przecież uczestniczyć w ich poniżeniu ani w ich strachu. Nie zdawałem sobie sprawy jasno z tego, co powinienem robić. Pierwszą moją myślą było zapewnić sobie bezpieczne schronienie i broni z metalu lub kamienia, jaką tylko udałoby mi się zdobyć. To była konieczność niecierpiąca zwłoki. Spodziewałem się znaleźć środki do rozpalania ognia by mieć jako oręż pochodnie w ręku, gdyż wiedziałem, że nic nie działa skuteczniej na morloków. Następnie chciałem zbudować przyrząd do rozbicia brązowych drzwi pod białym Sfinksem. Zdobyła mi się po głowie myśl o taranie. Miałem pewność, że gdybym mógł tylko dostać się tymi drzwiami do środka i nieść przed sobą zapaloną pochodnię, zdołałbym odszukać wehikuł czasu i umknąć z tego świata przyszłości. Nie sądziłem, aby morlokowie mieli dość siły, aby daleko uprowadzić machinę. Wene, postanowiłem zabrać ze sobą na nasz dzisiejszy świat. Istniejąc takie zamysły, zbliżałem się coraz bardziej do budynku, który obrałem na myśl na wspólne nasze mieszkanie. Rozdział ósmy. Pałac z zielonej porcelany, do którego dotarliśmy około południa, był opuszczony i zrujnowany. W oknach pozostały tylko kawałki potłuczonych szyb a duże tafle zielonej licówki powypadały z zardzewiałych ram. Stał bardzo wysoko nad łąką, a gdy przed wejściem do niej rzuciłem był okiem na północny wschód, ujrzałem ze zdziwieniem szeroko rozlane wody tworzące jakby zatokę w miejscu, gdzie niegdyś, jak mniemałem, leżało dzisiejsze Hansward lub Battersea. Pomyślałem wtedy, nie doprowadzając jednak tej myśli do końca, co się stać mogło, co się stało z istotami żyjącymi w morzu. Po bliższym przyjrzeniu przekonałem się, że materiał, z którego zbudowano plac, był rzeczywiście porcelaną. Na fasadzie pałacu dostrzegłem napis złożony z nieznanych mi znaków. Pomyślałem sobie, co prawda, bez wielkiego zastanowienia, że Wena pomoże mi go odczytać, lecz dowiedziałem się tylko, że nie miała najmniejszego pojęcia o czytaniu. Zawsze wydawała mi się więcej człowiekiem niż była w istocie. Może dlatego właśnie, że przywiązała się do mnie tak po człowieczemu. Za wielkimi podwojami, które były potrzaskane i stały przed nami otworem, ujrzeliśmy zamiast zwykłej sali, długą galerię oświetloną za pomocą licznych okien bocznych. Pierwszy rzut oka nasłonął mi myśl o muzeum. Ceglana podłoga była bardzo gruba pokryta kurzem, który podobnie zalegał szarą powłoką dziwaczny szereg najrozmaitszych przedmiotów. Po środku sali stało coś osobliwie chudego. Była to dolna część dużego szkieletu. Poznałem po krzywych nogach, że to stworzenie wymarłe, podobne do megaterium. Czaszka i kości górnej części leżały obok w grubym pyle, a w jednym miejscu, gdzie woda deszczowa sączyła się przez otwór w dachu, szkielet był mocno podniszczony. Dalej w galerii stał znów olbrzymi, baryłkowaty szkielet brontozaura. Potwierdziło się zatem moje przypuszczenie, że było to muzeum. Odszedłszy na bok, znalazłem pochyłe jakby półki, a starwszy grubą warstwę pyłu, odkryłem dobrze znane gablotki naszych czasów. Większość z nich była hermetycznie zamknięta, sądząc z doskonałego stanu przechowywanej zawartości. Widocznie staliśmy wśród ruin jakiegoś South Kensingtonu ostatnich czasów. Tu niewątpliwie znajdowały się oddział paleontologiczny, a ów zbiór wykopalisk musiał być niegdyś wspaniały. Nieunikniony proces rozkładu wszystkich tych skarbów spełniał się wprawdzie z nadzwyczajną powolnością i z nieodwoływalną skutecznością. Zupełne wygnięcie bakterii i grzybów odjęło mu jednak dziewięćdziesiąt dziewięćsetnych jego siły, powstrzymując zarazem na pewien czas sam proces rozkładu. Tu i ówdzie napotykałem rzadkie skamieniałości potłuczone na kawałki lub ponawlekane na trzonki jak paciorki, co świadczyło, że mały lud zajmował się zbiorami. Niektóre gablotki zostały opróżnione, jak sądzę, przez morloków. Panowała wielka cisza. Gruby pył głuszył nasze kroki. Wena, która toczyła morskiego jeża po powchyłym szkle gablotki, naraz podeszła ku mnie, gdy się rozglądałem dookoła. Najspokojniej wzięła mnie za rękę i odtąd już nie odstępowała ani na krok. Z początku byłem tak zdziwiony tym starożytnym pomnikiem epoki rozumu, że nie pomyślałem wcale, co też mogę w nim znaleźć. Nawet myśl, która mnie gwałtownie zajmowała, myśl o wehikule czasu opuściła mnie zupełnie. Sądząc z rozmiarów, pałac z zielonej porcelany musiał zawierać poza galerią paleontologiczną znacznie więcej zbiorów, być może galerie historyczne, a może nawet bibliotekę. Byłoby to dla mnie z uwagi na me położenie daleko ciekawsze niż ów widok prastarych, rozkładających się okazów geologicznych. Przy dalszym badaniu znalazłem inną, krótszą, biegnącą prostopadle po pierwszej galerii która była najwyraźniej poświęcona mineralogii, a widok bryły siarki przywiódł mi na myśl proch. Nie mogłem jednak znaleźć saletry ani też azotanów. Bez wątpienia przed wiekami jeszcze uległy one zupełnemu spłukaniu. Jednakże siarka utkwiła mi w pamięci i nadała kierunek myślom. Niewiele mnie zajmowała pozostała część galerii, jakkolwiek zachowała się w najlepszym stanie w porównaniu z tym, co widział. Nie znam się na mineralogii, Przeszedłem więc do bardzo zrujnowanego skrzydła równoległego do sali, do której wszedłem był najpierw. Oddział ten był widocznie poświęcony historii naturalnej, lecz z tego co się tu odnajdowało, od dawna już chyba nic zupełnie nie dawało się rozpoznać. Pewna ilość spokurczonych i czernych szczątków wypchanych zwierząt, posychane mumie w słojach, gdzie niegdyś był spirytus, bóry proch z rozpadłych roślin, no to wszystko. Smuciło mnie to bardzo bo bardzo bym był rad poznać żmudne wysiłki, dzięki którym ujeżdżono przyrodę. Następnie doszliśmy do galerii wręcz kolosalnych rozmiarów, lecz szczególnie źle oświetlonej. Podłoga spadała tu pochyło pod niewielkim kątem w stronę przeciwległą do wejścia. W pewnych odstępach z sufitu zwieszały się białe banie, niektóre potłuczone lub rozbite. Widać, sala z początku była oświetlona sztucznie. Toczyłem się już bardziej na swoim gruncie. Po stronach piętrzyły się olbrzymie kształty wielkich machin. Wszystkie były już bardzo zardzewiałe, jedne pogruchotane, niektóre jednak prawie nietknięte. Jak wiecie, mam pewną słabość do wszelkich mechanizmów. Brała mnie też chętka pozostać wśród nich dłużej. Tym bardziej, że większość była dla mnie zagadką i mogłem tylko snuć dalekie domysły na temat ich użyteczności. Wyobrażałem sobie, że jeśli odgadnę ich przeznaczenie, pozyskam zaraz siłę, której będę mógł użyć przeciwko Morlokom. Nagle podbiegła do mnie wena, tak nagle, że aż się przestraszyłem. Gdyby nie ona, nie zauważyłbym chyba owego pochylenia podłogi. Kraniec sali, gdzie było wejście, znajdował się bowiem nad poziomem ziemi, był oświetlony za pomocą nielicznych wąskich okien podobnych do szpar w murze. Ale im dalej się szło w dół, podnoszący się poziom gruntu zasłaniał stopniowo okna i w końcu idący znajdował się w piwnicy zwanej londyńskim podwórzem, gdzie światło docierało już tylko przez wąski otwór góry. Zwolno posuwałem się naprzód, dziwiąc się machinom. Byłem za nadto nimi zajęty, aby dostrzec, że robi się coraz ciemniej i dopiero wzrastający niepokój weny zwrócił moją uwagę. Spostrzegłem tyle, że galeria niknie w głębi w zupełnym mroku. Zawahałem się, po czym, rozejrzawszy się dookoła, zauważyłem, że na podłodze mniej jest pyłu i powietrznia jest jej gładka i równa jak tam wyżej. Im dalej w głębi ciemnej czeluści, tym więcej drobnych śladów stóp. W tejże chwili odniosłem wrażenie, że obecnie są tu morlokowie. Ja zaś tracę czas na akademickie badanie machin. Zdałem sobie sprawę, że jest już dobrze po południu i że nie mam dotąd ani broni, ani schronienia, ani żadnych środków do rozniecenia ognia. Poza tym z głębokich mroków galerii dodatywało szczególne dreptanie i te same dziwne szmery, jakie już raz słyszałem podówczas w głębi studni. Schwyciłem wenę za rękę. Naraz błysnęła mi myśl i puściwszy rękę wen, poszedłem do machiny, z której starczał drążek czy też dźwignia, podobnie jak przy zwrotnicach. Wdrapawszy się na podnium i uchwyciwszy drążek oburącz, burącz, nacisnąłem go z całej siły. Nagle wena, pozostawiona sama w środku części hali, zaczęła płakać. Udało mi się ocenić wytrzymałość drążka od jednego rzutu oka. Pozłamał się po jednominutowym naciskaniu i do płaczącej poświęciłem już zmaczoną w ręku, nadto wystarczającą do rozbicia łuba każdemu morlokowi, którego bym napotkał. Gorąco pragnąłem zabijać. Myślicie sobie pewnie, że nieludzkie zabijać swych potomków, ale ja wówczas w żaden sposób nie mogłem nic człowieczego znaleźć w tych istotach. Tylko wzgląd na Wenę, której nie chciałem opuszczać oraz przekonanie, że jeśli zechce pragnienie swe zaspokoić, może na temu cierpieć we czasu, powstrzymywały mnie od zapuszczenia się w głąb galerii i zabijania tych bestii, których głos już mnie dochodziły. Zmaczugą w jednej ręce, drugą prowadząc Wenę, przeszedłem więc z tej galerii do innej, jeszcze większej, która na pierwszy rzut oka przypominała mi kaplicę wojskową obwieszoną postrzępionymi sztandarami. Zorientowałem się jednak, że szare, poszarpane łachmany, które zwisały z jednej i z drugiej strony galerii, są butwiejącymi szczątkami książek. Od dawna to wszystko gniło, rozłaziło się, rozsypywało i nie znać było już na tym żadnych śladów druku. Lecz tu i ówdzie spaczone okładki i popękane okucia metalowe dość wymownie opowiadały dzieje tego przybytku. Gdybym był literatem, moralizowałbym może nawet na temat marności wszelkich ambicji. Lecz w dawnych okolicznościach uderzył mnie tylko z gwałtowną mocą ogrom zmarnowanej pracy, o jakiej świadczyła ciemna otchłoń butwiejącego papieru. Muszę przyznać, że w owym czasie myślałem głównie o spekulacjach filozoficznych i o moich własnych 17 pracach z optyki fizycznej. Następnie po szerokich schodach weszliśmy do czegoś, co mogło być niegdyś galerią chemii technicznej. Tutaj miałem niemałą nadzieję. Poczynić użyteczne odkrycia. Z wyjątkiem miejsca, gdzie zapadł się był dach, galeria zachowana była w dobrym stanie. Chciwie przeglądałem każdą nieuszkodzoną gablotę. Wreszcie w jednej, hermetycznie zamkniętej, znalazłem pudełko zapałek. Skwapliwie potarłem jedną na próbę. Były zupełnie dobre. Nawet nie zwilgły. — Tańcz! — krzyknąłem do Wieny w jej języku. Teraz bowiem miałem już broń przeciwko tym strasznym istotom, których oboje takośmy się lękali. W tym opuszczonym muzeum, na grubym dywanie kurzu, ku wielkiemu zachwytowi weny, uroczyście wykonałem coś w rodzaju wielce złożonego tańca, gwiżdżąc, o ile mogłem, wesołą piosenkę. Był to częściowo skromny kankan i taniec posuwisty i plący z przysiadami, o ile na to pozwalają moje poły, i wreszcie coś własnego pomysłu. Jak wiecie bowiem, jestem urodzonym wynalazcą. I myślę sobie teraz, że jak dla owego pudełka zapałek wymknięcie się zagładzie czasu w ciągu niepamiętnych lat było w najwyższym stopniu zadziwiające, tak dla mnie znowu stało się szczęściem niewymownym. Co więcej, to już prawdziwy cud. Znalazłem też coś daleko jeszcze osobliwszego, mianowicie kamforę. Znajdowała się w zapieczętowanym słoiku, który przypadkowo, jak sądzę, był rzeczywiście hermetycznie zamknięty. Z początku sądziłem, że to wosk parafinowy i rozbiłem szkło. Lecz zapach kamfory nie dopuszczał pomyłki. Wśród powszechnego zniszczenia udało się materii lotnej przetrwać może całe tysiące wieków. Przypomniało mi to widziane niegdyś malowidło pią z balenitu kopalnego, który chyba jeszcze przed milionem lat musiałby zamrzeć, aby się ostatecznie zamienić w skamieninę kopalną. Już miałem kamforę porzucić, gdy przypomniałem sobie, że jest to łatwopalne ciało, które płonie dobrym, jasnym płomieniem, jest zatem wyborną świecą. Włożyłem więc kamforę do kieszeni. Nie znajdowałem jednak materiałów wybuchowych ani żadnych środków do wyłamania brązowych drzwi. Dotychczas ów stalowy drąg był najużyteczniejszym przedmiotem, jaki znalazłem. Niemniej jednak opuściłem galerię pokrzepiony na duchu. Nie zdołam wam opowiedzieć wszystkiego, co mi się wydarzyło w ciągu tego długiego popołudnia. Trzeba by dużego wysiłku pamięci, aby przypomnieć sobie kolejno to, co się widziało i przeżyło. Pamiętam długą galerię zardzewiałej broni. Pamiętam, jak wahałem się pomiędzy drążkiem, który już miałem, a siekierą czy mieczem. Nie mogłem jednak zabrać obojga, a mój drążek żelazny wydawał się najlepszym na owe drzwi z brązu. Była również w muzeum wielka liczba działu pistoletów i strzelb. Większość zmieniła się już w kupę rdzy, lecz niektóre były z jakiegoś nowego metalu i wydawały dobry dźwięk. Natomiast naboje i proch, jakie mogły być tu niegdyś, dawno się obróciły w pył. Jeden róg sali był zrujnowany, być może w skutek wybuchów wśród nagromadzonych okazów. W innym miejscu stałem rzędem bożki. Polinezyjskie, meksykańskie, greckie, fenickie. Z każdego, jak myślę, zakątka ziemi – Tutaj, ulegając niepowstrzymanemu popędowi, napisałem swe nazwisko na nosie stetytowego potwora z Ameryki Południowej, który szczególnie mnie zajął. Im bliżej wieczora, tym bardziej słabło moje zainteresowanie zbiorami. Przechodziłem z jednych galerii do drugich, zakurzonych, cichych, w części zrujnowanych. Okazji w nich były już tylko kupami rdzy i lignitu. Rzadko napotykałem trochę lepiej zachowane eksponaty. W jednym miejscu znalazłem się nagle obok małego modelu kopalni i przez prosty przypadek dostrzegłem w hermetycznie zamkniętym pudełku dwa dynamitowe naboje. Wykrzyknąłem Eureka! I z radością rozbiłem pudełko. Potem dopiero przyszło zwątpienie. Zawahałem się. Wybrawszy następnie na przeprowadzenie doświadczenia niewielką boczną galerię, zrobiłem próbę. Nigdy nie czułem podobnego rozczarowania jak wówczas gdy pięć, dziesięć, piętnaście minut czekał na wybuch, który nie nadchodził. Z pewnością były to tylko modele. Jestem przekonany, że gdyby było inaczej, zniszczyłbym i wysadził w sfery niebytu i białego sfinksa i brązowe drzwi, jak się okazało, jedyne me widoki odnalezienia wehikułu czasu. Potem dopiero, jak sądzę, przeszliśmy na niewielkie wewnętrzne podwórze pałacu, które było trawnikiem, a rosły na nim trzy owocowe drzewa. Odpoczęliśmy i pokrzepiliśmy się. Przed zachodem słońca zacząłem się rozglądać w położeniu. Noc już nadciągała, a dotąd jeszcze nie znalazłem nieprzystępnego schronienia. Mało mnie to jednak niepokoiło. Miałem w posiadaniu swym przedmiot, który być może jest najlepszą bronią przeciwko morlokom. Zapałki. Miałem nad to w kieszeni komforę. Na wypadek, gdybym potrzebował płomienia. Zdawało mi się, że najlepiej będzie spędzić noc na otwartym powietrzu pod osłoną ognia. Z rana urządzi się wyprawę po wehikuł czasu. Dotychczas jako jedyne narzędzie do tego celu miałem stalową maczugę. Obecnie jednak w miarę zdobywania doświadczenia inaczej już podchodziłem do owych drzwi z brązu. Dotychczas powstrzymywałem się od wyłamowania ich głównie przez wzgląd na tajemnicze wnętrze. Drzwi te nie sprawiały wrażenia przeszkody bardzo silnej i spodziewałem się, że mój żelazny drąg zupełnie się nada do tego celu. Rozdział dziewiąty. Gdy wychodziliśmy z pałacu, słońce znajdowało się jeszcze nieco nad horyzontem. Postanowiłem dotrzeć do białego sfinksa wczesnym rankiem, a przed zmrokiem jeszcze chciałem przedrzeć się przez lasy, które mnie zatrzymały poprzedniego dnia. Postanowiłem zejść tej nocy jak można najdalej. A roznieciwszy ogień, przespadł się pod jego osłoną. Dlatego też po drodze zbierałem wszelkiego rodzaju gałązki, suche trawy i zgromadziłem już pełne naręcze tego paliwa. Przy takim obciążeniu posuwałem się wolniej niż chciałem, a nadto Wena była zmęczona. Mnie również ogarniała senność i do losu doszliśmy dopiero około północy. Na zboczu pagórka pokrytego zaroślami Wena chciała się zatrzymać, bojąc się ciemności. Lecz szczególne uczucie grożącego niebezpieczeństwa, które powinienem był uważać za znak ostrzegawczy, pognało mnie naprzód. Przez całą jedną noc i dwa dni wcale nie spałem. Byłem więc rozgorączkowany i podniecony. Ogarniała mnie coraz większa senność, a wraz z nią przybliżali się morlokowie. Gdy wahaliśmy się, czy istotnie się nie zatrzymać, ujrzałem za sobą na ciemnym tle krzaków trzy pełzające postacie. Byliśmy w gęstwie nieleśnej, w wysokiej trawie, tak już nie czułem się zabezpieczony od zdradzieckiego podejścia. Na oko las nie zajmował nawet całej mili angielskiej. Gdybyśmy mogli dojść do obnażonego pagórka, pozyskalibyśmy bezpieczne stanowisko. Sądziłem, że zapałkami i kamforą będę mógł oświecać sobie drogę przez las. Oczywiście, chcąc skorzystać z zapałek, musiałem wypuścić z rąk ów zdobyty opał. Dosyć też niechętnie złożyłem go na ziemi. Wtedy przyszło mi do głowy, że jeśli podpalę chrust, wprawie w ogromne zdziwienie naszych nieprzyjaciół. Później przekonałem się, jak straszne szaleństwo było w tym zamyśle. Na razie wydało mi się to znakomitą taktyką dla zasłonięcia odwrotu. Nie wiem, czy pomyśleliście kiedy, jaką rzadkością jest pożar w umiarkowanym klimacie bez współudziału człowieka. Ciepło słoneczne rzadko kiedy bywa tam tak silne, aby mogło zapalić. Nawet jeżeli jest zogniskowane przez krople rosy, co się niekiedy zdarza w stepach podzwrotnikowych. Piorun może odpalić i zwęglić, lecz rzadko kiedy wznieta pożar szerzący płomienie. Butwiejące rośliny niekiedy rozgrzewają się do ciepła fermentacji, lecz równie rzadko kiedy zajmują się płomieniem. A nadto w owej epoce upadku zapomniano już na ziemi sztuczki rozniecania ognia. Czerwone języki, które zaczęły lizać na ręcze mojego drzewa były nowym przedmiotem podziwu dla Weny. Podbiegła do ognia, aby się nim bawić. Przypuszczam, że rzuciłaby się w płomienie, gdybym jej nie powstrzymał, ale schwyciłem ją w pół i pomimo jej oporu śmiało zapuściłem się w las. Na niewielkiej przestrzeni blask płomienia oświecał drogę. Obejrzawszy się za siebie, zauważyłem wśród krzyżujących się konarów, że od mojego stosu płomieni przeskoczył do przyległych krzaków i po trawie pełzła już wężowata linia płomienia. Uśmiechnąłem się i skrowałem ku leśnej gęstwinie, którą miałem przed sobą. Było bardzo ciemno. Wiana przytyliła się do mnie konwulsyjnie, wokół jednak panowała cisza. A że oczy moje przywykły do ciemności, widziałem dość dobrze, aby omijać gałęzie. Nad głowami mieliśmy nieprzeniknioną ciemność, z wyjątkiem rzadkich szczelin, przez które przyświecały plamy błękitnego nieba. Nie zapalałem zapałek, bo nie miałem wolnych rąk. Na lewym ramieniu nosiłem moją małą, w prawej ręce trzymałem stalowy drąg. Przez pewien czas nie słyszałem nic oprócz chrzęstu gałęzi pod nogami, słabego szmeru wiatru nad głową, własnego oddechu i tętna w uszach. Później usłyszałem około siebie dreptanie. Rozzłoszczony posuwałem się naprzód. Dreptanie stawało się coraz wyraźniejsze. Rozróżniałem już teraz te same dziwne dźwięki i głosy, które słyszałem już tam w podziemnym świecie. Widocznie morlokowi usiłowali mnie osaczyć. Istotnie czułem nagle, że ktoś ciągnie mnie za surdut, a później za rękę. Wena zadrżała gwałtownie, po chwili ucichła zupełnie. Był najwyższy czas, by zapalić zapałkę. Lecz dla wykonania tego musiałem ciężar mój złożyć na ziemi. Tak też uczyniłem, a gdy szukałem w kieszeni u kolen moich ciemności, wywiązała się walka przy zupełnym milczeniu Weny i osobliwym jakby gruchaniu morloków. Miękkie, drobne ręce pełzały po tłowiu i grzbiecie, dotykały nawet szyi. Zapałka błysła z trzaskiem. Trzymałem ją w ręku. Ujrzałem małe grzbiety morloków uciekających pomiędzy drzewami. Czym prędzej porwałem z kieszeni kawał fory, gotów zapalić go natychmiast, gdy już zapałka będzie się dopalać. spojrzałem na wenę. Leżała bez ruchu, uczepiwszy się moich nóg, z twarzą zwróconą ku ziemi. W nagłym przestrachu pochyliłem się nad nią. Zdawało się, że ledwie oddycha. Zapaliłem kawał komfory i cisnąłem go na ziemię, a gdy pękając, palił się, oddzielając morloku w cienie, ukląkłem i podniosłem ją. Las za mną był pełen szmeru, zgiełku, licznego tłumu. Wena robiła wrażenie zemdlonej. Wziąłem ją łagodnie na ręce i podniosłem się, aby iść dalej. Wtedy poznałem straszliwą prawdę. Podczas manipulacji z zapałkami i weną ciągle się obracając utraciłem kierunek drogi i najmniejszego już nie miałem pojęcia, w którą stronę iść. Wiedziałem tylko, że mam przed sobą pałac z zielonej porcelany. Zimny pot mnie oblał. Musiałem prędko obmyślić, co robić. Postanowiłem rozniecić ogień i obozować w tym miejscu, gdzie przystanęliśmy. Złożyłem na murawie wenę, wciąż jeszcze jakby martwą, i pośpiesznie, jako że pierwszy kawałek komfortu już się dopalał, zacząłem zbierać gałęzie oraz suche liście. Tu i ówdzie świeciły dookoła mnie oczy morloków, jakby karbonkuły. Kamfora zasyczała i zgasła. Potarłem zapałkę i spostrzegłem, że dwie białe postacie, które zbliżały się już do weny, szybko umknęły. Jedną ogień tak oślepił, że pędziła prosto na mnie. Czułem, jak kości jej zachrząściły pod uderzeniem mojej pięści. Usłyszałem żałosny jęk i upadek. Zapaliłem drugi kawałek kamfory i zacząłem zbierać paliwo. Zauważyłem nadzwyczajną suchość gałęzi rosnących na wzgórzu. Od czasu mego przyjazdu na wehikule czasu, czyli od tygodnia, deszcz nie padał ani razu. Zamiast przeto zbierać pośród drzew gałęzie już upadłe, począłem podskakiwać w górę i ściągać w dół żywe jeszcze konary z drzew. Bardzo prędko roznieciłem dymiący ogień z zielonych gałęzi i suchego chrustu. Mogłem sobie w ten sposób oszczędzać kamfory. Wróciłem do weny, która leżała koło mojej stalowej maczugi. Nie żałowałem wysiłków, aby ją ocucić, lecz ona wciąż była jakby martwa. Nie mogłem nawet dla własnego spokoju przekonać się, czy jeszcze oddycha. Teraz dym szedł prosto na mnie. Pod działaniem jego ociężałem i zacząłem tracić siły. Nadmiar złego powietrze było przesycone kamforą. Ognia nie potrzebowałem wcale zasilać przez jakąś godzinę. Czułem się bardzo zmęczony po trudach i usiadłem. A las wciąż był pełen usypiającego szumu, którego nie rozumiałem. Zdawało mi się, że się tylko co zdrzemnąłem i otworzyłem oczy. Dokoła ciemność. Morlokowie wyciągają ręce, sięgają po mnie. Odtrącając ruchliwe ich palce, sięgnąłem do kieszeni po zapałki. Przepadły. Wtedy obskoczyli mnie po raz drugi. Od razu zrozumiałem, co się stało. Spałem. Ogień zgasł. Wielka gorycz śmierci ogarnęła moją duszę. A spałem był dymu z płonących drzew. Pochwycony za szyję, za włosy i ręce staczałem się w dół. Było to niesłychanie okropne. Czuć na sobie w ciemności miękkie, oślizgłe dotknięcia tych istot. Czułem się jakby uwikłany w ogromną pajęczynę. Byłem zmożony, upadłem. Czułem drobne ząbki kąsające mnie w szyję. Gdy się przewróciłem, ręka moja, kiedy padał, dotknęła stalowego drąga. To mi dodało siły. Podjąłem walkę na nowo. Strącałem z siebie te ludzkie szczury i silnie ująwszy żelazo, waliłem tam, gdzie sądziłem znajdują się ich łby. Czułem, jak ciała i kości ustępują pod moimi ciosami. W ciągu minuty byłem już oswobodzony. Opanowało mnie dziwne podniecenie, jakie często towarzyszy zaciętej bitwie. Widziałem, że oboje z Weną jesteśmy zgubieni, lecz powiedziałem sobie, że morlokowie muszą drogo zapłacić za mięso. Oparłem się o drzewo i wywijałem przed sobą stalowym drągiem. Cały raz był pewien szmerów i krzyków. Upłynęła minuta. Głosy ich podnosiły się w najwyższym podnieceniu, a ruchy stawały się szybsze. Naraz nie było już żadnego wokół mnie na odległość ramienia. Stałem, wpatrując się w mrok. Wróciła mi nadzieja, czyżby się przestraszyli? W jednym momencie stała się rzecz dziwna. Ciemność wyraźnie ustępowała. Nie jest to, zacząłem rozróżniać koło siebie białe postacie. Trzech podbiegło mi pod nogi. I z niewypowiedzianym zdziwieniem spostrzegłem, że i inni biegli, płynęli nieustannym potokiem, ile rozpoznać mogłem z tej części lasu, którą miałem już za sobą, do tej, która mnie jeszcze czekała. Plecy ich wydawały się nie białe, lecz czerwone. Gdy tak stałem z otwartymi ustami, ujrzałem małą czerwoną iskierkę. Przeleciała przez kawałek gwieździstego nieba wśród gałęzi i znikła. Wówczas właśnie poczułem woń palącego się drzewa, usłyszawszy usypiający szmer, który teraz wzrastał w głośny gwar i zrozumiałem, skąd pochodziło czerwone światełko i dlaczego morlokowi uciekają. Odstąpiwszy od drzewa i spoglądając za siebie, ujrzałem płomienie palącego się lasu za ciemną ścianą najbliższych drzew. Było to moje najpierwsze ognisko, które teraz szło za mną. Jednocześnie obejrzałem się, szukając weny, ale jej już nie było. Sytrzenie i trzask poza mną, łosk od pękających drzew, które ogarniał płomień, pozostawiały mi mało czasu do namysłu. A mój stalowy drąg wciąż jeszcze bił, uderzał. Puściłem się za morlukami. Nędzna to była rasa. Raz płomienie przemknęły tak szybko na prawo ode mnie, że już mnie oskrzydlały. Musiałem rzucić się w lewo. W końcu jednak wydostałem się na niewielką polanę leśną i w tej chwili jakiś morlok, biegnąc na oślep, natknął się na mnie, odbił się i wpadł w ogień. Wówczas uderzył mnie widok jeszcze dzikszy, najstraszniejszy, jak sądzę, ze wszystkiego, co przeżyłem w tej przyszłej epoce świata. Cały przestwór był jasny od blasku ognia, jak we dnie. Pośrodku wznosiła się wyżyna, czy też pagórek pokryty kolącym głogiem. Dalej ciągnęła się odnoga palącego lasu, zwijającym się po niej żółtymi językami. Okalającymi przestrzeń jakby ognistym palkanem. Na pagórku stało ze 300 czy 400 morloków, oślepych od światła i żaru, biegających tu i ówdzie, wpadających na siebie. Z początku nie zdawałem sobie sprawy z ich ślepoty i w szale strachu waliłem wściekle, gdy zbliżali się do mnie, zabijając i kalecząc niejednego. Lecz gdy przyjrzałem się ruchom którego z nich, co pełzał pod cieremniami, gdy usłyszałem ich jęki, Byłem już pewny zupełnej ich bezradności wobec ognia i niedoli i na żadnego więcej ręki nie podniosłem. Chwilami któryś z nich wpadał wprost na mnie, wzbudzając odrazę, która zmuszała mnie do usunięcia się na bok. Gdy płomienie przygasły i zacząłem się już obawiać, żeby mnie te nędzne istoty nie dostrzegły, nie myślałem rozpocząć walkę, aby ich pozabijać z osobna, lecz ogień podobnie zapłonął jasno, więc powstrzymałem się. Chodziłem po pagórku, na którym się roili. Wymawiając ich, szukałem jakiegokolwiek śladu weny, ale wena znikła. W końcu usiadłem na wierzchołku pagórka i zacząłem się przyglądać temu nie do uwierzenia dziwnemu tłumowi oślepłych stworzeń, które roiły się teraz w różnych kierunkach, wydając dzikie krzyki, ilekroć sparzył do ogień. Kłębiące się słupy dymu wzbijały się w niebo, a na rzadkich skrawkach czerwonego sklepienia niebo, z dalekich, jakby należało do innego świata, błyszczały małe gwiazdki. Dwóch lub trzech oślepionych morloków wpadło na mnie. Z dreszczem wstrętu odpędziłem ich pięściami. Przez większą część nocy miałem wrażenie, że to, co się działo za mną, jest tylko nocną zmorą. W złości biłem samego siebie i krzyczałem głośno, pragnąc się obudzić. Rzucałem się na ziemię, waląc w nią rękami. Zrywałem się. Siadałem, biegałem na wszystkie strony i znowu padałem na ziemię. Tarłem oczy, błagając Boga, zboga, aby mnie nie rozbudził. Po trzykroć widziałem morloków pochylających głowy, jakby w agonii wpadających w ogień. Lecz w końcu ponad nieustającą czerwienią ognia, ponad masami czarnego dymu, ponad bielejącymi i czarniejącymi pieniami drzew, ponad zmniejszającą się wciąż liczbą tych mglistych postaci, zabłysło białe światło dnia. Znowu zacząłem więc szukać śladów weny, lecz nic nie odnalazłem. Jasne się stało, iż biedne, drobne jej ciałko pozostawili w lesie. Nie zdołałem wam opisać, jaką ulgę sprawiła mi myśl, że uniknęła złowrogiego losu, jaki ją czekał. Myśląc o tym, poczułem znowu chęć mordowania tego wstrętnego, a na zagładę jej wydanego robactwa, które mnie opadło, lecz powstrzymałem się. Pagórek, jak wspomniałem, był rodzajem wyspy w lesie. Z wierzchołka jego zdołałem przez mgłę dymu dostrzec pałac z zielonej porcelany, a stamtąd już mogłem posłać wzrok w stronę białego sfinksa. Omijając niedobitki tych przeklętych stworów, które błąkały się jeszcze tu i w wskutek wzmagającej się jasności dziennej jęczały ze strachu, owinąłem sobie nogi trawą i przeskakiwałem przez dymiące zgliszcza i czarne pnie, które jeszcze buchały ogniem z wnętrza, zdążając do miejsca, w którym morlokowie schowali byli wehikuł czasu. Posuwałem się wolna, gdyż byłem śmiertelnie znużony. Kulałem. Czułem przy tym wielki żal z powodu okrutnej śmierci małej Wany. Odczuwałem ją jak nieszczęście, które mnie przytłaczało bezsilnie. Tu w tym pokoju, do którego tak przywykłem, wydaje mi się to raczej smutnym snem niż rzeczywistą stratą. Leczowego poranku zniknienie Weny osamotniło mnie zupełnie. Uczułem się straszliwie opuszczony. Pomyślałem o swoim domu, o tym ognisku, o niektórych z was, a wraz z tymi myślami przyszła tęsknota granicząca z bólem. W tej wędrówce przez dymiące popioły pod jasnym niebem poranku uczyniłem było odkrycie. W kieszeniach spodni znalazłem jeszcze kilka zapałek bez pudełka. Musiało pęknąć, zanim je zgubiłem. Rozdział dziesiąty Około ósmej lub dziewiątej z rana doszedłem do tej samej ławki z żółtego metalu, z której rozglądałem się był po świecie w wieczór mego przybycia. Myślałem o pochopnych mych wnioskach tego wieczora i nie mogłem powstrzymać się od gorzkiego śmiechu ze swej łatwowierności. Krajobraz był tak samo piękny, taka sama bujna roślinność, te same wspaniałe pałace i okazałe, dumnie piętrzące się ruiny, ta sama srebrna rzeka płynąca wśród dwóch żyznych brzegów. Wśród drzew tu i ówdzie migały mi przed oczyma wesołe szaty pięknego ludu. Niektórzy kąpali się w tym samym miejscu, gdzie uratowałem był Wenę i nagle silny ból odezwał się w mojej duszy. Jak plamy na krajobrazie wznosiły się kupuły nad wejściami do świata podziemnego. Wiedziałem już teraz, co się ukrywa pod pięknem świata oświeconego przez słońce. Ludzie pędzili dnie tak miłe, jak miłe są dnie bydła w polu. Jak bydlęta nie mieli przyjaciół i nie dbali o żadne potrzeby, lecz czekał ich też taki sam koniec, jak i bydlęta. Gnębiła mnie myśl, że tak krótkotrwałe było marzenie ludzkiego rozumu, który sam działał na swą zgubę. Dopóty dążył bez wytchnienia do wykwintu i wygody, do równowagi społecznej, mając za cele trwałe bezpieczeństwo, aż osiągnął swe dążenie, ale tylko po to, aby w końcu ludzie doszli do tego, co ja ujrzałem. Musiał to być jednak moment, kiedy życie i własność osiągnęły to absolutne bezpieczeństwo. Bogacz był spokojny o swe bogactwa i wygody, pracownik o życie i zatrudnienie. Bez wątpienia w tym doskonałym świecie nie było już sił niezużytych, nie było nierozwiązanych kwestii społecznych. I oto nastąpił wielki spokój ludzkości. Ciągła zmienność, niebezpieczeństwa i trudy wyrabiają sprężystość umysłu. Jest to jedno z praw przyrody, na które nie zwracamy uwagi. Zwierzę, doskonale przystosowane do otoczenia, jest też i doskonałym mechanizmem. Przyroda ucieka się do inteligencji dopiero wtedy, kiedy nawyki i instynkt już nie wystarczają. Nie ma inteligencji, gdy nie ma zmiany i potrzeby zmiany. Inteligencja bywa udziałem tylko takich zwierząt, które napotykają ogromną rozmaitość niebezpieczeństw i potrzeb. Jak już zauważyłem, człowiek podsłoneczny stał się wątłą, piękną istotą, zaś podziemny mieszkaniec jedynie uosobieniem mechanicznej pracowitości. W owej epoce idealnej mechanizacji zabrakło jednakże równie idealnej ciągłości, która podtrzymywałaby trwale ten stan absolutnej mechanizacji. Widocznie z biegiem czasu, w owym podziemnym świecie wyczerpały się dostarczane w jakiś sposób środki żywności. Matka potrzeba, stojąca na uboczu przez kilka tysięcy lat, wtargnęła znowu w podziemne regiony. Morlokowie, pozostający w ciągłej styczności z machinami, wymagającymi mimo wszystko trochę inteligencji, prócz zwykłej rutyny, zachowali w odróżnieniu od podsłonecznych istot prawdopodobnie więcej przedsiębiorczości, niż człowieczeństwa. Kiedy więc zabrakło im pożywienia, poszli za głosem pierwotnego instynktu. Taki był mój ostateczny pogląd na świat z roku 800-2701. Teoria moja może być błędna ze względu na ograniczenie ludzkiego rozumu, ale tak się owe rzeczy przedstawiały i tak je z kolei wam przedstawiam. Po znojak, wzruszeniach i okropnościach minionych dni, mimo smutku, jaki odczuwałem, owo miejsce, spokojny widok i ciepłe światło słoneczne prawdziwie mi się uśmiechały. Byłem bardzo zmęczony i senny i wkrótce moje teoretyzowanie przemieniło się w drzemkę. Schwytawszy już raz siebie na spaniu, uległem senności. I położywszy się na murawie, zażyłem snu długiego i pokrzepiającego. Przebudziłem się na krótko przed zachodem słońca. Czułem już teraz, że nie dam się pochwycić morlokom we śnie. Wstałem, przeciągnąłem się i podszedłem ku białemu sfinksowi. W jednej ręce miałem maczugę, drugą trzymałem na zapałkach w kieszeni. Teraz spotkała mnie rzecz najmniej oczekiwana. Gdym zbliżał się do piedestału Sfinksa, dostrzegłem, że wejście do niego stoi otworem. Brązowe klapy zostały opuszczone i weszły w swoje rowki. Zatrzymałem się na chwilę, wahając się czy wejście do środka. Wewnątrz znajdowało się małe pomieszczenie, a w kącie na wzniesieniu stał mój wehikuł czasu. Dźwignię miałem w kieszeni. Tak więc po wszystkich moich plonach oblegania Białego Sfinksa, obmyślanych z takim wysiłkiem, nastąpiła oto dobrowolna kapitulacja. Odrzuciłem odłamany kawał stali, żałując, że na nic mi się już nie przyda. A kiedy znalazły się u wejścia, przyszła mi do głowy nagła myśl. Przejrzałem bowiem nagle zamiary morloków. Powstrzymując uśmiech radości, wszedłem przez brązową ramę do wnętrza i stanąłem przy wehikule czasu. Z podziwem zobaczyłem, że był wyczyszczony i nasmarowany oliwą. Przypuszczałem przedtem, że morlokowie rozebrali go na części. Starając się na chybiu, trafił poznać jego przeznaczenie. Gdy tak stałem i oglądałem wehikuł, znajdując przyjemność w samym już dotknięciu machiny, stało się to, co przewidywałem. Brązowe tablice zasunęły się nagle i zamknęły z łoskotem wyjścia z piedestału. Znalazłem się w ciemnościach, złapany w zasadzkę. Był to podstęp morloków – Uśmiechnąłem się tylko wesoło. Posłyszałem ich szmery i śmiechy, i już się do mnie zbliżali. Z zupełnym spokojem spróbowałem zapalić zapałkę. Wystarczyło tylko przymocować dźwignię i mogłem już znikać jak duch. Lecz nie zwróciłem uwagi na jedno, że był to obrzydliwy rodzaj zapałek, które zapalają się tylko przy potarciu o pudełko. Możecie sobie więc wyobrazić, jak prędko prysnął mój spokój. Małe bestie były tuż obok. Oto jeden już mnie dotknął. Zacząłem machać dźwigniami na oślep i podczas tej operacji właziłem na siodło. Uczyłem na sobie jedną rękę, potem drugą. Musiałem bronić dźwigni przed uporczywymi palcami i namacać zarazem miejsca, gdzie miałem je dopasować. W pewnej chwili omal nie wypadły mi z ręki. Gdy mi się jedna wysunęła na podłogę, musiałem walić na oślep głową w ciemnościach. Słyszałem jak zatrzeszczał łeb Morloka, by ją odzyskać. W porównaniu z walką w lesie, byłem w dużo krytyczniejszym położeniu podczas tej ostatniej szarpaniny. Wreszcie osadziłem swą dźwignię i wprawiłem machinę w ruch. Ręce, które mnie chwytały nagle opadły. Ciemność zniknęła mi z oczu. Znalazłem się w tym samym szarym świetle i w tym samym zgiełku, które opisałem poprzednio. Rozdział jedenasty. Mówiłem wam już o dłużeniu i mdłościach, jakie towarzyszą podróży w czasie. W drodze powrotnej nie siedziałem już w siodle jak należy, tylko przycupnąłem niepewnie na boku. Przez czas, który określić nie zdołam, byłem jak przykuty do machiny, która chwiała się i wirowała w biegu. Było mi wszystko jedno, dokąd jadę, a gdy nareszcie przemogłem się, by spojrzeć na tarczę zegarów, zdziwiłem się, że tak już daleko zajechałem. Jedna tarcza pokazuje dnie, inna tysiące dni, inna miliony i wreszcie tysiące milionów. I oto zamiast przesunąć dźwignię w odwrotnym kierunku, przesunąłem je naprzód. A gdy spojrzałem na wskazówki, zauważyłem, że ta, która pokazuje tysiące, biegnie w przyszłość tak szybko jak wskazówka sekundnika w zegarku. Gdy się tak posuwałem naprzód, szczególna zmiana zapanowała wśród otaczających mnie zjawisk falująca szarzyzna ściemniała i chociaż pędziłem dalej jak szalony, świadczące o malejącej szybkości migotanie przemijających dni i nocy stawało się zwolna coraz wyraźniejsze. Z początku wprawiało mnie to w duży kłopot. Zmiany kolejne dnia i nocy przechodziły coraz powolniej. Podobnie też zwalniał się bieg słońca po sklepieniu niebios. W końcu zdawało się to trwać wieki i nad ziemią zapanował półmrok przerywany niebieskim blaskiem lecącej komety. Pręga światła wskazująca bieg słońca znikła już dawno. Słońce bowiem przestało zachodzić. Podnosiło się tylko i opadało na zachodzie, a z każdym opadnięciem stawało się większe i czerwieńsze. Zniknął też księżyc. Gwiazdy sunęły coraz powolniej, zamieniając się w płynące punkty światła. Wreszcie na chwilę przed moim zatrzymaniem się słońce, czerwone i ogromne, stanęło na poziomie bez ruchu, zdrętwiało jak wielka kopuła grzejąca tylko posępnym żarem, chwilami nawet zupełnie już gasnąca. Zdarzyło się, że na moment rozbłysło świetnie, lecz potem znowu przybrało posępną, purpurową barwę. Z owego zaników wschodów i zachodów słońca wysunąłem wniosek, że skończył się już na zawsze ruch Ziemi wokół własnej osi. Zwróciwszy się jednak stroną ku Słońcu, Ziemia zastygła w spokoju, podobnie jak dziś zwrócony jest ku niej Księżyc. Bardzo ostrożnie, pamiętając, jakim się wywrócił, zacząłem hamować ruch. Wskazówki zwalniały biegu. Wskazówka tysięcy stanęła, a dzienna przestała być mgiełką na tarczy. Poruszała się o to coraz wolniej i zobaczyłem zarysy opustoszałego wybrzeża. Zatrzymałem się spokojnie, usiadłem na machinie i rozejrzałem się dookoła. Niebo utraciło barwę błękitną. Północny wschód był atramentowo czarny, a w czerni tej świeciły jednostajnie jasne blade gwiazdy. Nad sobą miałem ciemnoczerwone, bezgwiezdne niebo, jaśniejsze na południowym wschodzie od skrzącego się szkarłatu, Legła tam bowiem przeciętna przez horyzont olbrzymia kula słońca, czerwona i nieruchoma. Skały wokół mnie miały kolor ciemnoczerwony, a jedynym śladem życia, jaki mogłem dostrzec, była ciemna zieloność pokrywająca zbocza od południowego wschodu. Była to ta sama posępna barwa, jaką mają leśne mchy lub porosty w grotach słowem rośliny, które rosną w stałym półmroku. Machina zatrzymała się na pochyłym brzegu. Morze rozciągało się na południowy zachód, aż ku krańcom jaskrowo oświetlonej części widnokręgu, pod bladym sklepieniem niebios. Nie było grzywaczy ani fal, bo nie powiewał najlżejszy nawet wietrzyk. Słabe tylko ociężałe tętno, podobne do delikatnego oddechu, wzdymało oleistą taflę, świadcząc, że wieczyste morze jeszcze porusza się i żyje. Wzdłuż obmywanego przez wodę brzegu ciągnęła się gruba warstwa soli, różowa na tle ciemnego nieba. Czułem ucisk w głowie. Zauważyłem, że oddycham znacznie szybciej. Przypominało to mi moją jedyną wycieczkę górską, z czego wnoszę, że powietrze było bardziej rozrzedzone niż obecnie. Ponad pustym brzegiem usłyszałem rozdzierający krzyk i zobaczyłem coś na kształt białego dużego motyla krążącego na niebie i znikającego za niewysokimi wzgórzami. Krzyk tego stworzenia był tak smutny, że mimo woli zadrżałem i silnie chwyciłem się machiny. Rozglądając się wkoło, zauważyłem, że to, co brałem za czerwoną skałę, zbliża się z wolna ku mnie. Wtedy spostrzegłem, że był to ohydny stwór, podobny do kraba. Wyobraźcie sobie kraba tej wielkości co tamten stół, z licznymi nogami poruszającymi się z i niepewnie, z olbrzymimi kleszczami w ustawicznym ruchu, z długimi wąsami podobnymi do biczów, drgającymi wciąż i macającymi, i wreszcie z oczyma na słupkach i skrzącymi się po obu stronach metalowego czoła. Grzmiet miał ponarszczone i sfałdowane, a zdobiły go nierówne garby, tu i ówdzie upstrzone zielonkawą inkrustacją. Wiedziałem, jak macki potwora, wyrastające z przedziwnej paszczy, poruszały się podczas ruchu i dotykały ziemi. Wpatrzony w przerażające zjawisko, które sunęło ku mnie uczułem naraz swędzenia na policzku, jak gdyby usiadła na nim mucha. Odpędziłem natręta ruchem ręki, lecz po chwili powrócił on jednak, gdyż natychmiast uczułem znowu dotknięcie na uchu. Sięgnąłem ręką i pochwyciłem coś podobnego do nitki, co szybko wyrwało mi się z dłoni. Odwróciłem się w strasznym udręczeniu i spostrzegłem, że pochwyciłem wąs innego kolosalnego kraba, który był tuż za mną. Jego złośliwe oczy poruszały się na słupkach, paszcza otwierała się z apetytem, a podniesione w górę olbrzymie kleszcze, pokryte śluzem roślinnym, już mnie chwytały. W jednej chwili oparłem rękę na dźwigni i pomiędzy tymi stworami a sobą zostawiłem miejsce. Znalazłem się jednak znowu na tym samym brzegu i ujrzałem znowu te same kraby. Jak tylko zatrzymałem wehikuł. Pełzały już teraz całymi tuzinami w mrocznym świetle po zielonych płachtach roślinności. Nie zdołam opisać owego widoku straszliwego spustoszenia, jakie zawisło nad światem. Czerwone niebo na wschodzie, ciemność na północy, martwe słone morze. Skalisty brzeg rojący się od strasznych, pełzających potworów, jednostajna, jadowita zieleń roślin podobnych do porostów, rozrzedzone powietrze, które drażniło płuca wszystko to składało się na przerażającą całość. Przesunąłem się o tysiące lat i ciągle jeszcze widziałem to samo czerwone słońce. Trochę tylko większe, trochę ciemniejsze. To samo umierające morze, to samo chłodne powietrze. Ten sam rój skorupiaków pełzających wśród zielonych porostów i czerwonych skał. A na niebie zachodnim ujrzałem blady łuk podobny do sierpa księżyca. Tak podróżowałem, zatrzymując się w wielkich odstępach czasu, przeskakując po tysiąc i więcej lat, pchany naprzód rządzą z badania tajemniczego losu ziemi, wpatrując się ze szczególnym oczarowaniem, jak na zachodzie rośnie coraz większe i posępniejsze słońce, jak na starej ziemi opada fala życia. Wreszcie w więcej niż 30 milionów lat od dzisiejszych czasów. Ogromna, do czerwoności rozżarzona kopuła słońca zajmowała już blisko dziesiątą część nieba. Zatrzymałem się raz jeszcze, bo znikła już była rojąca się masa krabów, a czerwony brzeg wyglądał jakby zupełnie wymarły z wyjątkiem bladozielonych muchów i porostów. Teraz były na nim tylko białe plamy. Przejęło mnie ostre zimno. Rzadkie zrazu białe płatki spadały na ziemię bez przerwy. Na północnym wschodzie w świetle gwiazdy błyszczały pod ciemnym niebem śniegi, a falująca linia pagórków miała barwę różową. Samo wybrzeże skute było lodem, który gromadził się tu masami, ale właściwy obszar słonego, krwawo zabarwionego oceanu w wiecznym zachodzie słońca był ciągle jeszcze wolny od lodu. Rozglądałem się dokoła, szukając śladów życia zwierzęcego. Jakaś nieokreślona trwoga ciągle trzymała mnie na siodle machiny. Lecz ani na ziemi, i niebie. Ani na morzu nie dostrzegłem nic, co by choć drgnęło. Jeszcze zielona opona skały świadczyła, że życie jeszcze nie wygasło. Na morzu pokazała się oto mielizna, a woda cofnęła od brzegu. Zdawało mi się, że widzę jakiś ciemny przedmiot pełzający po ławicy, ale kiedy zacząłem mu się przyglądać, przestał się poruszać. Myślałem, że mylą mnie oczy. Czarny zaś przedmiot jest tylko skałą. Gwiazdy na niebie błyszczały bardzo silnie i zdawało się, że z lekka na mnie mrugają. Nagle zauważyłem, że od zachodu kulisty zrąb słońca uległ zmianie, a na wypukłości tworzy się jakby ciemna zatoka, która rośnie w mych oczach. Przez minutę wpatrywałem się w ciemność, zachodzącą na światło dzienne, i doszedłem do wniosku, że albo zaczyna się zaćmienie Księżyca, albo też planeta Merkury przechodzi przez słoneczną tarczę. Z początku wziąłem oczywiście zasłaniające ciało za Księżyc. Lecz wiele powodów przemawia za tym, że zjawisko, na które patrzyłem, było przejściem jakiejś planety poruszającej się bardzo blisko Ziemi. Zapadała szybko ciemność. Od wschodu zaczął dąć w gwałtownych podmuchach zimny wiatr, a w powietrzu było coraz więcej białych płatków. Od brzegu, po przejściu bladej fali, dolatywał szmer. Pomijając te dźwięki, nie drgające już wcale życiem, świat był cichy. Cichy? Trudno było opisać jednak tę ciszę. Głosy ludzkie, ryk bydła, wrzaski ptaków, brzęczenie owadów, szmery, które składają się na tło naszego życia, wszystko to już dawno przeminęło. Teraz, gdy ciemności się zwiększyły, wirujące płatki zaczęły spadać w większej ilości, tańcząc mi przed oczyma, a zimne już powietrze oziębiło się jeszcze bardziej. W końcu białe szczyty dalekich wzgórz zaczęły kolejno znikać w mroku. Powiew idący od morza przemienił się w wyjącą wichurę. Widziałem, jak czarny środkowy cień zaćmienia pędzi na mnie. W chwilę później patrzyłem już tylko w blade gwiazdy, wszystko skryło się w bezdennym mroku. Niebo było już zupełnie czarne. Przeraziła mnie ta ciemność. Uczułem przejmujący do szpiku kości chłód. Oddychanie sprawiało ból. Drżałem całe i czułem, jak mnie ogarniają śmiertelne mdłości. Jak czerwony łuk na niebie, pokazał się wreszcie brzeg słońca. Zszedłem z machiny, aby odpocząć. W głowie mi się kręciło. Byłem niezdolny do podróży z powrotem. Gdy stałem tak odurzony i słaby, dostrzegłem ruch na mieliźnie. Teraz już nie można było się pomylić. Coś poruszało się wśród czerwonych wód morza. Jakiś ogromny kształt, wielkości piłki, może nieco większy. Czułki potwora zwisały na dół. Barwę miał najwyraźniej czarną na tle krwistej wody i podskakiwał co chwila. Czułem, że mdleje, lecz straszna obawa na samą myśl, że mogę lec bez pomocy w takim dalekim, złowrogim zmierzchu, użyczyła mi sił do wdrapania się na siadło. Rozdział dwunasty I tak oto powróciłem. Przez dłuższy czas tkwiłem w siodle bez czucia. Znowu nastąpiła błyskająca kolejność dni i nocy, znowu słońce przybrało barwę żółtą, a niebo błękitną. Oddychałem swobodniej. Zmienne zarysy lądów podnosiły się i padały. Wskazówki na tarczach obracały się wstecz. Wreszcie ujrzałem znów owe mroczne cienie domów znamiona chylącej się ku upadkowi ludzkości. I one uległy zmianom, znikły, a po nich nastąpiły nowe. Gdy wskazówka milionowa stanęła na zerze, zwolniłem bieg. Zacząłem rozpoznawać nasz styl w budownictwie, znany i swojski. Wskazówka tysięczna zatrzymała się. Dnie i noce następowały po sobie coraz wolniej. W końcu wynurzyły się stare mury laboratorium. Zwolna, całkiem wolno zatrzymywałem mechanizm. Zauważyłem pewien szczegół, który wydał mi się dziwny. Mówiłem wam, zdaje się, że gdym już wystartował w przyszłość. Zanim jeszcze ruch nabrał szybkości, pani łoczet przeleciała przez spokój jak piłka. Powracając, znów znalazłem się w tej chwili, kiedy przechodziła przez laboratorium, lecz teraz ruchy jej miały kierunek odwrotny, bo kiedy drzwi otworzyły się spokojnie, wsunęła się do laboratorium, zwrócona plecami, znikła w tych samych drzwiach, w którymi weszła jak była poprzednio. Na chwilę przedtem zdawało mi się, że widzę Hilliera, ale przemknął on jak błyskawica. Wówczas zatrzymałem machinę i spostrzegłem stare ukochane me laboratorium, narzędzia, sprzęty, wszystko tak jak zostawiłem. Chwiejąc się, zszedłem z machiny i usiadłem na kanapie. Przez kilka minut drżałem gwałtownie. Niebawem przyszło uspokojenie. Dookoła mnie znów była tak jak dawniej moja pracownia. A może spałem tylko cały ten czas, a ja podróż ta była tylko snem? A jednak. Nie! Wehikuł wyruszył z południowo wschodniego kąta laboratorium, wrócił zaś na północny zachód i stanął na wprost ściany, przy której widzieliście go wtedy. To wam ukaże dokładną odległość między murawą a piedestałem Białego Sfinksa, w którym morlokowie schowali machinę. Przez czas jakiś nie mogłem zebrać myśli. Wszedłem oto przez korytarz na górę, kulejąc, bo mnie ciągle bolała pięta. Czułem, że jest straszliwie brudny. Spostrzegłem palma Gazette na stoliku przy drzwiach. Znalazłem tam dzisiejszą datę, a spojrzawszy na regulator, ujrzałem, że wskazuje ósmą. Słyszałem wasze głosy i brzęk talerzy. Zawahałem się, gdyż czułem się bardzo obolały i słaby. Później doleciał mnie nęcący zapach mięsa. Otworzyłem drzwi do was, reszta już wiecie. Umyłem się, dokończyłem obiadu i teraz oto opowiadam wam moje dzieje. Wiem, rzekł po małej pauzie. Że to wszystko wyda wam się zupełnie nieprawdopodobne, chociaż doprawdy jedyną niewiarygodną rzeczą jest to, że dziś wieczór znajduję się w znanym mi dobrze pokoju, że patrzę na wasze przyjazne twarze i opowiadam te dziwne przygody. Spojrzał na lekarza. Nie, nie spodziewam się, że mi uwierzycie. Traktujcie to jako fantazję lub wizję przyszłości. Przypuśćcie, że wszystko to przyśniło mi się w pracowni, i sądźcie, że rozmyślając nad przeznaczeniem ludzkości, spłodziłem w końcu tę fikcję. Bierzcie moje zapewnienia, że jest ona prawdziwa, za sztuczkę aktorską użytą dla spotęgowania wrażenia. Traktując moją wyprawę jak fantazję, co jednego nie sądzicie. Wziął fajkę i zaczął swoim zwyczajem uderzać nią nerwowo o żelazne pręty kominka. Nastąpiła chwila ciszy. Zatrzeszczały krzesła, zaszurały buty po dywanie. Odwróciłem wzrok od twarzy podróżnika i rozejrzałem się po jego słuchaczach. Wszystkie twarze tonęły w ciemności. Przed każdą błyszczał tylko maleńki, jarzący się punkt. Lekarz wyglądał tak, jakby się wpatrywał w gospodarza. Wydawca patrzył na koniec swego cygara szóstego z rzędu. Dziennikarz obracał w ręku zegarek. Inni, o ile pamiętam, siedzieli nieruchomo. Wydawca wstał z westchnieniem. Co za szkoda, że nie jest pan powieściopisarzem, rzekł, kładąc rękę na ramieniu podróżnika w czasie. Nie wierzy więc pan. No cóż, nie spodziewałem się. Podróżnik w czasie zwrócił się do nas. Gdzie są zapałki? spytał. Zapalił fajkę i pykając z niej mówił. Prawdę rzekłszy, ja sam ledwo w to uwierzę, a zresztą... W niemym pytaniu utkwił badawczy wzrok w zwiędłych, białych kwiatach na stoliku. Po czym odwróciwszy rękę, którą trzymał był fajkę, Przyglądał się, jak zauważyłem, ledwo zagojonym bliznom na stawach palców. Lekarz wstał, podszedł do lampy i przyjrzał się kwiatom. Słupkowe, nieparzyste, powiedział. Psycholog pochylił się, aby je zobaczyć z bliska, i wyciągnął rękę po kwiatek. Niech mnie powieszą, jeśli nie jest kwadrans na pierwszą, krzyknął dziennikarz. Jak się dostaniemy do domu? Jest mnóstwo dorożek na stacji, rzekł psycholog. Ciekawa rzecz, mówił lekarz. Nie wiem jednak dokładnie, do jakiego rzędu należą te kwiaty. Czy mogę je wziąć? Podróżnik zawahał się, a później nagle rzekł Nie. Skąd je masz naprawdę? Zapytał lekarz. Podróżnik w czasie przyłożył rękę do głowy i mówił, jak ktoś, co się stara powstrzymać uciekającą myśl. Włożyła mi je do kieszeni. Wena, gdy podróżowałem w czasie, rozejrzał się po pokoju. Niech mnie diabli porwą, jeżeli się to wszystko zdarzyło naprawdę. Ten pokój, wy, i atmosfera codzienności. To za wiele na mą głowę. Czyż istotnie zbudowałem był wehikuł czasu lub choćby jego model? A może to jest tylko sen. Mówią, że życie jest snem, marnym snem niekiedy, ale tu innego stanowiska zająć niepodobna. To szaleństwo. A skąd się biorą sny? Muszę spojrzeć na machinę, jeżeli ona jeszcze jest. Chwycił spiesznie lampę i podniósł ją przez drzwi na korytarz, oświecając drogę przed sobą. Poszliśmy za nim. W drżącym świetle lampy stała oto najwyraźniej machina, ciężka, duża, o dziwnych kształtach, zrobiona z brązu, hebanu, kości słoniowej i przezroczystego kwarcu. Była solidnie zrobiona. Dotykałem bowiem prętów. Na kości słoniowej widniały plamy. Na dolnych częściach machiny tkwiły kawałki trawy i mchu. A jeden z prętów wygięty był zupełnie. Podróżnik w czasie postawił lampę na ławce i przesunął ręką po uszkodzonym pręcie. Tak jest, w porządku, rzekł. Opowieść, którą słyszeliście, jest prawdziwa. Przepraszam, że przyprowadziłem was tutaj na to zimno. Wziął lampę i w zupełnym milczeniu powróciliśmy do palarni. Wyszedł z nami do holu i pomógł redaktorowi włożyć palto. Lekarz spojrzał w twarz podróżnika i stwierdził po pewnym wahaniu, że zapewne jest on chory wskutek przepracowania. Na co ten roześmiał się na cały głos. Pamiętam, jak stojąc w otwartych drzwiach zawołał Dobranoc. Wsiadłem do jednej dorożki z redaktorem. Towarzysz mój mniemał, że całe opowiadanie jest tylko wspaniałą blagą. Ja zaś nie wiedziałem zgoła, co o tym sądzić. Przygody były tak fantastyczne i nieprawdopodobne. Opowiadanie natomiast proste i wzbudzające wiarę. Oka w nocy nie zmrużyłem, myśląc wciąż o tym. Postanowiłem przyjść na zajutrz i zobaczyć się znowu z podróżnikiem. Powiedziano mi, że jest w laboratorium, a ponieważ byłem tam jak u siebie, udałem się wprost do niego. Ale laboratorium było puste. Czas jakiś przyglądałem się wehikułowi czasu. Sięgnąłem ręką i dotknąłem dźwigni. W tej chwili potężna, ociężale wyglądająca machina podskoczyła jak gałąź wstrząśnięta wiatrem. Ogromnie mnie zdziwiła jej niestatyczność i naraz przypomniałem sobie czasy dzieciństwa, kiedy mi zabraniano ruszać wielu rzeczy. Wróciłem na korytarz. Podróżnik w czasie spotkał mnie w palarni. Wracał ze swego pokoju. Pod jedną pachą miał niewielki aparat fotograficzny, w drugiej trzymał tłumoczek. Uśmiechnął się, gdy mnie ujrzał i podał mi łokieć zamiast ręki. — Jestem strasznie zajęty — rzekł. — Nie jest, że to czasem jakaś mistyfikacja? — zapytałem. — Czyżbyś rzeczywiście podróżował w czasie? — Rzeczywiście i naprawdę podróżuję — rzekł, zaglądając mi szczerze w oczy — Zawahał się. Wzrok jego obiegł pokój. — Potrzeba mi tylko pół godziny — powiedział. — Wiem, po co przyszedłeś i bardzo to ładne z twojej strony. Oto kilka miesięczników. Jeżeli zostaniesz na śniadaniu, złożę ci dowody tej podróży w postaci wszelakich dóbr i okazów. Darujesz, że cię teraz zostawię samego? Przystałem, niezupełnie pojmując znaczenie jego słów, a on tylko skinął głową i wyszedł na korytarz. Słyszałem, jak zatrasnął drzwi laboratorium. Rozsiadłem się w fotelu i wziąłem do rąk gazetę. Co on jeszcze zamierza uczynić przed śniadaniem? Nagle przypomniałem sobie, że mam się spotkać o tej porze z wydawcą Richardsonem. Spojrzałem na zegarek i stwierdziłem, że ledwie zdążę stawić się na czas. Wstałem i pobiegłem na korytarz, aby powiedzieć o tym podróżnikowi. Gdy ujmowałem klamkę, usłyszałem dziwnie urywany okrzyk, a także szczęk i łoskot. Kiedy otworzyłem drzwi, owionął mnie wiatr i usłyszałem brzęk szkła, spadającego na podłogę. Podróżnika nie było. Przez chwilę widziałem tylko mglistą, niewyraźną postać. Siedziała wśród wirującej masy ciemnej, a błyszczącej jak metal. Postać ta była tak przejrzysta, że można było widzieć przez nią ławkę z arkuszami rysunków. Lecz gdy przytarłem oczy, zjawa zniknęła. Wechiku czasu niby nie dostrzegłem. W głębi laboratorium, poza tumanem wirującego kurzu, nic więcej nie było, a w oknie pozostał pusty otwór po wybitej tylko co szybie. Ogarnęło mnie niepojęte zdumienie. Wiedziałem, że stało się coś niezwykłego, przez chwilę jednak nie byłem w stanie pojąć, co też to mogło być. Gdy tak stałem zapatrzony, otworzyły się drzwi wiodące do ogrodu i ukazał się w nich służący. Spojrzeliśmy po sobie. Zaczęły nam świtać jakieś myśli. Pan wyszedł tędy? zapytałem. Nie, panie, nikt tędy nie wychodził. Spodziewałem się, że go tu zastanę. Teraz pojąłem wszystko. Pozostałem tam jednak narażając się na niechęć Richardsona i czekałem na podróżnika, na nowe opowiadanie, być może jeszcze dziwniejsze, na okazy i fotografie, jakie miał z sobą przywieźć. Sądzę jednak obecnie, że musiałbym chyba czekać tak całe życie. Podróżnik w czasie zniknął przed trzema laty. I jak wszyscy już wiemy, dotychczas jeszcze nie wrócił. Epilog Można snuć najdziwniejsze domysły. Czy on kiedykolwiek powróci? Być może dostał się w przeszłość i wpadł pomiędzy krwiożerczych wozem porosłych dzikusów z epoki kamienia łupanego. Może się dostał w odchłanie morza epoki kredowej lub znalazł wśród dziwacznych gadów olbrzymich bestii ziemnowodnych z okresu jurajskiego. Być może iż teraz, jeżeli tak można powiedzieć, przechadza się po paleolitycznej rafie koralowej nawiedzonej przez plezjozaury lub nad samotnymi słonymi jeziorami okresu triasowego. A może też rzucił się naprzód w którymś z wieków najbliższych, kiedy ludzie będą jeszcze ludźmi, Lecz zagadnienia naszych czasów będą już rozwiązane, a na dręczące nas pytania znajdą się odpowiedzi. Może sięgną okresu dojrzałości rasy ludzkiej, ja bowiem sądzę, że niepodobna przypuścić, aby doba obecna, doba ostrożnych doświadczeń, niekompletnych teorii i powszechnego rozdźwięku, była istotnie punktem kulminacyjnym rozwoju ludzkości. Tak przynajmniej ja sądzę. On, o ile wiem, rozmawialiśmy o tym długo przed wykończeniem wehikułu czasu. Czynił mniej pocieszające przypuszczenia o postępie ludzkości i we wznoszeniu się cywilizacji widział tylko rosnącą górę głupstw i błędów, która musi kiedyś runąć, miażdżąc tych, co ją wznosili. Jeżeli nawet tak jest istotnie, to powinniśmy jednakże żyć tak, jak gdyby było inaczej. Dla mnie przyszłość jest jeszcze mroczna i pusta. Jest wielką niewiadomą, na którą miejscami tylko rzuca światło niniejsza opowieść podróżnika. Na pociechę jednak pozostały mi te dwa dziwne białe kwiaty. Zeschłe już, zczerniałe, zmięte i rozsypujące się w proch. Świadczą one, że nawet wtedy, kiedy rozum i siła już znikły, uczucia wdzięczności i tkliwości wzajemnej pozostały w sercu człowieka. Czytał Robert Fraś.